Tratą to są trzy dyscypliny, z których w żadnej, w żadnej nie jestem mocny, bo pływak ze mnie marny, na rowerze przestałem jeździć, jak miałem bodajże 14 albo 15 lat i się wywróciłem, zdarłem sobie łokcie, kolana i powiedziałem nigdy więcej. No a bieganie, no to już mówiłem, że tego nienawidzę robić. A mówię, to są trzy dyscypliny, bardzo duży dyskomfort, Super, spróbujmy. Panie i panowie, przed państwem właściciel biura rachunkowego piasecki kongała, autor podcastu Fit za biurkiem, sportowiec, który swoją siłą woli rozkruszył metodycznie podwójnego Ironmana. Podwójny Ironman. Mhm. Fuck. Eee, to jest naprawdę duża rzecz. To jest 7,6 km pływania, 306-60 km rowerem i 84 km biegu, czyli podwójny maraton. Pływak ze mnie marny zresztą do dzisiaj mam problem z kraulem, mam jakąś blokadę psychiczną pływam żabką. Ja nie, walczę o re, nie walczę o rekordy świata, nie ja walczę o lepsze życie dla samego siebie. Startowałem z poziomu palenia fajek i im decyzję, że teraz powinienem nie miał się zesrać, to, ja to skończę, nie? Okazało się, że był jeden element, którego nie wziąłem w ogóle pod uwagę, nawet mi przez myśl nie przeszło. No ja już byłem pogodzony z tym, że to koniec. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle serdecznie i w intymnym klimacie rozmów o biznesie. Moim dzisiejszym gościem jest przedsiębiorca, sportowiec, mąż, nie wiem czy w tej kolejności. To osoba z bardzo dużym poczuciem sprawczości, umiejąca sfokusować się na chwili obecnej. To człowiek, który jest żywym dowodem na to, że da się wziąć życie w łapy, ścisnąć je tak mocno, żeby wycisnąć sok, o który chyba nam wszystkim chodzi. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co widzimy, nas, nas kształtuje, stąd wytatuował sobie na rękach myśl przewodnią, która go motywuje do ciągłej pracy nad sobą. Jest niesamowicie zdeterminowanym człowiekiem, który mimo bólu, a może właśnie dzięki niemu, idzie twardo przed siebie. Dziś postaram się z niego wydobyć, skąd czerpię takie pokłady energii, bo wierzę, że jest tu jakiś schemat, który może również. Nam w tym pomóc. Mimo stali, jaką w sobie wykuł, to pogodny, bardzo relacyjny i pomocny człowiek, który dobrze życzy innym ludziom. Panie i Panowie, przed Państwem właściciel biura rachunkowego, piasecki Gongała, autor podcastu Fit za biurkiem, sportowiec, który swoją siłą woli rozkruszył metodycznie podwójnego Ironmana, mąż i głęboko wierzę, że dobry człowiek. Przed Państwem Łukasz Gongała. Cześć Łukasz. Cześć. Dzięki za takie przedstawienie. Szczerze mówiąc, to już mnie wgniotło w fotę. <laughs> Na no dzień dobry. Cieszę się, że się spodobało. Mam nadzieję, że trafnie, bo. Trochę tak ciebie postrzegam, ale no chcielibyśmy. No ja przede wszystkim chciałbym dzisiaj odkryć trochę więcej kart o tobie. Więc tak na dobrą sprawę na samym starcie, chciałbym ci, ciebie zapytać, czym się zajmujesz? No bo wiem, że masz biuro rachunkowe, współpracujesz z kancelarią podatkową, jak tam jest rozłożone w ogóle wspólnictwo? Czy mógłbyś mówić? Trochę tak, żebyśmy to zrozumieli, no bo te spółki prawnicze, ja wiem, że one mają swoją strukturę, ja nie do końca rozumiem jak to jest, jak to jest poskładane, jakbyś mógł to swoimi słowami opowiedzieć. To znaczy w tej chwili jestem wspólnikiem w biurze rachunkowym, mhm. razem z, z Piotrkiem je prowadzimy już od 2014 roku. Jeszcze do niedawna, bo do września, byłem również wspólnikiem w kancelarii prawnej. Natomiast z tego biznesu wyszliśmy również, również z piotkiem, ponieważ no gdzieś tam to nie była do końca nasza strategia biznesowa. Więc stwierdziliśmy, że, że czas nadszedł, aby te biznesy rozdzielić, i może dzisiaj to jest trochę kontr, trochę stoi w kontrze do takiego, powiedzmy, ogólnego poglądu, no bo jest takie, tak przyjęło się takie założenie, że jeżeli wspólnicy się rozchodzą w spółce, no to powstają jakieś konflikty. Nie będę tutaj podawał konkretnych przykładów, no bo wiadomo, że są to przykłady medialne i, i może niekoniecznie warto o tym wspominać, ale my to zrobiliśmy trochę inaczej. To znaczy, my się rozstaliśmy w zgodzie, przybiliśmy sobie piątkę i i tak naprawdę poszliśmy, jeśli chodzi o, o kancelarię prawną osobnymi ścieżkami. Natomiast to jest ciekawe i myślę, że warto o tym wspomnieć. Mamy ze sobą super relacje. Dalej się widujemy i dalej współpracujemy na bazie biznesowej. Mhm. Więc w tej chwili, jeśli chodzi o wspólnictwo, to można powiedzieć, że tutaj temat się totalnie wyklarował, no bo w tej chwili jestem właścicielem już tylko biura rachunkowego. Mhm. Y Fajna rzecz, no, że rzeczywiście rzadko się to zdarza, żeby się rozstać dobrze ze wspólnikami, ale bywają takie sytuacje. Tak. E, ja też mam taką historycznie sytuację, że rozstając się ze wspólnikiem, praktycznie do dzisiaj mamy bardzo dobre relacje. E, no, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. Zdecydowanie. Tym bardziej, że tak właśnie z, z takiej perspektywy stricte biznesowej, kiedy patrzę na powiedzmy różnych klientów, których gdzieś tam obsługuję i obsługiwałem, no to te rozejścia przeważnie bywają brutalne i one są albo na bazie powiedzmy właśnie legalowej, czyli gdzieś tam prawnie coś, coś nie hula i gdzieś tam trzeba te tematy dogrywać, albo na bazie, co gorsza, finansowej, no bo paradoksalnie mhm. to jest to, co zawsze powtarzamy naszym klientom, że Founders Agreement, czy też umowę wspólników, albo jak mówi Paweł Korycki, konstytucję wspólników, zawsze należy podpisywać, bo to nie jest dokument albo powiedzmy przygotowanie na normalne czasy tylko to jest albo na wyjątkowe sytuacje czyli wyjątkowy sukces albo na klęskę bo to są powiedzmy dwa takie skrajne scenariusze w których właśnie taki dokument się przydaje no bo jeżeli mamy ultra sukces czyli jest dużo kasy no to nagle te ludzkie odruchy potrafią gdzieś tam się zagubić w tym, w tym gąszczu pieniędzy albo w ich nadmiarze, i, i ludzie zaczynają być po prostu, mówiąc kolokwialnie, pazerni. A jeżeli jest scenariusz w drugą stronę, czyli tej kasy nie ma, no to zaczyna się wiesz, ale ja wkładam więcej pracy, to może ty dosypiesz mhm. tej kasy, albo wiesz, ja mam rodzinę, a ty nie masz, no to może ty, ty możesz poświęcić więcej czasu, i wtedy się zaczynają niesnaski. Jeżeli masz to zapisane no to nie masz tego takiego problemu, co robić w takiej, w takiej sytuacji. Mi się przypomina scenariusz znajomego, Mariusza Mrzygłoda, który prowadzi spółkę nieruchomościową w Krakowie który właśnie, oni mieli z Piotrkiem taką sytuację kiedyś, że, że mieli tych wspólników więcej i mieli zapisane właśnie, co robią w różnych scenariuszach, okazało się właśnie, że gdzieś tam się nie dogrywają, to było jasno sprecyzowane i wiedzieli po prostu, co mają z tym zrobić, nie było żadnych pretensji, żadnych problemów, tylko były jasno określone zasady, co w jakim scenariuszu się dzieje i mam wrażenie, że to jest powiedzmy ta, taki ogromny punkt decyzyjny, że wtedy nie ma takiego właśnie obrzucania się błotem, czy też wyciągania sobie różnych brudów, tylko okej, okay, mieliśmy założenia, te założenia nam się w międzyczasie rozjechały, mamy w tej, w tej chwili założenia inne, i po prostu, jak ludzie, podajmy sobie ręce, podziękujmy sobie i myślę, że to jest istotne za ten wspólny czas w biznesie, bo oprócz tego, że pewne plany założenia mogą albo wyjść, albo nie wyjść, z tym jest różnie, i to i nie do końca mamy na to wpływ, no bo to gdzieś tam weryfikuje powiedzmy rzeczywistość. Ale jeżeli każdy z nas właśnie jest ugruntowany w tej, w tej teraźniejszości, to jest w stanie wyciągnąć po prostu z tego naukę, że zawsze każdy medal ma dwie strony, no i my jesteśmy również częścią tego, tego medalu, zarówno w zakresie sukcesu, jak i w zakresie porażki. Więc zamiast obwiniać innych ludzi, czyli właśnie naszych eks-wspólników, to warto jest zadać samemu sobie pytanie. Jak my się przyłożyliśmy do tego, że to wspólne przedsięwzięcie z jakiegoś powodu nie wyszło, że może mhm. dokonaliśmy złych wyborów, może sami, sami dokładaliśmy zbyt małą cegiełkę do tego, nazwijmy to wspólnego koszyczka, bo to są właśnie pytania, które sprawiają, że jesteśmy w stanie się bardziej rozwinąć. Tak? No I myślę że, myślę, że właśnie warto w ten sposób podchodzić do tego rozstania, że ono zawsze jest bolesne, tak jak każde rozstanie w życiu, czy każde zakończenie jakiegoś etapu w życiu. Z tym, że tak jak w tym, co w, w tytule książki Andrzeja Sokowskiego, coś się kończy, coś się zaczyna, to właśnie trochę, trochę tak działa, że kończymy jeden rozdział, zaczynamy drugi i oczywiście możemy lamentować albo rozpamiętywać to, co było, ale myślę, że warto jest po prostu wyciągnąć naukę, zastanowić się, co z tego miałem dobrego, jak mogę to, co osiągnąłem, rozwinąć do jeszcze wyższego stopnia. I po prostu kontynuować do przodu. Mhm. Powiedz mi, bo to jest mega ciekawy temat. Czy da się Twoim zdaniem właśnie zabezpieczyć większość scenariuszy w momencie, w którym, no nie wiem, no zakładamy rzeczywiście pierwszą spółkę? Wiadomo, że wtedy. Często, nie mówię że zawsze, ale w momencie, w którym na przykład wspólnicy nie wnoszą jakiegoś dużego kapitału, no to tak na dobrą sprawę nie mają na to, żeby właśnie wspomóc się dobrym prawnikiem, żeby zrobić to porządnie, no bo z mojej perspektywy. To ja sobie wyobrażam, żeby dobrze zabezpieczyć właśnie taką pierwszą umowę wspólników, no to trzeba by wyrzucić no przynajmniej pewnie z 15 tysięcy po, po, nie wiem, po dwóch stronach, pewnie, jeżeli to jest tak, że no chociaż aż tak nie mogą sobie nie ufać, tak? No można wziąć niezależnego, pewnie prawnika i zabezpieczyć interesy obu stron. No ale pytanie i. Czy da się to zrobić dobrze, bez jakiegoś dużego kapitału, czy, le, czy, w, czy warto rzeczywiście władować ten kapitał i po prostu zrobić to dobrze? I czy to są rzeczywiście takie koszty? Da się to zrobić dobrze, bez, mhm. bez takiego kapitału. Bo przede wszystkim to są takie, nazwijmy to oprócz tych kwestii prawnych, bo one oczywiście, one są istotne i one są bardzo istotnym czynnikiem zabezpieczającym. Ale ważniejsze jest to, żeby wspólnicy przede wszystkim mieli wspólny zestaw wartości. No bo jeżeli masz wspólny zestaw wartości, które są powiedzmy na tej, na tej bazie takiej życiowej, gdzieś tam zbieżne, to jest ci prościej ten biznes prowadzić. Jeżeli te wartości się zgadzają, no to już na wstępie wiesz, że nie wiem, nie kręcimy, nie kombinujemy, nie robimy takich czy innych rzeczy, i to jest coś, co cię zabezpiecza bardziej niż właściwie dowolny dokument, bo przynajmniej wtedy właśnie, jeżeli te wartości masz zbieżne, to pewnych rzeczy nie musisz gdzieś tam wyciągać. A wracając do tego, jak, jak się zabezpieczyć legal legalowo, to też warto w takim dokumencie uwzględnić właśnie ten zestaw celów, które chcemy osiągać. Że niekoniecznie musi być to w umowie spółki zawarte, wystarczy w jakimś tam y, osobnym porozumieniu wspólników, którego nigdzie nie, nie pokazujemy na zewnątrz. Właśnie zawrzeć takie rzeczy, do czego dążymy, jakimi środkami, co chcemy osiągnąć yy, i co jest jeszcze istotne, no bo zawrzeć zapisy to jest jedno, ale drugie to cyklicznie do nich wracać i się zastanawiać, czy my rzeczywiście w tym kierunku idziemy. No bo jeżeli załóżmy, twoim celem jest zbudowanie nie wiem, sklepu e-commerce, a nagle zaczynasz świadczyć usługi jakieś inne yy, i się okazuje, że właśnie są jakieś niesnaski coś, no to wracasz do takiego dokumentu i stwierdzasz, hej, my mieliśmy robić e-commerce, a nie nie wiem, spółkę konsultingową, nie? I wtedy też wiesz, że to niekoniecznie może być Twój punkt fokusu, bo to też pozwala odciąć te rzeczy, których, których robić nie chcesz. I wracając do, do tematu kosztów, to te kilkanaście tysięcy jest w stanie Cię zabezpieczyć, ale powiedzmy, że przy takich grubszych inwestycjach. Natomiast z perspektywy takich startujących founderów nie trzeba aż tyle pieniędzy wydawać, jeżeli właśnie się sfokusujesz, sfokusujesz na tych wartościach, odpowiednio określisz cele, to wpiszesz do umowy yy, wspólników i do tego właśnie weźmiesz prawnika, żeby to ubrał. W takie zgrabne, zgrabne sformułowania, plus właśnie warto też określić te warunki, powiedzmy, wyjścia czy też tego, ile kto wkłada czasu, bo na etapie takim wstępnym można określić, że nie wiem jestem programistą, no to ja wkładam powiedzmy moje know-how, no to mogę mieć trochę więcej tych, tych pieniędzy z budowy software house'ów, no bo wkładam właśnie know-how tą, tą realną pracę, niż ktoś, kto na przykład zajmuje się tylko i wyłącznie pozyskiwaniem klientów, no nie? Oczywiście to jest powiedzmy przykład wymyślony gdzieś tam na, na poczekaniu, ale gdzieś tam on daje taką, taką opcję właśnie na to, żeby sobie to ekstrapolować i zobaczyć, jak to można w praktyce gdzieś tam, gdzieś tam przełożyć. I potem właśnie taki prawnik jest w stanie ci to spiąć w tych wysokich kilku, albo w kilkunastu tysiącach, już na całą, uh -huh. na całą spółkę. Z no. tym, że oczywiście wiadomo, że jeżeli w, zaczynamy współpracę na przykład z jakimś inwestorem zewnętrznym, gdzie wchodzi ktoś, kto dysponuje dużym kapitałem i ma swój, swój zespół prawników, to wtedy, niezależnie od tego, czy my te pieniądze mamy, czy nie mamy, to powinniśmy je wyczarować żeby się zabezpieczyć, bo wiadomo, że inwestor zewnętrzny, który wchodzi z własnym kapitałem i nie do końca, powiedzmy, w ogóle myśli na temat wartości wspólnych z nami, to w takich sytuacjach warto się zabezpieczać, żeby po prostu nie skończyć się z przysłowiową ręką w nocniku, no bo to może być mało przyjemne zderzenie z rzeczywistością. Bardzo dobrze, że to wybrzmiało, bo rzeczywiście, jak wchodzi, wchodzi walka e, powiedzmy Dawida z Goliadem, to e, warto, się, warto się rzeczywiście zabezpieczyć, albo e, wydaje mi się, że też wynegocjować takie warunki, żeby e, ale to brzegowy przypadek. Może nie, tak. nie będę go tutaj przytaczał, bo jest też, jest też możliwość, żeby na przykład powoli się zacząć badać tak? z takim inwestorem i, i nie zaczynać od razu z wysokiego C i, i, i zrobić, to, zrobić to wolniej. Ale rzeczywiście czasem nie ma taki, takich możliwości. Jak wchodzi duży inwestor, no to raczej, raczej tak. trzeba. I tutaj dodam jeszcze jedną rzecz odnośnie właśnie tych wspólników, że czasami zanim się w ogóle zawiąże spółkę. To warto gdzieś tam zrobić jeden, dwa projekty wspólnie na zasadzie uh -huh. takiej: po prostu podziałajmy razem, zobaczmy, jak nam się ta, ta chemia przysłowiowa układa. I to jest bardzo dobry pomysł, no bo mnóstwo ludzi startuje razem, bo mamy, nie wiem, wspólny, wspólny patent, wspólny skillset, a potem się okazuje, że my de facto nie lubimy nawet ze sobą przebywać. Nie? I to jest coś, co kładzie większość biznesów, bo paradoksalnie, tak się mówi o tym, work-life balance, ale praca jest częścią życia, i jeżeli życiowo nie lubisz swojego wspólnika, Albo nie lubisz z nim pracować, no to to się nie ułoży, choćby nie wiem co. Więc od tego też warto po prostu zaczynać. Tak, tak? zgadzam się. Znam takie, znam takie dobre przypadki, w których ktoś zanim wszedł w spółkę, to po prostu powspółpracował przez rok ze sobą, żeby, żeby w ogóle sprawdzić, jak to idzie, i dopiero później. I, ja też dzisiaj do tego tak podchodzę, że wolałbym chyba zrobić test niż, niż od razu wchodzić na głęboką wodę z jakąś osobą. Fajne jest to, że powiedziałeś o tych wartościach, bo rzeczywiście moim zdaniem też zanim spojrzymy na prawo i na jakieś ustalenia sztywne i tak dalej, to rzeczywiście fajnie jest zastanowić się nad tym, czy w ogóle mamy ten sam system wierzeń, tak bym go nazwał i. i czy, zmierza, czy chcemy zmierzać w tym samym kierunku, a fajne, fajne jest to, żeby to spisać, tak jak powiedziałeś, bo... Pamięć bywa zdradliwa. I przeważnie jest tak, że myślimy, że się na coś umawialiśmy, a tak na dobrą sprawę na papierze było zapisane coś zupełnie innego, bo to się zmienia z czasem nasze jakieś nie? i to się wypacza. Fajnie. E, powiedz Łukasz, dlaczego w takim razie u was się rozstaliście, jeżeli możesz w ogóle o tym mówić. E, co, co było takim głównym czynnikiem, że, że stwierdziliście, dobra, to nie gra. Wiesz co, to tak naprawdę wizja biznesowa, bo powiedzmy, że chcieliśmy iść trochę w innym kierunku usług. Jako, jako biuro rachunkowe chcieliśmy tą, tą grupę powiedzmy kierunkować w trochę, w trochę innym kierunku i to było powiedzmy takim głównym powodem, no bo jeżeli właśnie masz ten wspólny cel, do którego dążysz, no bo, no bo my go określiliśmy właśnie dwa lata temu, i się okazało, że w tak zwanym międzyczasie zaczęliśmy właśnie zbaczać trochę w innym kierunku. No i stwierdziliśmy, że właśnie to jest dobry moment, żeby zamiast starać się to przywrócić do tego, do tego przysłowiowego pionu, to postawiliśmy właśnie na to, żeby zastanowić się, czego my potrzebujemy jako indywidualni ludzie, jako, jako właśnie wspólnicy. No bo jeżeli mamy właśnie Damiana, który, który chce robić coś innego, to też nie chcemy mu tego na siłę wmawiać, że nasza strategia jest lepsza. Mhm. No bo to też nie o to chodzi, tak, i właśnie usiedliśmy, pogadaliśmy i właśnie Damian powiedział taką bardzo fajną rzecz, no bo ta rozmowa nam zajęła, nie wiem, pół godziny może, mhm. przybiliśmy sobie piątkę i on powiedział, kurczę, kamień spadł mi z serca, bo bałem się, że to będzie właśnie wyglądać tak, jak wyglądało w większości innych przypadków, które miałem okazję obserwować, że właśnie ludzie się, nie wiem, kłócili, spierali, a my po prostu właśnie podziękowaliśmy sobie za ten okres, cieszyliśmy się tym, co udało nam się zbudować, no i po prostu poszliśmy, poszliśmy własną drogą, przy czym właśnie do dzisiaj ze sobą współpracujemy, polecamy sobie klientów, polecamy sobie pracę i, i tak dalej, więc tu właśnie o to chodzi, że Chciałbym tutaj powiedzieć o jakiejś takiej, nie wiem, dużej sprawie, która wpłynęła na tą współpracę, mhm. ale tu właśnie nie było takiej dużej sprawy, tylko właśnie powrót do tego, jakie mieliśmy wtedy założenia, czyli te dwa lata temu, kiedy, kiedy zaczynaliśmy budowanie wspólnej grupy. Jakie mamy założenia dzisiaj? Czy to dzisiaj jest tak samo, powiedzmy, precyzyjne, jak było wtedy? Czy jednak w międzyczasie nam się te, to, to podejście zmieniło? Bo też tutaj myślę, że ważne jest to. Bo trochę, trochę będę skakał po wątkach, bo, bo właśnie ten, ten, wrócę do tego: work-life balance, że bardzo często myślimy, że praca jest czym innym niż życie, a ona jest jego ogromną częścią. I tak samo jak, powiedzmy, założenia mogą być dobre na dany moment, tak samo one, one też się mogą zmieniać i trzeba albo zmienić założenia, albo zmienić swoją drogę, czyli stwierdzić, dobra, Idę w innym kierunku, więc po prostu te, te założenia już mnie nie, nie dotyczą, albo właśnie zmienić założenia, czyli, okej, okay, działamy w jakimś tam wspólnym polu, ale, ale możemy je dostosować, bo to jest trochę tak, jak nie wiem, hmm, zaczynasz jakieś nowe hobby, niech to będzie jakiś sport, niech to będzie cokolwiek, i dzisiaj ci to sprawia frajdę, ale na przykład za dwa lata stwierdzisz, już mi to nie jara, już mi się to nie podoba, i to jest jak najbardziej okej okay. I tak samo jest dokładnie w biznesie, że to, co chcesz robić dzisiaj, może być super. Ale za 5 lat, kto wie, czy ja będę chciał być księgowym i prowadzić biuro rachunkowe. Nie mam zielonego pojęcia. I myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla wszystkich ludzi, którzy chcą prowadzić biznes, żeby też umieli się kalibrować. Bo ta kalibracja, czyli właśnie to takie powiedzmy, przyrównanie, czy też synchronizowanie tego, co naprawdę chcesz, z tym, co myślisz, że chcesz. Bo to są. Bardzo często dwie różne rzeczy, bo tak jak właśnie sam powiedziałeś, ta pamięć jest ulotna, że my możemy sobie coś tam postanowić kiedyś i z tyłu głowy mieć, że my ciągle to wypełniamy, ale jak wrócimy do tych rzeczywistych postanowień, to się okaże, że wcale nie, że, że gdzieś tam zaczynamy od tego zbaczać. To jest trochę tak jak z moralnością. Jak raz przestaniesz być osobą moralną, to tak po kawałeczku tak schodzisz w dół tej równi pochyłej. No to nie? jest proces, nie? Tak, to jest proces, dokładnie. I nagle. Powiedzmy, zabranie komuś paluszka nie było problemem, a później zabranie komuś samochodu też nagle nie jest problemem. I to, i właśnie to jest ta nasza, ten problem z naszą taką, powiedzmy, psychiką, że ta nawykowa to, że my mamy bardzo dużą tendencję do, do różnych nawyków, nałogów, jakkolwiek to nazwać to właśnie sprawia, że bardzo często my tracimy kontrolę nad, nad swoim życiem, bo z jednej strony myślimy, że ją mamy, a z drugiej strony jednak te nawykowe mechanizmy biorą, biorą górę. Stąd właśnie jestem ogromnym zwolennikiem tego, żeby tą dyscyplinę mieć nie tylko na tym poziomie takim powiedzmy prywatnym, czyli tych nie wiem, rutyn poranka, sportu i tak dalej, ale również te, tą taką biznesową, czyli ok, mamy założenia, mamy cele i my się zastanówmy, czy my rzeczywiście idziemy w tym kierunku, bo jeżeli nie idziemy, to potem się okazuje, że chwytamy 15 srok za ogon i żaden nie jesteśmy w stanie złapać. Mhm. Powiedz mi, czy ty zawsze byłeś taki spokojny i pragmatyczny, jeżeli chodzi o takie ustalenia biznesowe? Bo ja sobie przypominam swoje gdzieś tam początki ze wspólnikami i różne takie sinusoidy. I wiem, że niektóre spółki skończyły się z powodu mojego za dużego emocjonalnego podejścia do, do tego biznesu. Pytanie, czy to właśnie, że dogadaliście się w te 20 minut a propos rozstania, czy tak samo byłoby 5 lat temu i 10 lat temu, jeżeli chodzi o twoją osobę, czy, czy to w pewnym momencie po prostu dorosłeś i, i w jakiś sposób to zmieniłeś? Wiesz co, to też jest proces, bo nie od samego początku byłem taką osobą, tak samo jak, wiesz, kto, ktoś patrzy na mnie dzisiaj i mówi wiesz, ale ty jesteś tak zdyscyplinowany, jesteś wzorem dyscypliny tak dalej, no nie? I to jest, powiedzmy, bardzo, bardzo częste i ja bardzo się cieszę, że ktoś tak mnie postrzega, ale to też nie jest tak, że ja się taki urodziłem i, i to zawsze tak wyglądało, mm -hmm. bo kiedyś byłem dużo bardziej taką, powiedzmy, Pogubioną osobą, trochę nie ogarniałem rzeczywistości, tak mówiąc, mówiąc kolokwialnie, i właśnie miałem duży stosunek emocjonalny właściwie do wszystkiego, co się w moim życiu dzieje. I w miarę upływu czasu i właśnie pracy nad sobą takiej rozumnej, czyli gdzieś tam zostawienia tego, co sam o sobie myślę, i trochę bardziej osadzenia się w tej rzeczywistości, bardziej patrzenie w oczy faktom niż temu, co mi się wydaje, co, co czuję, nauczyłem się właśnie tego, żeby trochę inaczej. Postrzegać pewne, pewne rzeczy. I tutaj ogromną zasługę ma po pierwsze moja żona, która, która też bardzo często gdzieś tam jak zaczynam, mówiąc kolokwialnie, coś tam odstawiać, to gdzieś tam puka mnie w czaszkę i mówi, słuchaj, ogarnij się. A drugą osobą, która ma kolosalny wpływ, to jest mój wspólnik, właśnie Piotrek, z którym prowadzimy biuro rachunkowe. I my, można powiedzieć, zaczęliśmy je prowadzić trochę, dlatego że chcieliśmy po prostu mieć jakiś biznes, nie wiedzieliśmy, co chcemy, Zbudować, nie mieliśmy jakiegoś innowacyjnego pomysłu, więc stwierdziliśmy, to, to róbmy coś, na czym się znamy. I stąd właśnie powstało biuro rachunkowe. I właśnie Piotr jest taką osobą, która powiedzmy, jest y, taką biznesową totalną przeciwwagą mnie, bo ja jestem ultraenergiczny, ja jestem yes-menem, ja bym chętnie robił wszystko ciągle, non-stop, więcej, więcej, więcej bo to jest trochę tak jak z, z tymi ultra dystansami w sporcie, że gdzieś tam biegniesz taką piątkę, potem biegniesz dyszkę, potem półmaratonik, potem maratonik, potem ultramaratonik, potem podwójnego Ironmana, a gdzieś tam właśnie Piotrek w, w biznesie zawsze mówił hola, 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 róbmy to, co nam wychodzi, odetnijmy to, co jest, brzmi fajnie, brzmi sexy, ale niekoniecznie na dzisiaj da nam najlepsze rezultaty, i też bardzo często właśnie tonował to moją taką powiedzmy porywczą naturę i nauczył mnie tego, że czasami nie warto jest właśnie myśleć tym swoim jestmeństwem i tym tą chęcią bycia supermenem, tylko gdzieś tam spojrzeć na to tro trochę chłodniej i yy, na przestrzeni tych lat, bo właśnie to jest znowu proces. No nie? My to robimy od 2014 roku, czyli w przyszłym roku yy, w maju już będzie dyszka i przez te lata... To właśnie był ogrom pracy i po mojej, i po jego stronie, żeby gdzieś tam y, mnie y, dokalibrować i siebie nawzajem. Bo tak naprawdę to, co też mam wrażenie, jest bardzo istotne przy, przy współpracy, przy właśnie byciu wspólnikami, bo też y, gdzieś tam y, trochę, trochę wrócę do tego, o czym mówiliśmy na początku, to jest też to, żeby samemu sobie nie ściemniać. Coś nie gra, coś ci nie pasuje, to nie działamy na takiej zasadzie, dobra, przymknę dzisiaj na to oko, machnę na, na to ręką, bo to będzie w tobie kiełkować. I my mamy taką zasadę, że u nas jest kawa na ławę. Jak mi coś nie pasuje, to od razu to wykładam karty na stół. I co jest, myślę, tutaj super istotne, bo to samo mieliśmy zresztą przy, przy, przy współpracy z Damianem, że potrafiliśmy ze sobą rozmawiać bardzo otwarcie na różne tematy i wiedzieć, że jeżeli my biznesowo mówimy, nie podoba mi się to, albo że mam uwagi co do tego, to nie jest tak, że ja mam uwagi do ciebie, że to coś z tobą jest nie tak, tylko popracujmy na tych faktach, no bo coś tu nie gra, coś możemy poprawić, coś możemy robić lepiej. I potrafiliśmy wszyscy się na siebie nie obrażać. I my, właśnie z Piotrkiem, mamy na tyle tą relację zbudowaną ultra solidnie, że, my, że potrafimy się spierać na jakiś nie wiem biznesowy temat, że nie wiem, mówię, w tym obszarze nie podoba mi się to, bo coś tam, coś tam, coś tam. Potem kończymy takie spotkanie, spotkanie idziemy na kawę i nie ma między nami tak zwanej złej krwi, tylko potrafimy ze sobą normalnie rozmawiać, bo właśnie umiemy to oddzielić, ten konstruktywny feedback od takiego właśnie. Chęci udowodnienia drugiej osobie, że coś jest niehalo, bo tu zupełnie nie, nie o to chodzi. Myślę, że to też warto gdzieś tam na przestrzeni czasów sobie budować, żeby umieć oddzielić to swoje przysłowiowe ego. No bo tak jak pisał Ryan Holiday, ego to twój wróg, bo tak właśnie jest, że jeżeli my się za bardzo przywiązujemy do tego, co my sami o sobie myślimy, to wtedy bronimy tego obrazu jak twierdza, jak fortecy. A najczęściej warto wtedy. Te swoje tak zwane luki w zbroi trochę otworzyć i wpuścić przez nie trochę świeżego powietrza, żeby się po prostu w tej, pod tą zbroją nie ukisić, bo najczęściej to właśnie tak wygląda i to nam przeszkadza w tym budowaniu lepszego życia, że my się przywiązujemy właśnie do tego obrazu. Zamiast trochę nad nim popracować, bo jednak zawsze można to swoje życie ulepszyć. Więc właśnie wracając do tego pytania, które mi zadałeś, czy to było tak zawsze, czy nie, to absolutnie nie. Kiedyś, kiedyś to wyglądało całkowicie inaczej. Ja bym się, nie wiem, obraził, czy, y, czy właśnie wybuch emocjonalnie, że kto, ktoś się mnie czepia, co on, co on chce ode mnie, natomiast dzisiaj wiem, że okej, okay, to czasami mogą być przykre miłe słowa, no bo nikt z nas nie lubi słyszeć krytyki dowolnego rodzaju, czy ona jest konstruktywna, czy nie. Natomiast każda krytyka ma w sobie ziarno prawdy. Nawet jeżeli będzie to maleńkie ziarenko, to zawsze apeluję o to, żeby właśnie celować w to ziarenko, a nie w tą całą inną otoczkę. Mhm. Bo, bo z tego można po prostu wyjąć więcej i, i coś ciekawego wyhodować. Bardzo mocno mi siada to, co mówisz, z tym, że, żeby to wszystko robić, to trzeba mieć moim zdaniem odpowiednie nastawienie. Zaraz, zaraz do tego dojdziemy, ale chciałbym, żebyś też zarysował nam kontekst, zanim przejdziemy do głębszej rozmowy, kontekst też waszej firmy. Powiedz mi, jak w ogóle ty byś określał, porównywał między sobą firmy? W ogóle wiem, że porównywanie między sobą firm jest, nie wiem, no, mierzenie wielkości przyrodzenia. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy gdzieś się zawiesili. Mniej więcej w kontekście, jaki jest Wasz biznes, i pytanie, jak to Twoim zdaniem w ogóle mierzyć? Nie? No bo są różne, różne metody. Ja osobiście przyjmuję taką, taką metodykę, że dla mnie istotny jest przychód roczny plus ewentualnie wielkość zatrudnienia. Może masz na to jakiś inny framework, bo różne są, bardzo różne są podejścia do tego. To znaczy, to zależy, do czego potrzebujemy takiego pomiaru. Jakby u nas, ja jestem tutaj całkowicie transparentny, można sobie wejść do KRS-u i zobaczyć w, w danych finansowych, jak to wygląda. Na ten moment jesteśmy w okolicach 2 miliony 300 przychodu rocznego i, ma, i zatrudniamy 17 osób. Mhm. W sensie łącznie, łącznie z nami wspólnikami mamy 17-osobowy zespół. Mm, więc, więc tak, to, tak mhm. to po prostu wygląda. Czy, czy myślisz właśnie, że jest taka jakaś uniwersalna, bo dużo rozmawiam o tym z przedsiębiorcami, czy jest taka jakaś właśnie uniwersalna miara, która może pokazać, no, o ten biznes jest mniej więcej takiej wielkości, ten mniej więcej takiej, czy, czy, czy nie da się właśnie tego twoim zdaniem dobrze dobrze? Porównać? Czy w ogóle takie porównania mają sens? Nie? No... W obrębie branży. Tak, mhm. w obrębie branży. poza branżą absolutnie nie, bo załóżmy, masz, nie wiem, branżę handlową. Jesteś, powiedzmy, dużym sklepem, który dystrybuuje towarami innych i możesz mieć obroty milionowe. Będziesz mieć tak samo milionowe koszty. A okaże się, że Twoja marża jest niższa niż w firmie, która robi 10, 15, 100 razy mniejsze przychody, no nie? Bo to jest właśnie trochę ten case, że. Są na przykład firmy usługowe, gdzie powiedzmy firma robi rocznie 500, 600, 800 tysięcy, z czego marża jest 90%. Tak. A są firmy, które robią 10, 15, 100 milionów i marża jest 0,5% albo 0,3%, albo 0,1. I wtedy się okazuje, że okej, ty masz te przychody takie, że wiesz, jesteś kolosem. Pusty, no. Tak, ale się okazuje, że te twoje nóżki są jednak gliniane, no bo jedna nie faktura i ci nie ma, no nie? I taki biznesów też w naszej powiedzmy karierze filmowej też trochę widzieliśmy, że patrzymy na przychody i mówimy no brany, brany Julek, co tu się dzieje, no nie? Ale potem się okazuje, że za tym nie stoi realnie właśnie taki zdrowy, zdrowy biznes, który gdzieś tam żywi właściciela, wspólników, mm -hmm. pracowników, tylko jednak no to po prostu jest taki, taki coś, coś na pokaz. Jest taki autor biznesowy Mike Michalowicz ze Stanów, nazwisko wskazuje na polskie, na polskie pochodzenie i on ma takie powiedzenie, że income is for show, profit is for dough, więc gdzieś tam ten przychód to jest właśnie coś, co sprawia, że właśnie patrzysz i mówisz wow, ale, ale dużo, ale jednak ten zysk, czyli to, co zostaje właścicielom na koniec, marża jakkolwiek to, to zwiesz, to jest dużo istotniejszy czynnik i paradoksalnie tym mało kto chce się chwalić, bo mało kto chce mówić ile zarabia ich, to całkowicie rozumiem, no bo to nie jest ani łatwy temat, ani, ani też myślę, że my w Polsce nie, nie, nie dorośliśmy trochę do tego, żeby o tym publicznie móc rozmawiać, natomiast te przychody są takie... Zobrażam bardzo... do odcinka z Adrianem Gorzyckim. <laughs> tak, dokładnie, właśnie, właśnie o tym mówisz, że fajnie, że o Adrianie wspominasz, bo właśnie on trochę stara się te niektóre tematy tam tabu łamać w, w swojej działalności i to jest bardzo dobre zjawisko w skali właśnie biznesowej, bo my trochę biznesowo, i tutaj znowu wrócę do tego ego, o którym mówiliśmy, że my prowadząc biznes bardzo często też myślimy tym ego, żeby właśnie nie wiem, pompować ten przychód w nieskończoność, że wow, patrz, ale nie wiem, zrobimy 15-20 baniek, a potem się okazuje, że ten właściciel no, nie zarabia na tym porządnych pieniędzy, tylko pomimo tego, że ma ten biznes duży, to zarabia tyle samo, co menedżer w korporacji, a trochę to nie o to chodzi, bo są biznesy mniejsze, że ktoś powie, a ty masz taką śmieszną firmkę, która tam robi nie wiem, 2-3 bańki, a się okazuje, że ta osoba z tą śmieszną firemką właśnie dużo więcej Wyciąga dla siebie i ma dużo zdrowszy długoterminowo biznes. I to właśnie warto, warto tutaj przyjąć metody nie takie, żeby się właśnie porównywać z innymi biznesami, bo myślę, że porównanie mojego biznesu do właśnie takiej, nie wiem, do jakiegoś e-commerce albo do, do sklepu, który coś sprzedaje, nie ma żadnego sensu, no bo usługówka do, do handlu to są dwie zupełnie inne bajki. Więc warto gdzieś tam ugruntować się w tej rzeczywistości biznesowej, w swojej branży, w swojej niszy nawet i wtedy. Porównywać się właśnie w tym, w tym obrębie. Wtedy wiesz, czy, jest, czy idziesz w dobrym kierunku, czy idziesz w złym kierunku, bo jeżeli porównujesz się przychodowo, to firma usługowa przychodowo nigdy nie będzie tak duża, albo nigdy nie będzie mogła być tak duża jak firma, która sprzedaje jakieś produkty, no bo zwyczajnie, zwyczajnie na to nie pozwalają te, te realia liczbowe, a matematyka nie kłamie. Tak. No Chyba, że jesteśmy agencją i wrzucimy tam wszystkie y, koszty kampanijne. No tak, no to... Ale to jest. Ale to wiadomo, że to ale już jest Ale właśnie tutaj znowu myślimy o tym, tak. że ten przychód Popowali. brzmi fajnie, Popowali. ale co z tego, że zrobisz milion przychodu, jak potem masz milion kosztów i z tego masz zero. tak? tak? Więc tak, to tak. fajnie wygląda na papierze, ale w praktyce to taki trochę. Zgadzam się jak najbardziej z tym, że no, kurczę te zyski, tak jak mówisz, e, ciężko czasem określić. Nie? Poza tym, e, dlatego też ciebie pytam o to, no bo Wy też macie duży przekrój i widzicie te firmy od środka jednak od Bebechów, i y, chyba tak jest. Możesz mi potwierdzić albo zaprzeczyć, y, że, mimo tego, że firma wykazuje na przykład jakiś zysk, to realny zysk jest zupełnie inny niż ten na papierze. I tak, i nie. To jest mhm. kwestia zawsze też tego, jak się to liczy i jak do tego podejść. I tutaj fajnie jest porozmawiać z Frankiem Georgiewem z, z Tigersów, między innymi. Zapraszamy na odcinek. Tak jest. Który właśnie bardzo wiele rzeczy u siebie liczy i skrupulatnie podchodzi do, do tematu. I dlaczego to jest tak istotne? Bo właśnie znowu. Jak mamy rachunkowość, to dużo ludzi właśnie podchodzi do tego w ten sposób, że masz te dane księgowe i one w 100% odpowiadają twojej kondycji finansowej, ale w praktyce to nie do końca tak wygląda, no bo jednak księgowość to są zasady prawne, to jest jakaś właśnie próba ujednolicenia systemu dla wszystkich rodzajów biznesu. Natomiast biznesy są różne i tu warto wy, w, tak wypracować sobie, bo to jest właśnie istota: wypracować, bo też tego nie otworzysz jakieś książki, nie weźmiesz modelu, kopił w klej. To znaczy, być może weźmiesz, ale niekoniecznie będzie w 100% idealny, dlatego właśnie trzeba to wypracować, żeby sobie określić, w jaki sposób mierzyć moje realne zyski, mój realny cashflow, bo myślę, że zysk to zysk, ale najważniejszy jest jednak na końcu ten cash, bo jeżeli firma ma cash, to niezależnie, czy, czy na papierze masz stratę, czy masz zysk, to po prostu będzie ci się dobrze wiodło, bo alternatywnie są właśnie firmy i to, i to myślę, że... Najlepszy... Ale chodzi ci o właśnie zabezpieczenie na przykład kasy na koncie, że firma ma kilka baniek na, na firmowym koncie? Niekoniecznie zabezpieczenie samej kasy mhm. na koncie, o ile to zabezpieczenie tych przewidywalnych przepływów finansowych, bo na przykład właśnie idealnym przykładem tego, że bardzo często te zyski są papierowe, potrafią być software house'y, gdzie jest takie powiedzenie w branży, że przecięty software house jest jedną niezapłaconą fakturą od od bankructwa, nie? I to czasami autentycznie są takie scenariusze, że, że mamy software house, który powiedzmy ma jednego albo dwóch yy, dużych klientów i wiesz, patrzysz na przychody, masz, nie wiem, 15, 20 baniek. Się okazuje, że są właśnie od tego jednego klienta. A ten klient mówi, płacę. I ty nawet potrafisz mieć, nie wiem, milion złotych odłożonych na rachunku. Okazuje się, że to są dwa miesiące wynagrodzeń dla twoich ludzi i i, I nagle bank i cię nie ma, tak? I, to, i, i właśnie stąd y, ogromny. I 10 lat w plecy. Więc. Tak, i 10 lat w plecy. I właśnie tutaj ogromnym takim, myślę, czynnikiem jest właśnie to, żeby wziąć swoją branżę, wziąć specyfikę swojej firmy, bo każda firma jest inna, no nie? Że wiesz, przykładowo, y, mamy biuro rachunkowe, to one się kojarzą z tym, że każdy klient ma swoją księgową, która się y, tym klientem opiekuje, no nie? My całkowicie to odwróciliśmy. U nas nie ma czegoś takiego jak księgowa przypisana do klienta, tylko mamy koszyczek klientów, i. Dążymy do tego, żeby każdy jeden księgowy, który jest u nas był w stanie zrobić każdego klienta, żeby zapewnić tą Powtarzalność, zastępowalność i to, żeby klient nie był w czapie, jak sobie ktoś pójdzie na urlop, będzie miał zwolnienie, bo sytuacje są bardzo różne, tak? Okej, okay, czyli procesujecie to mocno, tak? Tak, mocno to procesujemy. I właściwie tak samo trzeba podchodzić do mierzenia finansów w firmie, że jak masz, nie wiem, dyrektorów finansowych na godziny, czy, czy dyrektorów finansowych jako, jako takich, to warto z kimś takim spędzić trochę czasu i się zastanowić, czy mój sposób Opomiarowania biznesu jest sensowny, czy jednak nie do końca, bo być może warto trochę nad tym popracować, bo spojrzymy na ten temat z innych, z innych perspektyw. Nie? I, I to jest właśnie istotne, że tego biznesu, tej rentowności biznesu, nie da się tak jednoznacznie określić w sensie, w sensie modelu takiego samego, żeby był odpowiedni dla, dla każdego rodzaju biznesu. To trzeba sobie, sobie wypracować. Samemu do tego odpowiednio podchodzić, żeby wiedzieć właśnie, jak to działa w przypadku Twojego biznesu. Nie? Mm -hmm. No tak, ja staram się zawsze to uprościć, ale zawsze to jest skomplikowane, no. dużo bardziej. Tak, no, wiesz, niestety ale, biznes ale, jest ale w ogóle tak jest. gra na problemie, no, tak? tak no, że zawsze tak. masz te problemy, rozwiązujesz je, delegujesz, a ja potem się okazuje, że narastają większe kolejne. Z tym, że kiedy właśnie znowu zmienisz tą perspektywę i to nastawienie, o którym też fajnie wspomniałeś, że dużo zależy od tego nastawienia. I przestajesz postrzegać problemy jako problemy, czyli coś złego, tylko, tylko bardziej jako wyzwania, czyli coś fajnego, co, co cię stymuluje do wzrostu, to jesteś w stanie wtedy, wtedy z, zrobić więcej. I też myślę, że tutaj warto mm, trochę się cofnąć y, do tego, co, co kiedyś Franek powiedział w jednej z rozmów, że jak on sobie wymyśla jakiś nowy cel, czyli to jest, nie wiem, ekspansja zagraniczna, zbudowanie grupy, zbudowanie y, większego portfela spółek, to to też nie jest tak, że on nagle się, nie wiem, urodził i, wow, dzisiaj będę. Y, Powiedzmy, seryjnym przedsiębiorcą, tylko on znowu patrzy, OK, jestem dzisiaj tu, chcę dojść tu. To tutaj w międzyczasie muszę po pierwsze pokonać tą drogę, ale w międzyczasie nauczyć się pewnych rzeczy. Więc tutaj sztuką jest to, żeby, żeby określić sobie odpowiednio, jakie ja potrzebuję nabyć umiejętności, kompetencje, nauczyć się ich, a potem je wykorzystać w tym, w tym dążeniu do tego, do tego Twojego celu. I myślę, że właśnie to ta mieszanka nastawienia, dyscypliny i fokusu jest niezbędna, żeby właśnie te cele. Być w stanie realizować. Totalnie się zgadzam. W ogóle fajnie, że tu Franka cytujesz, bo dla mnie to jest taka osoba, która jest, ma czyste nastawienie na zmianę, i to jest jeden z tych ludzi, który jest i prawdopodobnie w niektórych kwestiach i prawdopodobnie będzie w innych numerem jeden, bo to jest jeden z niewielu gości, który, który rozumie to, że żeby coś, żeby robić coś w firmie, najpierw on musi się tego nauczyć i tak jak on to brutalnie powiedział na odcinku w podcaście, zerrzeć to gówno i dopiero, dopiero później to zdelegować, jak już to zrozumie, jak się to robi. Tak. I mega, mega fajny przykład. Dobra, Łukasz, to zacznijmy jeszcze od tego, co robisz, aby zapewnić sobie egzystencję, czy to jest w skrócie, czy to jest twoje jedyne źródło dochodu, twój biznes, czy masz jakieś jeszcze inne nogi? W tej chwili to jest jedyne źródło dochodu. Natomiast do biznesu podchodzę trochę w ten sposób, że biznes póki co, jak sobie spojrzę na powiedzmy, nie wiem, tak zwaną dywersyfikację, to jest chyba jedyne źródło, które ma tak wysoką stopę zwrotu, bo jak, nie wiem, chciałbym inwestować w złoto w akcje, czy, czy robić tak zwany side hustle, to na ten moment. Zwyczajnie mówiąc brutalnie, by mi się to nie opłacało. I okay. całą, powiedzmy, kasę zaangażowania reinwestujemy właśnie z moim wspólnikiem, z piotkiem w biznes, no bo on nam zapewnia w tym momencie tą stopę zwrotu najwyższą. Natomiast w planach przyszłościowych chciałbym i mam taką ambicję, żeby gdzieś tam sobie zbudować to, to portfolio bardziej zdywersyfikowane, ale póki co jestem. Właśnie sfokusowany na tym, żeby tu i teraz inwestować w ten, w ten konkretny biznes, bo on po prostu przynosi największe rezultaty. I tu właśnie wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, że właśnie Piotr jest taką osobą, która trochę mnie w, w, tym, w tym kierunku gdzieś tam pozycjonuje, bo ja najchętniej bym robił 10 tysięcy też innych rzeczy, ale, do, ale właśnie doskonale zdaję sobie sprawę i w tej chwili umiem sam się sam sobie dać po łapkach, że. Hola, hola, róbmy to, na czym się znamy i co nam po prostu działa. Super, me, mega w ogóle fajne połączenie. Zazdroszczę ci takiego wspólnika, bo ja mam dokładnie to samo co ty. I też właśnie czuję, że po, potrzebuję po prostu, właśnie kogoś, kto by mnie hamował bardziej i, i układał. Dobra, Łukasz, czy ty masz coś już dzisiaj? Czy może twój biznes jest tym, żeby, że tworzysz go, żeby zaspokoić trochę swoją nie wiem, pasję, chęć tworzenia, jakąś taką wewnętrzną potrzebę budowania. Czy to jest to? Czy masz coś innego? Czy w ogóle jeszcze czegoś takiego nie masz? Tak. Jak najbardziej biznes w sensie biuro rachunkowe tym, tym jest i w, w trochę w oderwaniu od takiego ogólnego postrzegania księgowości, no bo księgowość się postrzega jako nudną, żmudną, trudną i w ogóle bezsensowną dziedzinę. To ja trochę uważam, Właśnie że to ująłeś tak. tak. <laughs> jest trochę takie skojarzenie rzeczywiście. Dokładnie. No. Natomiast ja trochę staram się odczarować ten, ten obraz księgowego. No bo jak ktoś na mnie spojrzy, no to ostatnio o czym pomyślisz, to jest to, że jestem księgowym. Tak, <laughs> Tak, to 100%. <laughs> Dokładnie, ale cały paradoks polega na tym, że niezależnie od tego, jaki wybierzesz zawód, to będą jego zwolennicy, jak i ci, którym on totalnie nie będzie leżał. No nie weźmy, nie wiem, przykład modelingu. No nie. Są ludzie, którzy, są, którzy mogliby być modelami, a inni mówią, nie no, model, to co to, to za facet, tak? Ale z drugiej strony, wiesz, ja wychodzę z bardzo prostego założenia. Żyj i daj żyć innym i szukaj swojej pasji. Jeżeli, nie wiem, lubisz szyć ubrania, to, to nie siedź się na to, żeby nagle być, nie wiem, robotnikiem, z złotą rączką, tylko rób to co, to, co lubisz robić. I paradoksalnie kiedyś myślałem, że księgowość moją pasją być nie może, Natomiast pamiętam takie zajęcia z panem doktorem Zbigniewem Pawlakiem na mojej pierwszej uczelni z rachunkowości zarządczej, gdzie właśnie rozreżował te szubieniczki. Tak, ja, ja wtedy wsiąkłem. Straszne. Ja wtedy wsiąkłem właśnie w to właśnie. A, Widzisz ja, ty to, to było to jest straszne nie? Przeżycie. A ja sobie myślę, jakie to jest zajebiste, no nie? No bo wtedy właśnie to, okay. było, na, to było na studiach z m, informatycznych, nie. I wtedy pomyślałem, ja pierdziele, to jest zajebiste. No i w kolejnym roku zapisałem się na, na SGH jako drugi kierunek, żeby właśnie studiować finanse i rachunkowość, bo miałem jedne zajęcia, na których po prostu wsiąkłem. Wow, no to więc, niesamowite, więc bo właśnie... ja, mam do, ja mam dokładnie odwrotne przeżycie, dokładnie z finansów i rachunkowości, gdzie zobaczyłem te konta te i mówię... Nie, ja tu nie pasuję. I przyszedłem po roku i patrzę, tam się dzieje to samo. Tak, natomiast właśnie to jest coś, co mnie gdzieś tam magnetyzowało, przyciągnęło, bo ja zresztą bardzo, bardzo lubię liczby. No nie? Liczby mhm. są czymś takim właśnie fajnym, wymiernym. Ta matematyka pozwala ci właśnie tak zejść trochę bardziej na ziemię i ostatnio Przemek Górczy wrzucał bardzo fajną rzecz, że dużo ludzi w, w, tak mówi o sobie, że są ultra kreatywni i ta taka bieżączka ich w ogóle nie interesuje. Z tym, że jeżeli równaniem sukcesu jest gdzieś tam połączenie tej kreatywności z operacyjnością, to jeżeli twoja operacyjność wynosi zero, i masz, masz kreatywność milion i ją pomnożę przez tą operacyjność, tak. wychodzi... no to de facto wychodzi... Jeden. <laughs> zero. Zero, wychodzi zero, nie? Ale, więc ale de facto tak. z tego nic ci nie wyjdzie, więc ta operacyjność jest, jest każdemu potrzebna. Yy, Zgadzam są, się 100%. Tak, i są właśnie te liczby gdzieś tam pozwalają mi trochę zejść na ziemię, no bo ja też jestem powiedzmy z natury yy, marzycielem, ja też bardzo lubię bujać w obłokach, zresztą Jednym z takich moich ta talentów galupa, wyszedł mi Futuristic, więc ja bardzo lubię właśnie wybiegać w przyszłość, patrzeć co, co i jak, ale ta właśnie matematyka, te liczby pozwalają mi trochę być taką moją ostoją w rzeczywistości i powiedzieć: Dobra, wszystko fajnie, ale zastanówmy się, skwantyfikujmy to, co robimy, żeby to miało jakiś sens, nie? Mhm. I y tak więc no, ja po prostu wsiąkłem w tą, w tą księgowość, więc. Biznes to, to jest moja z jednej strony pasja, no bo właśnie lubię, lubię te cyferki. Z drugiej strony trochę wychodzę z tej pracy operacyjnej i teraz już jej robię, można powiedzieć, nie wiem, 30% w skali, w skali mojego całego działania. Więc z jednej strony, właśnie ta, ta praca jako księgowy jest satysfakcjonująca. A z drugiej strony, ta, ta, to budowanie, to tworzenie też jest zaspokojone, no bo właśnie mamy, mamy już te kilkanaście osób. Yy, dzieje się dużo procesów. Przede wszystkim to też jest taka właśnie zabawna rzecz, że księgowość się kojarzy z nudą, a mamy na tyle dużo zmian legislacyjnych na przestrzeni ostatnich właśnie tych 10 lat, kiedy, kiedy mamy przyjemność prowadzić ten, ten biznes, że nudzić no, się nie można, bo musisz ciągle dostosowywać oprogramowanie, procesy do yy, czy wcześniej JPK-ów, czy teraz KSEF-u, który będzie w przyszłym roku. Więc ta fluktuacja, ta zmiana po prostu jest. To, że ktoś postrzega ten biznes jako nudny, nie znaczy, że on, że on jest nudny, bo z mojej perspektywy, gdybym był na przykład programistą i po prostu koderem, to bym się zdecydowanie bardziej nudził, bo też to robię, więc, więc wiem, z czym, się, z czym się to je. I to jest dużo bardziej powtarzalne niż księgowość. Mhm. Czy to jest tak, że jak pojawiają się właśnie jakieś zmiany legislacyjne, to dla Was to jest? Dobra informacja, czy sobie mówicie o nie, o Jezu? Wszystko trzeba będzie pozmieniać. Wiesz, to tutaj się odwołam do rozmowy Krzyśka Stanowskiego z Adrianem, który właśnie gdzie Adrian wziął na wywiad Krzyśka i właśnie pytał się o jego podejście, czy polityczne, czy, czy, czy jakieś tam inne. Właśnie tam Krzysztof Stanowski powiedział jedną fantastyczną rzecz. Że jego nie interesuje, kto będzie rządził, czy w jakim kierunku będą te zmiany polityczne, legislacyjne się układać, bo on jest przedsiębiorcą, jemu zależy na tym, żeby zarabiać pieniądze i żeby budować biznes, a budowanie biznesu nie jest dzięki przepisom, tylko na podstawie przepisów, więc niezależnie od tego, czy te przepisy się zmieniają w lewo czy w prawo, to my oczywiście każdy z nas jako ludzie mamy tendencję do lubienia czegoś albo nie. Natomiast nie zwracamy na to uwagi, czy to powiedzmy, czy my to lubimy, czy tego nie lubimy, tylko się po prostu do tego dostosowujemy. I tak jak kiedyś zmiany były dla nas dużo bardziej wymagające, bo mieliśmy mniejszy zespół, musieliśmy więcej rzeczy robić gdzieś tam w bardziej ograniczonym wymiarze czasowym, tak teraz do zmian podchodzimy raczej z otwartymi ramionami, no bo no to jest po prostu element rzeczywistości, element naszej pracy i my je postrzegamy po prostu jako szansę, że coś co. Z perspektywy powiedzmy wielu księgowych, tak jak wcześniej wchodziły od Peki, i, i one autentycznie wyci wycięły część yy, rynku księgowego, tak samo teraz wejdzie XEF i mam wrażenie, że, że zrobi dokładnie to samo, że po prostu ten rynek zmodyfikuje. Mhm. I my się staramy do tego podchodzić, właściwie do każdej zmiany, staramy się podchodzić właśnie jako do wyzwania i do tego czegoś pozytywnego, bo to nas stymuluje do wzrostu i sprawia, że okej, okay, to jest zmiana, i no każdy z nas lubi jednak tą powtarzalność, tą, nie wiem, tą, ten ciepły kocyk, tą ciepłą herbatkę. Ale czasami ten zimny prysznic, to jest tak, jak z tym zimnym prysznicem z rana, czy, czy z beczką, czy whatever. Masz to z rana, i wiesz, że ok, są te inne stymulanty, których też potrzebujesz, i właśnie tym są te zmiany. że Fajnie one są. My je przyjmujemy z otwartymi ramionami właśnie dlatego, że. Widzimy w tym szansę na to, żeby po prostu zbudować lepszy biznes. Mhm. Super, że to powiedziałeś. No badam trochę Twój mindset, i to jest ewidentnie czysty growth mindset, moim zdaniem. Trochę przytoczę tutaj też analogię ze sportu. O tym mówił Radek Drzewiecki na swoim podcaście. Skuteczny CEO, polecam w którym mówił, że jeżeli się zmieniają przepisy związane właśnie chyba analogia do skoków narciarskich i trenerstwa, że jeżeli tam się zmieniają przepisy, to wszystkie ekipy Przynajmniej te właśnie z Growth Mindsetem zacierają ręce, bo mówią, OK, kto szybciej się dostosuje do, do nich to wygrywa, mamy szansę, żeby kogoś wyprzedzić. Nie? Więc to jest, tak jak tak. mówisz, takie e, bardziej budujące i dobra, zmieniło się, zaczynamy wyścig, e, próbujemy się dostosować. Nie? Dokładnie. Dokładnie. Super. Super. No i z takim podejściem rzeczywiście można pracować. E, Łukasz, powiedz mi, kim jesteś? Ale nie chodzi mi o twój zawód. Okej, okay, to jest bardzo trudne pytanie. Na pewno jestem księgowym, <laughs> ale myślę, że dużo tutaj taką odpowiedzią bardzo fajną będzie właśnie to, co powiedziałeś się nośnie tego growth mindsetu, że, że jestem człowiekiem ciekawym świata i człowiekiem ciekawym zmian, bo w zmianie właśnie upatruję to, że mogę się czegoś nowego nauczyć i mieć więcej takiej, nazwijmy to, radości z życia, że sam sobie bardzo często wymyślam jakieś tam wyzwania inne rzeczy, bo właśnie w tym widzę okazję do wzmocnienia i zbudowania samego siebie w, w jakimś tam kierunku i no to kim jesteś, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie myślę, że tutaj można by na ten temat chyba książkę, książkę napisać, ale myślę, że jestem takim powiedzmy właśnie ciekawym świata człowiekiem. Mhm. To tak krótko, krótko rzecz ujmując, to mnie, to mnie gdzieś, tam, gdzieś tam opisuje. Super, bardzo, bardzo mi się podoba twoja odpowiedź. Zazwyczaj tutaj pytam o e, historię życia i zaraz do niej przejdziemy, ale nie przerażaj się, bo to... To też możemy zrobić, <laughs> problem. E, nie będzie to aż tak przerażające, ale chciałbym, żebyś mi powiedział, jakbyś miał wybrać naprawdę jedną rzecz, która by m, sprawiła, że e, jesteś tu, gdzie jesteś, ale chciałbym, żebyś zawiesił się w momencie jeszcze przed tym podwójnym Ironmanem, e, bo po tym jesteś też, zakładam, zupełnie innym człowiekiem. A e, jakbyś miał właśnie wycedzić ze swojego życia i określić, dobra, ta jedna rzecz rzeczywiście była kluczowa do tego, że stałem się takim człowiekiem? A, to widzisz, zaskoczę cię albo nie zaskoczę, bo tak jak mam właśnie wytatuowane day in, day out na, na przedramionach, tak samo... Po, po, pokaż tatuaże ludziom może. Tak, super. mam day in, tu mam day out. Tak samo mam wytytułowaną właśnie to jedno słowo, tą jedną rzecz tutaj na, na żebrach, mianowicie perseverance, czyli wytrwałość. I to jest ta jedna cecha, którą, powiedzmy, dużo się mówi o talentach i o ile sam siebie nie postrzegam jako osobę, która jest wybitnie utalentowana, powiedzmy jakoś tam, nie wiem, wszechstronnie, to mam wrażenie, że ta wytrwałość jest u mnie czymś takim... Co z jednej strony zbudowałem, ale z drugiej strony też czuję, że, że gdzieś tam mam do niej po prostu inklinację, tudzież predyspozycję, ale to właśnie to jest ten jeden czynnik, który, który sprawia, że przechodzę z punktu A do punktu B. Czyli jak, jak, jak spojrzę wstecz i pomyślę o tym, co mnie doprowadziło tu, gdzie jestem teraz, no to oprócz różnych ludzi, które spotykam na swojej drodze, to właśnie takim jednym wspólnym czynnikiem jest ta, ta wytrwałość po prostu. Mega super, że to powiedziałeś. Ja się tak bardzo utożsamiam z tym w ogóle, z tym stwierdzeniem. Yy, wytrwałość, że no, nawet nie zdajesz sobie sprawy. Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach. A zapraszam już moim zdaniem niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę, która, jeśli kanał ci się podoba, pomoże również tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści. A to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego, jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję Ci, że w zamian za Twoje zaufanie dam z siebie wszystko, i dostarczę tyle wartości dla ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za Twój czas. Kłaniam się. Wracam gadać. W takim razie, powiedz mi rzeczywiście historię swojego życia w, takim, w takich szczegółach, w jakich uważasz, że ten kontekst warto zarysować. No i tak ogólnie, jak też uważasz, że będzie ok? No to to jest pytanie otwarte i bardzo, bardzo takie dające pole do popisu. Ale właśnie może tutaj się skupię na takich podstawowych rzeczach, bo gdzieś tam u mnie, u mnie się bardzo przewija ten wątek ciekawości i wytrwałości z drugiej strony. I może od czego tu zacząć. Właśnie mam wrażenie, że ten okres do rozpoczęcia studiów to był okres taki, gdzie ta ciekawość była po prostu czymś, co mnie z każdej strony łapało. Bo miałem okazję i uprawiać różne sporty, i tworzyć muzykę, i coś tam rysować, i robić tam różne inne dziwne, dziwne rzeczy, bo właśnie byłem zawsze ciekaw efektów, które, które mogę y, osiągnąć. Z drugiej strony mamy właśnie ten element wy, wytrwałości, gdzie y, kiedyś zainteresowałem się to za, za dzieciaka, nie pamiętam ile miałem lat, y, ale zainteresowałem się sportem siłowym, w ogóle treningiem siłowym y, i ta. ta Kupił mi książkę Kulturystyka dla każdego. I to był moment, kiedy po prostu totalnie w tym temacie przepadłem. Bo ja byłem chudy jak szczawik. ważyłem, nie wiem, 50 kg. Ja chyba kojarzy tą książkę w ogóle? Tak, to jest taka jedna z takich pierwszych polskich książek na temat właśnie treningu siłowego, gdzie był atlas ćwiczeń, rysunki, właśnie jak robić różne ćwiczenia. Odjecie było. Nie wiem z pięć stron może, ale takie właśnie podstawowe. Czy to w tej książce było tak, że tam były pokazane, pokazane mięśnie na zasadzie takiej, że masz i, i trenować i takie, żeby podnosić duże ciężary i takie szybkie jakieś. Tak, tak, tak. Tam było właśnie ja duże. Tam było taki wskazówek właśnie no. pokazane, które partie trenujesz mm -hmm. przy których ćwiczeniach, jak to wykonywać. Kapitalna książka. I wtedy właśnie wsiąkłem w, w kulturystykę. I do dzisiaj uważam, bo miałem okazję właśnie, tak jak wspomniałem, różne sporty gdzieś tam liznąć, że to jest chyba najtrudniejszy sport, w, jaki istnieje, bo trening jest to prawda krótki i nie wymaga nie wiadomo czego, bo idziesz, nie wiem, na godzinkę, dwie, parę razy w tygodniu, ale ta dyscyplina jest wymagana 24 na 7. Musisz, bo kluczem jest ta regeneracja, kluczem jest odżywianie, więc. Tutaj nie ma czegoś, co jest bardziej wymagające, bo załóżmy właśnie, jak, jak się spojrzy na, na sporty wytrzymałościowe, no to ludzie, nie wiem, patrzą na takiego Ironmana i sobie myślą, że wow, ale to jest super trudne. No to ja zachęcam, spróbuj kulturystyki spróbuj przez, nie wiem, parę lat non-stop trzymać Michę, chodzić na te treningi, trzymać suplementację, bo to są dwie zupełnie inne bajki. Mhm. To my się nie możesz wyłamać z niczego, tak. nie? Ma, nie? Tam nie ma tak, że możesz, nie wiem, a dzisiaj sobie zrobię, troch, zrobię trochę lżejszy trening, no bo te, te gainsy po prostu nie, nie będą występować. A jak, a jak do tego dorzucisz tą warstwę startowania w zawodach, tego, tego nie robiłem i prawdopodobnie nie będę robił w, w tej kwestii kulturystycznej. I dochodzi poziom spadku energii ze względu na, na ten deficyt kaloryczny, to, to już jest w ogóle inna bajka. Ale właśnie wracając do tego, do tego głównego wątku, to to, to to był jeden z tych sportów, który bardzo tą wytrwałość mi wytrenował, bo tak jak wspomniałem, ja byłem strasznym szczawikiem, miałem ogromny problem z przybraniem masy ciała. W tej chwili ważył 80 kilo, i to po, po kilku przemianach, do których jeszcze, do, jeszcze dojdę, ale właśnie wtedy, żeby te Prawie 30 kg dobudować, to poświęciłem mnóstwo czasu i przede wszystkim właśnie to dopinanie diety było dla mnie o tyle skomplikowane, że ja tych kalorii jadłem bardzo dużo, a potrzebowałem ich jeść jeszcze więcej. I, i autentycznie były takie momenty, kiedy sobie nastawiałem budzik w nocy. Na trzecią rano, żeby wstać i wypić gainera, którego miałem przygotowanego, no bo te kalorie po prostu potrzebowałem wciągnąć w dodatkowym czasie, no bo powiedzmy, jesteś w stanie zjeść dodatkową torebkę ryżu, ale nie trzy dodatkowe torebki ryżu, bo ta, ta objętość jedzenia jest po prostu duża. Więc. To był ten czynnik. I później właśnie dlaczego ten okres studiów był taki e, z jednej strony specyficzny, z drugiej strony nie do końca. Bo tak jak mówię, ja byłem kiedyś osobą, która nie ogarniała rzeczywistości. A na studiach było tak, że poznajesz różnych ludzi, którym się nie wiem, udaje, coś im wychodzi. I to sprawiało, że mnie to strasznie przytłaczało. Że kurczę, ja jestem... Ale co przez to rozumiesz, że nie ogarniałeś rzeczywistości? E, no bo tak jak dzisiaj, to mam poczucie, że wiem, co muszę robić, żeby dojść tam, gdzie chcę. I mhm. wiem też, że, że to osiągnięcie celu nie jest pewne, bo... Ja mogę dać z siebie 200%, ale rzeczywistość może się ułożyć w taki sposób, że z tego, z tego nic nie wyjdzie. A wtedy miałem właśnie to takie poczucie, że nie mam tego, tego czegoś, bo inni to mają, bo im coś wychodzi, właśnie co ja chciałbym, chciałbym mieć, robić whatever. I to był właśnie okres, kiedy tak właśnie zastanawiałem się, co to może być, i nie byłem w stanie tego w żaden sposób zidentyfikować. A to z kolei sprawiało, że ta moja ciekawość była zabijana i, i się bardziej chowałem sam we własnej powłoce. I to jest o tyle właśnie. Myślę, że warto o tym powiedzieć, bo to jest całkowicie normalne, że my sobie gdzieś tam sami sabotujemy własny, własny rozwój, bo gdybym wtedy właśnie bardziej się skupił na tym, żeby szukać tych cech, niż na tym, żeby się chować przed tym, bo mnie to przytłacza, to prawdopodobnie byłbym w stanie się dużo bardziej, dużo bardziej rozwinąć. Nie? I. I właśnie myślę, że to, że to był taki okres, kiedy się, kiedy się właśnie bardziej zamykałem we własnej powłoce. Tutaj trochę pomagał mi ten sport, żeby to, żeby to przetrwać, no bo byłem w stanie wie, więcej tych rzeczy przeprocesować. Natomiast wtedy właśnie to takie zderzenie z, z tym, że właśnie są ludzie, którzy, którzy osiągają więcej, tak jak dzisiaj na przykład jak, jak patrzę no nie wiem, na ludzi typu właśnie Franek, typu Adrian, czy typu mój kumpel Krystian, którego też, też pozdrawiam no to to są ludzie, którzy mnie napędzają, którzy mnie motywują i którzy wiem, że jestem w stanie bardzo dużo od nich zaczerpnąć to kiedyś jak widziałem takich ludzi to się bardziej właśnie chowałem, wycofywałem i, i to było dla mnie okay, dosyć, okay. dosyć problematyczne więc ten okres studiów i ten okres właśnie wejścia na rynek pracy to był właśnie ten moment, kiedy miałem taki, powiedzmy, znowu bardzo duży spadek formy, bo taki właśnie, miałem taki pik ciekawości do tych studiów. To potem w miarę wkraczania w to, w to dorosłe życie czułem się ultra przetłoczony. I tutaj zrobię fast forward, bo powiedzmy, że ten czas pracy na etacie to był, był istotny, ale on był bardzo powtarzalny. No bo to było powiedzmy to. Zmniejszenie ilości sportu, zwiększenie ilości pracy, zwiększenie ilości używek. Wtedy właśnie zacząłem palić fajki. Moja dieta to były fajki plus kawa przez cały dzień, a potem binge eating wieczorem właściwie przez lata. Przy czym mm, zawsze mniej lub bardziej byłem aktywny fizycznie. Taki powiedzmy jeden trening w tygodniu to było moje absolutne minimum. No nie? Że ten jeden raz na tą siłownię po prostu potrzebowałem pojechać. Czasami wiadomo, były trochę dłuższe gdzieś tam, gdzieś tam przerwy, ale zawsze starałem się gdzieś tam tą, tą siłkę trzymać blisko. Aż dotarłem właśnie do tego momentu, kiedy skończyłem 30 lat i ten rok 2017, to można powiedzieć, był taki przełomowy z, z, wielu, z wielu względów. Miałem też właśnie epizod, kiedy, kiedy grałem w gry online. To były powiedzmy jakieś takie. 2010 do 2014 to był taki e, okres intensywny, gdzie poznałem super ludzi... E, w co grałeś? E, w League of Legends. Mhm. E, kapitalna gra, po prostu w, w, bardzo... Jest dużo zajawkowiczów, no? Tak, bardzo miło wspominam ten okres. E, zresztą on mi też bardzo dużo dał właśnie w tych kwestiach międzyludzkich, bo zobaczyłem e, i też później do tego nawiążę, że można w, e, bardzo ciekawe znajomości nawiązywać online. E, plus... E, bardzo dużo też daje to pod takimi względami komunikacyjnymi. Bo właśnie w League of grałem z Czechami przez parę lat. Jak się osłuchałem tego języka czeskiego, bo graliśmy, tam powiedzmy było pięciu, pięciu graczy, i graliśmy w drużynie, gdzie właśnie było czterech Czechów i byłem ja jako Polak. No i wiadomo, że ze względu na łatwości komunikacji oni między sobą gadali po czesku. I jak tego słuchałem przez parę godzin dziennie, przez dłuższy okres czasu. To ja po prostu ten czeski zacząłem rozumieć. I do dzisiaj bardzo dużo z niego rozumiem, nawet jest w stanie trochę, trochę pogadać. Okay. I to jest bardzo przyjemne zjawisko. I to mi uzmysłowiło, że kurczę. Może niekoniecznie tego języka się trzeba uczyć w taki sposób, nazwijmy to, tradycyjny, chodzić, tłuc, nie wiem, gramatykę, coś tam, te książki, mech. I to mi dało trochę do myślenia, ale właśnie to też jest istotny czynnik, właśnie ci, ci czesi, bo tam podczas grania właśnie Brytanii poznałem Andreja. I to jest bardzo istotny element tej historii, bo właśnie jak byłem w 2017 roku w Czechach, właśnie byłem na, na, na jego weselu. I to był moment, kiedy podczas lotu miałem spakowaną w walizce, spakowane w walizce wypowiedzenie, które jeszcze nie było, nie było podpisane. I to był moment właśnie przejścia w 100% na, na, na swoją firmę, bo już mieliśmy przez 3 lata. Biznes od 2014 roku. Wtedy Piotr był już przez rok, pracował tylko i wyłącznie na naszej firmie, ale już tyle się działo rzeczy, że to był taki dylemat: czy, czy iść w lewo, czy iść w prawo. I dlaczego to był punkt przełomowy? Bo mm, kiedy dochodzisz do momentu, że trochę nie wiesz, co się będzie działo, w sensie jest firma, ona działa, ale wiesz, że będziesz zarabiać nagle kilka razy mniej niż zarabiasz w tej chwili na etacie. I masz takie wewnętrzne rozerwanie, bo kurczę, nie masz pojęcia, co będzie później. No nie chcesz wiesz grać przed innymi, że pff, ja to ogarnę. Przez ten moment to się tak rozwinie, że po prostu. A, a wewnętrznie wiesz, że kurna, nie wiem, nie mam pojęcia, tak? No idea. I no to był to był właśnie taki moment bardzo transformacyjny, ale też wiedziałem właśnie wtedy, że mm, muszę podejmować jakieś decyzje. I jak, jak, sk jak skończyłem te trzy dychy. To sobie postanowiłem, że teraz niezależnie co się będzie działo, bo właśnie wracając do tego, że jestem yes menem, robię różne rzeczy, zawsze miałem tendencję do zaczynania stu różnych tematów, ale nie byłem w stanie żadnego skończyć. Znam to. Tak, więc postanowiłem sobie wtedy, że mówię, no fucking way, robimy teraz tak, że jak się na czymś skupię, to po prostu to doworzę i postanowiłem sobie, że choćby nie wiem co, to ten biznes albo exitem będzie moment, kiedy stwierdzę, że prowadzenie go po prostu nie ma sensu. Albo Exitem będzie moment, kiedy po prostu osiągnę sukces i będę w stanie nie wiem, go sprzedać, czy też zrobić sukces. I mówię, innych scenariuszy po prostu nie ma. I tutaj trochę, bo to jest też bardzo ważne, dużo słuchałem Andiego Friselli z MFCO, czy teraz Relayev, gdzie to jest człowiek, który od zera zbudował ogromny biznes. I y, on ma takie bardzo fajne powiedzenie, abstrahując od różnych jego programów, y, które też są bardzo wartościowe, ale ma stwierdzenie zero options mentality. Kiedy sobie ustawisz coś takiego, że y, nie masz planu B, masz tylko plan A i w ogóle na inne opcje się nie rozglądasz, to zmienia ci się całkowicie mindset. Bo wtedy nie ma tak, że... A dzisiaj się mogę mniej starać, dzisiaj mogę mniej robić, tylko mówisz nie. Dzisiaj po prostu realizuję od A do Z wszystkie swoje rzeczy, bo wiem, że od tego zależy moje życie. Jeżeli tego nie będzie, to po prostu znikam, nie? I to był właśnie ten moment, kiedy mi się to zaczęło gdzieś tam klarować. Yy, tutaj też myślę, myślę, że warto wspomnieć o tym, że yy, mam to szczęście. Tak jak wcześniej mówiłem, że właśnie żona jest taką, taką moją ostoją. To tak samo było wtedy, że właśnie ona mnie bardzo zachęcała do tego, żebym odważył się ten, ten krok wykonać. No bo. Ona też zarabiała bardzo dobre pieniądze i mówi, że no z głodu nie umrzemy, więc w sumie jak nie teraz, no to ona sobie też nie wyobraża życia, że będę pracował z jednej strony w korporacji na, na etat, a z drugiej strony drugi etat w swoim biznesie, gdzie ten dzień powiedzmy zaczynał mi się o 8 rano, a kończył mi się o 23, nie? Więc też tak się da żyć tylko przez ograniczony okres czasu. Więc tutaj też duże propsy dla niej, no bo to by się bez niej po prostu nie było w stanie udać. I teraz wracając właśnie do tego momentu, bo to, był, to była końcówka wakacji, to był przełom lipca i sierpnia. I właśnie poleciałem na, na, na wesele do, do Andreja i Klary. Pobawiliśmy się i zobaczymy, że kurczę ludzie. Są w stanie żyć, bawić się, cieszyć się tym życiem. Mówię, ja teraz siedzę w tej, w tej korporacji, no robię roboty, zarabiam fajne pieniądze, ale mnie to zupełnie nie jara. Bo robię pracę na 8 godzin, robię w 3, a resztę czasu. To tak trochę myślę o swoim biznesie, ale też nic nie mogę robić, bo wszystko poblokowane. Nie było też takiej otwartości w, w korporacji, żeby coś z tym, coś z tym z, zmienić i zrobić. Mówię, kurczę, może ja faktycznie wykonam ten skok i zobaczymy, jak ten właśnie zero options mentality się sprawdzi w, w praktyce. I w dzień wyjazdu mówię do Andrzeja, słuchaj, masz jakiś długopis, bo mam tutaj taki dokument, który potrzebuję podpisać. No i on też właśnie przybył mi piątkę, mówi, że życzy mi sukcesu i wyobraź sobie, że będąc jeszcze skacowany, bo wtedy jeszcze piłem alkohol, Będąc skasowany po tym, po tym weselu, przyleciałem do Polski. i Pierwsze co zrobiłem po przeleceniu, to pojechałem do, do siedziby banku, w którym pracowałem i, i złożyłem to wypowiedzenie. To był trudny moment dla mnie, mega, no bo tak jak mówię, nagle moje wynagrodzenie cztery razy spadło w dół, nie wiedziałem co będzie. Ale z drugiej strony czułem ogromną sprawczość i myślę, że to jest bardzo istotny element, bo ta wytrwałość sama w sobie jest super, ale fajnie, jak ona, jest, jak ona jest ukierunkowana i do tego masz jeszcze tą dozę introspekcji, żeby wiedzieć, w jakim kierunku to cię kształtuje i żeby móc tą zmianą w jakiś sposób pokierować. Bo też tutaj warto wspomnieć o tych małych zwycięstwach na tym etapie, że właśnie czujesz tą sprawczość, bo kiedy pewne rzeczy. Budujesz po swojemu i tutaj myślę, że też dużą rolę odgrywa właśnie Piotr, Piotr, mój wspólnik, który zawsze mówił taką jedną rzecz w kontekście budowania własnego biznesu, że być może nie zrobimy z tego nie wiadomo czego, ale sobie poukładamy życie w taki sposób, żeby nam było wygodnie, żeby nam się dobrze żyło i właśnie poukładamy sobie życie po swojemu. I to robi ta sprawczość, że jeżeli ty podejmujesz decyzję, ty pociągasz za spust, że właśnie rozwiązujesz stosunek pracy czy Cokolwiek zmieniasz w swoim życiu, właśnie świadomie i z taką, z taką dozą determinacji wytrwałości, to w tym momencie sam kreujesz tą rzeczywistość. I to się zaczyna akumulować. To jest właśnie tak, jak z tym zbieraniem medalów z, z różnych biegów, że one mogą być z perspektywy globalnej nieistotne, ale z Twojej perspektywy one mogą być bardzo istotne, bo one właśnie budują ten Twój taki pozytywny track record, nie? I to jest, to jest myślę, bardzo, bardzo ważny czynnik. Więc to był też taki moment transformacji, bo złożyłem w lipcu to wypowiedzenie, a od 1 września zacząłem już działać tylko i wyłącznie na, na swój rachunek. I to był moment, który był właśnie z jednej strony szalenie fascynujący, z drugiej strony byłem przerażony jak dziecko. Nie? A z drugiej strony bardzo ciekawy jak dziecko, bo to jest, myślę, też bardzo ważne, żeby to podkreślić, że ta Ciekawość i to przerażenie szły ramię w ramię, no bo mam wrażenie, że jedno bez drugiego po prostu nie jest w stanie występować. Bo z jednej strony to jest trochę tak, jak czuję się trochę jak kot w tym momencie, bo koty mają to do siebie, że z jednej strony widzą zagrożenie, ale z drugiej strony są tak szalenie zafascynowane, co tam może być, że pomimo tego strachu pójdą i obczają, co się, co się dzieje. I właśnie tak podchodzę, tak podchodzę do, do swojego życia. I właśnie ten moment to był taki moment ultra transformacji, bo wtedy właśnie też paliłem mnóstwo fajek w dalszym ciągu i dopiero rzuciłem trzy lata później, ale do tego też, też wrócę. Natomiast ten właśnie 2017 rok to był początek wielkiej przygody, jaką jest prowadzenie biznes, swojego biznesu. I też tutaj może taka, taka wtrąta trochę, też dygresja, że. Prowadzenie swojego biznesu to nie jest coś, co każdy powinien robić, bo to też nie jest absolutnie dla każdego. Ja też nie wiedziałem, czy to jest dla mnie. Akurat tak się zdarzyło, że, że mi to podeszło, ale też znam wiele osób, które mają całkowicie odmienne podejście i wolą ciepły etat, ciepłą, ciepłą posadkę. I ja się zupełnie nie dziwię. I tak jak dzisiaj mamy taki powiedzmy trend, który mówi, że musisz koniecznie siedzieć na wakacjach w zimę w ciepłym kraju, musisz koniecznie prowadzić własny biznes, bo jak nie masz swojej firmy, to jesteś luzerem. To uważam, że to jest strasznie przekombinowane. Przede wszystkim bądź sobą, bo to jest kluczowe, żeby identyfikować własne potrzeby, nie? To Chris Williamson w rozmowie z Davidem Layden, to, to jest w ogóle ciekawe, bo David Lade to jest typowy fitness model, który w dużej mierze jest postacią, którą kojarzyłem tylko i wyłącznie z sylwetki. Włączyłem rozmowę całkowicie przypadkowo. Ona zeszła w takim kierunku, że miałem totalny mindfuck. I właśnie tam, tam Chris powiedział taką bardzo fajną rzecz, że trzeba się zastanowić. Czy to, co, to, czego chcesz, jest na pewno tym, co chcesz chcieć. I to jest coś, co mi gdzieś tam rozwala, yy, rozwala głowę, bo my bardzo często patrzymy na rzeczywistość i oceniamy to, to, co chcemy, przez pryzmat tego, co aktualnie jest modne, no nie? Czyli te y, wakacje y, w Afryce, na Zanzibarze, w zimę są, są modne, no to ja też chcę siedzieć na Zanzi, tak? Y, I o tym fajnie, fajny post bodajże wczoraj, albo przez wczoraj wrzucił y, znajomy Henryk Nersesian, y, który prowadzi profil Henryk, jak nie obserwujesz, to polecam, bo to jest naprawdę genialny człowiek. Y, y, I właśnie y, on powiedział coś takiego, że kiedy budował biznes x lat temu, to właśnie celował w to, że on chce siedzieć w ciepłych krajach. Dzisiaj z perspektywy czasu może sobie na to pozwolić, ale wybiera życie w Polsce, mu to pasuje, bo jest fajnie, bezpiecznie, zima jest fajna, i tak, tak dalej. Więc warto tutaj też dokonywać takiej kalibracji, no nie? Więc to taka. Zajebiste. To taka. Bardzo mi się e, podoba. To taka wtrąta, to tak tylko wrzucam. Ale właśnie e, do czego zmierzam? Że właśnie to prowadzenie biznesu bardzo mi podpasowało, bo, bo kiedyś mi się wydawało, że tutaj trzeba mieć jakiś gen przedsiębiorczości, whatever. Ale teraz wiem, że nie do końca, bo to jest taka sama praca jak każda inna. No nie tylko ona po prostu się trochę, trochę różni, więc też nie postrzegam właśnie tego, że obycie przedsiębiorcą jest lepsze niż, nie wiem, pracownik etatowy, czy, czy niż osoba, która w ogóle nie pracuje, bo ma, bo ma inne cele. Bo absolutnie nie. To, to, co robisz, nie definiuje tego, czy jesteś od kogoś lepszy, czy gorszy, absolutnie. Natomiast właśnie tak się zdarzyło, że mi to podpasowało. Bardzo się to zaczęło gdzieś tam układać z tym, czego ja potrzebuję, czego, czego chcę i to był właśnie taki moment trochę redefiniu, redefiniujący to, kim jestem i, i właśnie ta, ta sprawczość też narastała w, w miarę upływu czasu i no, później właśnie rozwijaliśmy firmę, było coraz więcej klientów, pojawiali się nowi ludzie wewnątrz, budowaliśmy zespół z mniejszymi, większymi fakapami tutaj może powiem o takim jednym, jak, jak zatrudnialiśmy właściwie to, to nie było zatrudnienie, to była współpraca B2B pierwszą księgową no to na rozmowie wypadło kapitalnie po prostu tak się sprzedała, że rewelacja, rewelacja to było właśnie zanim jeszcze przeszedłem na, na pełny etat jak, jak, jak przeszedłem już na, na full time własny biznes, no to właśnie wtedy powiedziałem sprawdzam i zobaczyłem jak ona realnie pracuje i się okazało, że ona nic de facto nie robiła, no nie i pamiętam, że wtedy mi włosy stanęły dęba, bo mówię, kurna, rzuciłem robotę, tutaj jest tyle niezrobione, ja pierdziele, ja się z tego nigdy nie odkopię, no nie? No ale tutaj znowu wjechało moje perseverance i, i y, udało się z tego wyjść, natomiast to była ogromna nauka, że jednak y, trochę trzeba inaczej podchodzić do tematyki właśnie rekrutacji, zaufania do, y, do ludzi, y, ale też przede wszystkim, bo to też nie jest tak, że to jest całkowicie jej wina, bo jednak y, znowu do tego wrócę, że... Y, to my z nią nawiązaliśmy współpracę, to my podjęliśmy decyzję, że tak, a nie inaczej podchodzimy do procesów kontrolnych i do oceny owoców jej pracy. Więc teraz, jak budujemy zespół, to też wiemy, że to nie jest tak, że to ktoś ci nawali, tylko to jednak ty jako przedsiębiorca nawalasz, i tutaj ogromna cegiełka idzie do, do willinga i, i idei extreme ownership, bo to tak mam wrażenie, że tłumaczenie ekstremalne przywództwo jest trochę takie serowe i tu bardziej chodzi właśnie o, to, o tą umiejętność brania odpowiedzialności w 100% za wszystko, co się, co się dzieje. No i tego właśnie mnie nauczył ten fakap, że najłatwiej jest zwalić winę na kogoś, powiedzieć, e, to twoja wina, bo ja to jestem po prostu nieomylny, tylko ja wiem, że to, to była bardziej nawet moja wina, bo to jest moja firma, to są moi klienci, to ja za to odpowiadam i przerzucanie tej odpowiedzialności to jest, to jest totalny dramat. W każdym razie, budowaliśmy firmę i nadszedł rok 2019, na początku którego już miałem dosyć właśnie palenia fajek, tego życia kawą, bo mówię, kurczę, no zaraz się przekręcę, nie? Zresztą spojrzałem wtedy w lustro, ważyłem 97 kg i mówię, chłopie, jesteś out of shape, ja może nigdy nie byłem taki powiedzmy gruby, gruby, no nie, natomiast to było jak na moje standardy po prostu zupełnie inna bajka, gdzie kiedyś byłem wysportowany, fajnie wyrzeźbiony, no wie, no nie, coś tu nie gra i mówię, dobra, to teraz trzeba popracować, bo biznes to jest też taka gra, w której bardzo ważną, ważnym aspektem jest mental i to był taki moment, w którym powiedziałem, w którym się zacząłem zastanawiać bardzo mocno nad tym, jak ten mental wyrzeźbić? I właśnie Krystian Ficek z, z Roxartu ma taki. Zapraszamy te... do odcinka z Krystianem. Tak. <laughs> on ma takie kapitalne powiedzenie, które, które też bardzo ze mną rezonuje. Kiedy cele są jasne, decyzje są proste. I dlaczego o tym mówię? Bo właśnie wtedy myślę sobie, czego, co potrzebuję zrobić, żeby wzmocnić tą swoją psychikę, żeby wykuć. Tą psychikę, żeby była po prostu stalowa, nie do zdarcia. Yy, I to był też okres, kiedy bardzo dużo słuchałem Rafała Mazura, ze którego polecam, mam wszystkie programy, jak wychodzi nowy, to kupuję, nawet nie patrzę na cenę, tylko po prostu Instaba i. i Chciałbym powiedzieć teraz też to zdanie, ale jeszcze go nie powiem. <laughs> yy, tak. Yy, więc yy, wtedy właśnie słuchałem bardzo dużo Rafała i. Yy, on też nie jest dla każdego. Jak ktoś jest powiedzmy bardziej wrażliwy, delikatny, to absolutnie nie polecam słuchać, ale jeżeli chcesz dokonać rzeczywistych zmian, to uważam, że nie ma lepszego źródła. Informacji niż Rafał, i, i można powiedzieć, że tak moim skromnym zdaniem on całą arenę coachingową zjada, zgniata, tak. wy, wypluwa i, i nie ma czego zbierać. Już nie raz to w podcaście powiedzieliśmy, po podkreślam jeszcze raz: jeżeli ktoś szuka zmiany, chce zmianę i nie słucha Rafała, znaczy, że jest idiotą, bo tam jest po prostu za darmo, tyle kontentu i tyle Dokładnie, wartości, tak. że nie ma innej. Alternatywy, moim zdaniem. Dokładnie tak. I to jest, powiedzmy, człowiek, który, jeżeli miałem wskazać jedną osobę z zewnątrz, która w, w, zrobiła najwięcej dla mnie pod kątem zmian, to właśnie jest Rafał Mazur. No nie? Mhm. także Rafał, dzięki. E, I e, właśnie to, zacząłem się wtedy zastanawiać, co potrzebuję zrobić, żeby właśnie tą psychikę wykuć. I pomyślałem sobie, że takim fajną rzeczą będzie robienie czegoś, czego totalnie nie znoszę do momentu, aż mi to wejdzie w krew i przestanę się zastanawiać nad tym, że nie lubię tego, to jest gdzieś tam cheesy, nie? I, I wybrałem sobie bieganie, bo ja biegać totalnie nienawidzę. Do dzisiaj, jak właśnie ktoś mówi o, ty masz fajnie, bo ty lubisz biegać i mówię, come on, dude, ja po prostu tego nienawidzę, to jest najgorsze gówno sportowe, jakie istnieje, tak? Mam to samo. Bieganie to jest po prostu najgorszy dramat, no nie? I... I po prostu zacząłem. A wiadomo, człowiek, który pali dwie paczki fajek dziennie, wychodzi biegać po 300 metrach, myślę sobie, nie, dosyć, koniec, nigdy więcej. Nigdy, kurwa, więcej. Nie? I, no i wytrzymałem dwa dni kolejne i pomyślałem sobie, kurde, nie umarłem. To może nie jest to taki głupiej. to był styczeń, więc było zimno, jak jasna cholera, nie? Więc ja, ja, ja Najpierw, też. Nie? Tak, więc, więc jeszcze fajniej, bo też zimna, zimna nie lubiłem, dalej, dalej zresztą nie lubię. Korzystam, ale, ok. ale nie jestem fanem, nie jestem wow, że uwielbiam, bo zdecydowanie wolę Palmy i Słońce. Ale minęło właśnie, tak jak mówię, dwa dni i mówię sobie, kurna, no to dawaj drugi raz, nie? No I przebiegłem 400 metrów, mówię, wow, jest postęp, nie? No dobra, no to. Kilka takich interwałów. Nagle się okazuje, że tu kilometr, tu coś. No i później stwierdziłem, dobra, to bieganie jest po miesiącu czasu. Przebiegłem chyba wtedy 4 albo 3 kilometry, jakiś taki właśnie dłuższy trochę dystans. I myślę sobie, kurde, to, to może to może wypalić. Oczywiście to były interwały, to nie tak, że z punktu A do punktu B po miesiącu już biegałem 4 kilometry, bo absolutnie nie. I to był chyba maj. Chyba maj gdzie stwierdziłem, dobra, z, y, zobaczmy, co można zrobić, takiego właśnie, co, co jest takim naprawdę dużym wyzwaniem, no nie, no bo wtedy byłem w stanie przebiec ciągiem już w tym maju te 5 te km, i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby zrobić taki dłuższy dystans, który mnie trochę przeraża i sobie, maraton to przegięcie, to w ogóle no way, ale półmaraton, myślę, że byłbym w stanie go przebiec, yy, ale to było na tyle niewyobrażalne, no bo jeżeli jesteś w stanie zrobić piątkę, i wszystko, co jest powyżej, to już jest dla ciebie jakiś totalny dramat. No to cztery razy taki dystans to jest takie tricky risky, nie? Uh -huh. Ale się zapisałem na y, półmaraton dwóch mostów w Płocku. Y, ale to nie był mój pierwszy półmaraton, bo się okazało, co przegapiłem y, wcześniej, półmaraton był w Warszawie, to był praski półmaraton y, y, wieczorny. Na który się właśnie zapisałem, i miałem trzy miesiące, żeby się do niego przygotować. I wtedy pamiętam, że to, co mnie magnetyzowało do tego, i dlaczego później zacząłem robić te różne takie porąbane rzeczy, które, które do dzisiaj gdzieś tam mi towarzyszą, to właśnie było to uczucie tego oddechu na plecach. Że się zapisałem na coś, że nie byłem pewien, czy ja będę w stanie to skończyć, tak? I ktoś powie, nie, no ale to jest, ale to jest głupie, no nie? Ale to jest właśnie, powiedzmy, taka podstawa tego mojego mindsetu że jeżeli ja wiem, że mogę coś zrobić, to uważam, że nie ma nawet sensu traktować tego jako wyzwania, no bo jakie to jest wyzwanie? Jeżeli ja wiem, że to zrobię, no to gdzie tu jest ten element niepewności? A tu miałem takie, come on, nie mam zielonego pojęcia. I myślę sobie, dobra, zobaczymy, nie? I pamiętam, że jak jechałem do, do Warszawy, to zostawiłem samochód pod biurem, bo pomyślałem sobie, dobra, ja nie wiem, jak, jak, jak się będę czuł po tych 20 km. no bo się nigdy takiego dystansu jeszcze nie robiłem, to było, wiedziałem, że to będzie ponad dwie godziny biegu, nie wiem, jak się będę czuł, więc w razie czego wezmę sobie po prostu Ubera do domu, a samochód będzie stał w bezpiecznym miejscu, nie? Ale to właśnie zaszczepiło we mnie takie, znowu taką sprawczość, że ok, ja mogę wziąć coś, co nie mam pojęcia, czy wyjdzie i tu znowu nawiązanie do, do, do biznesu. Dzisiaj się bardzo fajnie słucha ludzi, którzy mówią ex katedra o tym, że oni ogarniają budowanie biznesu. Jakby budowali jeszcze raz firmę, to by zrobili to czy tamto. Tego się fajnie słucha, ale to w praktyce nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo w ogóle życie to jest trochę połączenie szczęścia i okazji. Jak masz szczęście, masz okazję i masz przygotowanie, no to wtedy wszystko fajnie wygląda. Ale czasami jesteś idealnie przygotowany, masz idealną okazję, ale zabraknie ci szczęścia i wyjdzie ci z tego okrągłe zero, więc to też warto, warto brać pod uwagę. Ale właśnie to, co tak mi, tak mi bardzo fajnie zrobiło taką analogię piękną tego właśnie sportu do, do biznesu, to właśnie jest to, że Jestem w stanie wziąć wyzwanie, którego nie wiem, czy, czy, któremu nie wiem, czy podałam, i przekuć je w coś, w coś fajnego, w coś właśnie w sukces. No, nie? No bo wiesz, ktoś powie, a tam ten twój czas, tam 2,20, czy tam 2,30, już nie pamiętam, jaki to był czas na tym półmariem, czy to jest żaden czas. Ja mówię, no ja się zgadzam, to jest żaden czas, ale ja nie walczę o, re nie walczę o rekordy świata, ja walczę o lepsze życie dla samego siebie. I to, że ktoś mi powie, że to jest dobry czas czy zły, to z dzisiejszej perspektywy mam to w pompie, bo właśnie to mnie buduje jako, jako człowieka i to mi właśnie pozwoliło wtedy sobie tak zobaczyć, że okej, okay, to tak samo podchodzi do biznesu, że budowanie większej firmy, branie bardziej skomplikowanych klientów czy dokładanie nowej linii biznesowej traktuje właśnie jako wyzwanie, jako coś, co, okej, okay, dzisiaj tego nie umiesz, i właśnie tutaj znowu wrócę do Franka, że dzisiaj nie masz, nie wiem, tych kompetencji, nie masz tego mindsetu, nie masz czegoś tam, ale zastanów się, jak możesz to osiągnąć, jak możesz to wziąć. Bo te wszystkie rzeczy, tak samo jak właśnie ta, ta zmiana, którą Rafał daje za darmo, należy i po prostu trzeba, trzeba po nią sięgnąć, tak samo jest z większością kompetencji. My dzisiaj mamy dostęp, nie wiem, do języków, do czegokolwiek, na wyciągnięcie ręki. Jedyne, czego ty potrzebujesz, to właśnie dyscyplina day in, day out, praca, którą wkładasz każdego dnia, i perseverance, który sprawia, że jesteś w stanie tą, tą dyscyplinę utrzymać w długim okresie czasu. A reszta to już później okazuje się, że to jest historia, nie? I właśnie to był taki moment, kiedy wziąłem to życie w swoje ręce i czułem, że zaczynam to powoli ogarniać, nie? Rok później, czyli w 2020, rzuciłem fajki i też tutaj warto wspomnieć, że to po kilku próbach, to nie było tak, że nie palę i koniec, no nie? bo to było właśnie w, od 2019, próbowałem to robić, w 2019 mi nie wyszło zupełnie yy, i wtedy bodajże nie paliłem przez miesiąc, ale w 2020 to już wyglądało inaczej, bo jak wchodziłem w, w 2020 rok, to bodajże od września 19 nie paliłem do marca, potem była pandemia, więc była inna bajka i wtedy zacząłem popalać papierosy, ale to już było właśnie popalanie, gdzie przez okres wakacji od lipca do sierpnia już paliłem trochę, trochę więcej, ale w sierpniu powiedziałem: Nie, to już jest koniec, bo to mi się po prostu kłóci ze sportem. Ja wtedy wróciłem już intensywnie mhm. do, do uprawiania sportu. Zresztą wtedy zacząłem aktywnie działać w, w, na Instagramie jako mhm. i i stwierdziłem, że to mi się kłóci z, ze sportem, z wartościami, które wyznaję po prostu tego nie chce robić. To był dla mnie właśnie ten moment, znowu te wartości się przewijają. Mhm. To był ten moment, kiedy po prostu te fajki przestały się ze mną rymować. Jak, jak to mówi Matt z on ma takie właśnie bardzo fajne powiedzenie, że jeżeli coś z nim nie gra, to to się po prostu z nim nie rymuje. I tutaj też pozdrawiam i zachęcam do obserwowania, bo bardzo, bardzo fajny profil. Podlinkujemy te wszystkie rzeczy, więc nie musicie. Tak. Nie musicie się zatrzymywać. Tak, nie musicie się zatrzymywać, wszystko <noise> będzie w opisie. Skrupulatnie do tego podchodzę. Nie, nie lubię przerywać, ale chciałbym pogłębić e, kilka mm -hmm. rzeczy, dobra. E, po pierwsze, e, w, zaraz przejdziemy do tego do tych papierosów, bo też chciałem je rozwalić, e, zanim przejdziemy tak naprawdę do głównego tematu, bo tematów jest dużo. E, to chciałbym się jeszcze ciebie zapytać, jak, ty, jak się czułeś w momencie, w którym rzuciłeś ten etat i wyszedłeś wtedy z tego biura Corpo. Pamiętasz ten moment? Tak, pamiętam go doskonale, bo wtedy byłem właśnie, jeszcze byłem bardzo niepewny siebie pod kątem własnego biznesu i po prostu nie chciałem nikomu powiedzieć, co ja będę właściwie robił i wszyscy myśleli, że idę do konkurencji, rynek funduszy tak, inwestycyjnych zresztą był... Większość ludzi na etacie, mam wrażenie, że właśnie myśli, nie biorą pod uwagę tego, że ty idziesz na swoje, bo co? Albo zmieniasz w ogóle tak, karierę, no tak, nie? Bo... Tym bardziej, że pracowałem w stosunkowo hermetycznym środowisku, bo księgowość mhm. funduszy inwestycyjnych to jest bardzo zamknięte środowisko i no i tam się po prostu wszyscy znają, no nie? Więc było takie, ale jak to? Gdzie ty idziesz? Wiesz, zdradzasz nas i tak dalej. I pamiętam, że wtedy właśnie znowu Zebrałem się na odwagę i powiedziałem, że nie, to nie jest tak, że ja idę do konkurencji, tylko po prostu przestaję działać w tej branży. Otwieram, właściwie to nie tyle otwieram, co po prostu przechodzę całkowicie na swoją firmę. I z jednej strony byłem, tak jak mówię, przerażone dziecko, bo mówię, nie mam pojęcia co będzie. Tu miałem fajną, ciepłą posadkę, gdzie pracowałem sobie 3-4 godziny dziennie, a reszta to było takie, takie powiedzmy, bumelowanie boom, w robocie czyli papierosek, kawusia, obiadek i, i chill out. Więc to przerażenie było ogromne. Z drugiej strony byłem podekscytowany, bo w końcu wziąłem życie w własne ręce i to, co sobie sam przysiągłem, można powiedzieć, na, na 30 urodziny, to zacząłem realizować. A z drugiej strony też satysfakcja, że to, co zaczęliśmy z Piotrkiem budować jako taki side project, czyli zobaczmy, co będzie z tego własnego biznesu, bo my zaczęliśmy biuro rachunkowe tak naprawdę z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że chcieliśmy zobaczyć, z czym się wiąże prowadzenie własnej firmy, czyli to był taki, powiedzmy, pole treningowe. Załóżmy sobie firmę i zobaczmy, jak się ją prowadzi w praktyce w Polsce. Nie? A drugim powodem było to, że mieliśmy pierwszego klienta, który nam powiedział, że ok, on będzie chciał, żebyśmy mu prowadzili księgi, ale potrzebuje mieć normalną umowę i tak dalej. Więc dla jednej osoby założyliśmy spółkę cywilną wtedy i zaczęliśmy ten cały, ten cały proces. Więc miałem też ogromną satysfakcję, że po tych trzech latach byliśmy w stanie zbudować organizację, od której będzie zależało nasze utrzymanie. I to może być śmiesznie, bo ktoś powie, a zarabialiście jakieś tam marne, marne tysiące i z jednej strony to jest tak jak z tym sportem. Mam to, mam to w pompie jak ktoś na to patrzy bo ta satysfakcja była po prostu taka realnie szczera i, no i kapitalna to było, tak się nie, nie, nie czułem chyba jeszcze nigdy że właśnie miałem takie poczucie, ok coś wyszło coś zrobiliśmy, bo, bo to jest ważne bo to, to wyszło sprawia, że tak trochę odbieramy sobie sprawczość a właśnie tu o tą sprawczość chodzi, że jednak zbudowaliśmy coś, co działa to działa coraz lepiej i co mam perspektywę rozwoju w przyszłości. Więc to było właśnie, wychodząc z korporacji, miałem takie ogromne przerażenie, no bo jednak to wynagrodzenie gdzieś tam mi się redukuje. Z drugiej strony bardzo dużą satysfakcję, bo zbudowaliśmy coś, co, co przynosi owoce i, i, i daje fajną perspektywę na przyszłość. A z drugiej strony, właśnie ciekawość, że znowu robię coś nowego, że znowu jest ta. To, co miałem za dzieciaka, że robię coś fajnego, coś, co mnie tak autentycznie pociąga. Takie wiesz, takie motyle w brzuchu. No, nie? To jest tak, jak nie wiem, zaczynasz się z kimś spotykać i kończy się spotkanie. To masz takie, kurczę, chcę to kolejne. No, nie? I właśnie to, tym jest też dla mnie trochę biznes, że właśnie daj mi takie, wiadomo, czasem się wkurzam, frustruję, coś nie idzie, znowu muszę nie wiem, siedzieć po godzinach, kminić jakiś proces ale z drugiej strony mam o tym o tyle w brzuchu, że a co będzie później, a co jest za tym zakrętem, a co jest za tą górką, no nie, wchodzę na górkę, tam jest kolejna. No i właśnie można do tego podejść w ten sposób, że Jezu, znowu ta góra, albo o, kolejna górka, zobaczymy, co tam jest, no nie, bo może tam dalej jest, wiesz, fajny zachód słońca, nie? Okej, okay, pytałem dlatego, bo ja też mam epizod z Corpo i w momencie jak wychodziłem, to ja akurat miałem trochę inaczej, bo ty mówisz, że trzy godziny pracy i trochę, trochę było luźniej, a mnie tam zarżnęli po prostu jak totalne homonto. Tak i... miałem w poprzednim miejscu pracy właśnie. I to dlatego... było straszne, ale wychodząc właśnie czułem taką niesamowitą euforię, że rzuciłem tą robotę, wyszedłem, aż mi się chciało skakać dosłownie mhm. i to była taka euforia, Euforia, tak jak mówisz, motyle w brzuchu. Można by to porównać właśnie do, tak. do jakiegoś niesamowitego, nowego wyzwania, nowych, nowych rzeczy. To to. Wspomniałeś jeszcze, a propos tej Twojej pierwszej, nietrafionej rekrutacji, mhm. to właśnie Franek też w odcinku wspominał bardzo wyraźnie o tym, że on też popełniał takie błędy związane z tym, że Zatrudnienie i to delegowanie na samym początku za dużo zaufania oddawał ludziom i to nie było takie ustrukturyzowane, a dzisiaj jest tak, że po prostu rzeczywiście to ma strukturę po kolei, kolejne poziomy zaufania i kolejne poziomy, poziomy delegowania tak. i to działa. Nie? Tak. Więc to też chciałem podkreślić. I jeszcze jedną rzecz, a propos takiego, co mówiłeś o przedsiębiorcach, którym się Udało i oni, i oni mówią, że wiedzą, że znają tą odpowiedź, to kojarzy mi się z czymś takim, że istnieje sporo przedsiębiorców, którym, którzy mieli takiego pecha, że im się udało za pierwszym razem. I właśnie myślą, że naprawdę rozkodowali coś. Nie? Tak. I, i nie mają tych kilku porażek za sobą i za bardzo wierzą w swoją nieomylność, w swoją boskość, nie? I to jest, a tu się pojawia znowu to ego, które, tak jak rozmawialiśmy, jest naprawdę cholernie dużą przeszkodą w prowadzeniu biznesu. Tak, i tutaj Adrian też bardzo często, właśnie Adrian Gorzyski podkreśla, że pycha kroczy przed upadkiem w wielu takich przypadkach, że jeżeli ktoś pomyślał sobie, że już totalnie wie wszystko... To bardzo często później y, następuje właśnie ten moment, kiedy mu się raz powija noga, drugi raz mu się powinie noga, On. i mam wrażenie, że właśnie tutaj kluczowe jest to, żeby to ego utrzymywać zawsze w ryzach. Że, okej, okay, tak. to, że coś zrobiłem dzisiaj, nie znaczy, że ten sam mechanizm zadziała y, gdzieś tam indziej. Bo jest mnóstwo takich przedsiębiorców, y, którzy wypłynęli na czymś tylko dlatego, że trafili akurat na podatny grunt, bo gdyby się wzięli za inny biznes trudniejszy, bardziej konkurencyjny, to prawdopodobnie to, co zrobiliby, mogło nie zadziałać. Adrian właśnie super w odcinku, który tutaj nagrywaliśmy powiedział, on, on to szybko zauważył i szapoba dla niego totalnie, bo ja potrzebowałem dużo więcej porażek, żeby w ogóle się zorientować, że Kurde, to może ze mną coś jest nie tak, a niekoniecznie z całym zewnętrzem, że trzeba się trochę zmienić, trzeba do tego inaczej podejść, trzeba się trochę dokształcić, nauczyć schować właśnie to ego, a nie szukać gdzieś zewnętrznych czynników. A on nie miał dużo porażek, a sam powiedział, że Teraz ma sukces, ale nie chce ryzykować z innymi współ, y, wspólnikami, bo wie, że to różnie się kończy. No, tak. du duża mądrość, żeby to zauważyć, mimo tego, że właśnie nie ma, nie ma tego ciągu porażek. Mhm. E, chciałbym wrócić do tych, do tych papierosów, mini framework. E, pytanie, jak ci się w końcu to udało? Bo ja też nie palę 4 lata praktycznie tak samo, jak, jak doszliśmy do tego. E, I ja też próbowałem wielu, wielu metod, i wiem, że różne metody, Metody działały na mnie w różnym okresie w ogóle życia, więc wiem, mhm. że niektóre frameworki będą działać na kogoś, akurat z, je, z jego dzisiejszym mindsetem. Pytanie, jak ci się to udało trwale? No bo zakładam, że to już jest trwała zmiana, bo ja też czuję, że nie wrócę, nie wrócę do palenia po czterech latach. Yy... Bo się nie opłaca. Tak, dokładnie. Z... Chce się, ale się nie opłaca. No. Dokładnie. Jeden... Więc pytanie, na... jak, ci, jak ci się uda? Jedyna rzecz, na, na którą sobie pozwalam od czasu do czasu, to jest sisza, bo to jest smakowa mm. rzecz i ona nie jest taka wciągająca, uzależniająca, mm -hmm. więc to raz na e, nie wiem kilka razy w roku mi się mm -hmm. mi się zdarzy. E, natomiast. To, co spowodowało trwałą zmianę, że nie palę papierosów, to jest właśnie ta zmiana wartości, zmiana, zmiana tego, że sobie e, ustawiłem to życie tak, że wiedziałem, co jest dla mnie ważne. To jest właśnie to, to o czym mówi Krystian. Jeżeli cele są jasne, decyzje są proste. Czyli miałem cel, że chcę e, wrócić do konkretnego poziomu fitnessu, do konkretnego mm. poziomu wytrenowania, wrócić do konkretnej sylwetki, utrzymać regularność sportową. I mieć tą wydolność na takim poziomie, że sam przez samą się nie będę wstydził. A w opozycji do, do tych wartości, czyli właśnie do tego bycia fit za biurkiem, stało palenie fajek. Więc po prostu fajki musiały wyjechać, i kiedy to do mnie, kiedy ten, ten przekaz do mnie tak naprawdę trafił, to to był moment, kiedy ja już się nie zastanawiałem, czy mi się chce palić, czy mi się nie chce palić, tylko okej, okay, get the fuck out of here, nie? Okej, okay, czyli jak dobrze rozumiem, to zmieniłeś swoją tożsamość po prostu w tak. głowie na to, że nie jesteś już w tym momencie palaczem, tylko jesteś fit za biurkiem i po prostu tak. dostosowałeś rzeczywistość do tego swojego obrazu. Tak. Tak. O, o to mhm. chodzi właśnie tutaj mhm. bardzo fajnie o tym powiedziałeś, bo tak samo było z tym, że dokonałem jakiś czas temu zmiany tożsamości z bycia właśnie takim człowiekiem, który nie ogarnia rzeczywistości na człowieka, który ma sprawczość w życiu, nie? I o ile w żaden sposób nie uważam, że dojdę do etapu, nie wiem, Bezosa, Maska, czy kogokolwiek, kto jest takim, mhm. powiedzmy, geniuszem przedsiębiorczości jest kojarzony jako ikona, o tyle już dzisiaj wiem, że po prostu tą sprawczość mam i jestem w stanie coś zbudować, z czego będą efekty. Może nie jakiś super spektakularny i nie będę w, teraz zresztą już nie mogę być w Forbes 30 under 30. To jest zresztą ciekawe, ale, ale nie, chcę, nie chcę o tym mówić. Natomiast wiem też, że po prostu jestem w stanie coś ciekawego zbudować, bo tak samo jest ze sportem, wiesz. Ja robiąc te, te różne wyzwania sportowe ja nie liczę na medale, nie liczę na to, że ktoś mi będzie bił brawo, bo ja tego nie robię dla, dla poklasku, dla tego, żeby, żeby ktoś się tym jarał. Jeżeli tak jest, to super. Mam, mam z tego oczywiście frajdę, tak uh -huh. samo jak każdy inny człowiek, bo fajnie jest usłyszeć dobre słowo, czy być dla kogoś inspiracją, ale ja to robię po prostu dla samego siebie. Tak zresztą podchodzę do, do Fidze biurkiem, że to jest mój dzienniczek dla samego siebie, żebym wiedział na jakim ja byłem etapie mentalnie kiedyś, bo to jest uh -huh. dla mnie też ogromna skarbnica wiedzy, bo tak jak właśnie rozmawialiśmy na samym początku. Nasz umysł potrafi zapominać pewne rzeczy. My pewne frameworki gdzieś tam, gdzieś tam gubimy, i tak jak dzisiaj jest też wysyp, jak, jak grzyby po deszczu, przedsiębiorców, którzy mówią: Musisz być na chillaucie, w zgodzie ze sobą, rano potrzebujesz 6 godzin, żeby się do pracy przygotować. co de facto jest główną prawdą i, tak. i, i to warto podkreślić. O tym mówi właśnie Andy Frisella, Alex Hormoz, Chris Williamson że ci wszyscy ludzie mówią tak dzisiaj tylko dlatego, że przeszli przez te całe bagna, gówna, zasieki i dzisiaj I mogą sobie... Tak, i zapomnieli, że dzisiaj, wiesz, mają hajs, mają poustawiany biznes i mogą mówić ja nie potrzebuję pracować 12 godzin tak. dziennie, no bo ty nie musisz, tak? Na ciebie pracują ludzie w sześciu firmach, nie? też Hormozy pracuje pewnie za 20, jak go znam. Yy, dokładnie, ale właśnie o to chodzi, że... Yy to, co warto brać od, od ludzi, to właśnie tą drogę, jaką przeszli yy, i właśnie stąd ja prowadzę taki pamięcioczek dla samego siebie, żeby pamiętać, co ja robiłem wtedy, bo w momencie, kiedy jedynym zasobem, jakim dysponujesz jest, nie wiem, nienawiść do samego siebie, nienawiść mhm. do otoczenia, to ty nie możesz nagle mnich zen, medytacja, wdzięczność, w ogóle to jest, to jest bullshit, no nie? Ty musisz wykorzystać to, co masz. Jeżeli masz tę tak. nienawiść, to weź ją w sobie, zastanów się właśnie. Znowu tutaj wracamy do tego ego, bądź na tyle świadomą osobą, że okej, okay, mam tą nienawiść. Ja mogę oczywiście mieć pretensje, nie wiem, do rodziców, do kogoś, whatever, bo to, bo to też jest fajny wątek, że dzisiaj e, staramy się właśnie szukać tej winy na zewnątrz, że jest, nie wiem, albo wina jakiegoś polityka, albo wina rodziców, albo czegokolwiek innego, a zapominamy o tym, żeby właśnie starać się przekuć to, co mam. W taki zasób, który będzie w stanie pomóc mi osiągać moje cele. Jeżeli ja wiem, że kiedyś miałem tylko i wyłącznie tą nienawiść do samego siebie, taki właśnie ten moment, kiedy paliłem fajki, kiedy miałem, kiedy miałem nadwagę, to ja wtedy nie myślałem, że, o ja, biedny ja, tylko dobra, jestem wkurwiony, jestem zły i mogę coś z tym zrobić. I, to, i, i ten wkur wewnętrzny właśnie przekułem w to paliwo rakietowe. I to jest właśnie to, to o czym też mówił Rafał Mazur bardzo dużo. Że po prostu weź to, co masz i, i, i coś z tym zrób, no nie? bo później autentycznie Super. przechodzisz przez te, przez te różne momenty. No nie? I to jest właśnie też mam wrażenie, że właśnie dużo tych świadomych przedsiębiorców, czy właśnie, czy Adrian, czy Krystian, czy Franek, zawsze sami się ze sobą kalibrują, patrzą, gdzie są i co mogą jeszcze zrobić, żeby gdzieś tam, gdzieś tam wyjść, i u nich nie ma tej takiej otoczki. Wiesz, ten czy tych właśnie dziwnych, dziwnych rzeczy, bo to, że jesteśmy, to, że mamy przestrzeń na tą, nie wiem, dodatkową medytację poranną, inne historie, to jest fajne. Ale się zastanówmy, co jest dla kogo na którym etapie. Bo takie właśnie fajnie powiedziałeś o tych, tak, o tych frameworkach. życia. Nie? Tak, tak, że są no. te frameworki, że. Być może ten framework zadziała na ciebie w konkretnym etapie, ale na przykład dzisiaj niekoniecznie. I, I zawsze warto gdzieś tam na to spojrzeć w ten sposób, że tak samo jak są różne nie wiem, narzędzia biohackingowe czy różne style żywienia, to ekstremizm wszędzie jest totalnie niewskazany. Jak nie wiem, słyszę różnych, są dzisiaj tacy bardzo popularni ludzie, którzy twierdzą, że węglowodany cię zabiją. No nie, no, to, tak, to tak po prostu nie działa. Gdyby tak było, to ludzkość dawno by prawdopodobnie tak. przestała istnieć. Woda nie? też cię zabije w nadmiarze. No. Tak. Życie się zabije, tak? tak. Każde życie kończy się śmiercią. Tak. Come on, nie? Więc y, warto zawsze spojrzeć na to trochę szerzej, że okej, okay, mamy ten wachlarz możliwości kolosalny, Tak samo jak istnieje mnóstwo języków, mnóstwo diet, mnóstwo narzędzi treningowych. Pokorzystajmy ze wszystkich, dajmy sobie tą przyzwolenie, żeby poeksperymentować. Nie patrzmy. Koniecznie na tych swoich guru, czy na swoich idoli. Inspirujmy się nimi tak jak się kiedyś człowiek inspirował, nie wiem, Arnoldem czy Sylwestrem Stallone, że niekoniecznie chciałeś być tak wielki jak Arnold, ale cię inspirowało to, że to jest człowiek niezłomny, który ciężko pracuje, tak. to tym się inspirujmy, ale frameworki dobierajmy je pod siebie, bo każdy z nas jest inny, tak? To, że nie wiem, ja lubię to mięso, inny przez różną, znaczy... różną część życia, nie? Dokładnie tak, więc zawsze wszystko trzeba badać przez pryzmat dzisiejszych potrzeb, dzisiejszej chwili. Bo właśnie być może te frameworki, które działały na ciebie 5 lat temu, dzisiaj są przestarzałe i potrzebujesz nowych. Mhm. I też właśnie warto gdzieś tam dokonywać takiej introspekcji regularnie, żeby właśnie wiedzieć, gdzie ty stoisz, w jakim punkcie. No nie i wtedy sobie te narzędzia dobierać pod siebie, bo właśnie to jest kluczowe, żeby chcieć jak to było że rzeczywiście chcesz to, czego chcesz, tak, żeby, żeby, żeby z tym się skalibrować. Bo, tak. bo mam wrażenie, że to jest, to jest super istotne, mhm. żeby chcieć właściwych dla siebie rzeczy. Super. I a propos, właśnie tego rzucania palenia, zahipiście, że powiedziałeś o tym w kurwieniu, bo to jest tak, ja sobie nawet wypisałem takie cztery strategie, które ja sobie wymyśliłem i, i, i gdzieś tam stosowałem. Mhm. I wiem, że na przykład w czasach licealnych. Udało mi się rzucić palenie na ego. Dzisiaj już bym tego nie powtórzył, ale wtedy miałem tak duże ego, że potrafiłem sobie wmówić w połowie papierosa, że ja rzucam. I ja powiedziałem, że ja rzucam. Jak ja już powiedziałem, i powiedziałem to głośno. No to przecież ja jestem niezłomny, więc ja rzuciłem. I rzeczywiście tak było, tak? I udało mi się wtedy, nie pamiętam, czy na rok, półtora, co mniej więcej taki okres, no a później, wiadomo, jeden, no ja już nie jestem uzależniony, więc jeden tak. nic nie zmieni. Wiadomo, że to nie działa. Później strategia na logikę, czyli wytłumaczenie sobie wszystkich konsekwencji i wiem, że to w pewnym okresie życia by działało. Zresztą jest całkiem ciekawa książka na ten temat, że ludzie, którzy ją przeczytają, to rzeczywiście. Niby rzucają palenie, i sporo jest takich, i ona chyba tam rozwala totalnie wszystkie po prostu argumenty. Strategia, nie wiem jak ją nazwać, ja trochę nazwałem, właśnie na budowanie obrazu, oszukiwaniu siebie, i to jest to, co ty zastosowałeś, że właśnie stworzenie trochę siebie jako taką osobę, która nie pali. No i ostatnia strategia, właśnie na wkurwienie, rywalizację, zawiść, żeby wykorzystać naprawdę takie rzeczy, no bo one się kojarzą pejoratywnie i Zastanawiałem się, czy w ogóle o tym głośno mówić, tak? bo może się to źle ludziom skojarzyć, ale jeżeli wiesz, że coś na ciebie zadziała w danym okresie w życiu, to właśnie wykorzystaj to. I ja sobie wyobraziłem człowieka, który, którego w tamtym okresie życia u, u, uważałem za dużo gorszego, który sobie z tym poradził, i z tą dźwignią porównania takiej trochę zawiści, rzeczywiście to było już proste. Więc, okej, okay, może to brzmieć dosyć, dosyć hardkorowo, ale rzeczywiście działa, tak? No to jest strategia, która działa. No. I... Tu mi się kojarzy, wiesz co? Rozmowa uprzemka górczyka z Bartkiem Kubkowskim, mhm. który przepływa, przepływa Bałtyk mhm. z, ze Szwecji do Polski albo z Polski do Szwecji. I on właśnie użył takiego bardzo ciekawego narzędzia, że on w momencie, kiedy już mu się naprawdę nie chciało, no bo to jest wiesz, kilkadziesiąt tak. godzin wysiłku w zimnej wodzie, no kamany. Kto kto chociaż trochę z tym poopcował, to wie, że to, to nie są przelewki, no nie. Tak. I tam już się w głowie dzieją naprawdę dziwne rzeczy. On właśnie miał taką strategię, że na przykład wymyślał sobie, że nie wiem, że, że jego rodzinę po, ktoś porwał yy, i on po prostu musi dopłynąć, bo, bo on tylko w ten sposób ich uratuje, nie? Tak, słyszałem o tej strategii, genialne. Tak, i wiesz, i ktoś powie, ale to jest niemoralne, nieetyczne. Tak. Mm, moim zdaniem to jest trochę tak jak z żartem. Jeżeli dowcip jest dowcipem i twoją intencją jest kogoś rozśmieszyć, to niezależnie czy żartujesz z temat, z rzeczy poważnych, trudnych czy, czy hardkorowych, to jeżeli użyjesz tego we właściwym kontekście, to nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Podobnie do tego podchodzę. Słyszałem tą historię i e, z tego co wiem, to on jeszcze ma właśnie taki e, przybieganiu, też używa, używa podobnego frameworku, że właśnie jak już nie może totalnie, to wyobraża sobie, że jak nie przebiegnie jeszcze 10 kilometrów, to e, zginie jego dziecko na przykład, tak? I to, to są rzeczy, które działają. Tak, Tak, właśnie to chodzi, że, że te Czasami te eksperymenty, no, no wiadomo, że z, że z tego nie korzystasz cały czas. Tylko właśnie w takich, w takich sytuacjach prawdziwej próby. A wiemy, że akurat ekstremalny wysiłek czymś takim jest, no bo tego doświadczyłem podczas tego podwójnego Iromena, gdzie, gdzie tam były różne różne siedziały rzeczy w mojej głowie. No nie więc to, więc... to miał, ma być główny temat podcastu, więc zaczynamy <ślamy> dopiero. <ślamy> <ślamy> tak, to jest, to jest ciekawa rzecz. Więc, więc tak, no tutaj tych, tych trików, tych metod jest mnóstwo. I właśnie niekoniecznie jedna jest lepsza od innej. Jedna jest lepsza od innej w konkretnym kontekście, więc warto też zwrócić uwagę, w jakim my się dzisiaj znajdujemy w kontekście, żeby te narzędzia dobroczyć odpowiednio pod siebie. Podwójny iron man. Mhm. Fuck. To jest naprawdę duża rzecz. To w ogóle ja chciałem, żeby to była oś rozmowy, bo moim zdaniem, to jest coś takiego, co może zbudować ci taką totalną. Pewność siebie, że rzeczywiście dowozisz, nie? że jak sobie coś postanowisz, to dowozisz. Moim zdaniem w przedsiębiorczości to jest mega kluczowe yy, i ten nasz obraz siebie budujemy z takich bardzo małych cegiełek, które tworzą ten nasz obraz, ale to muszą być naprawdę stabilne dowody. Nie jakieś właśnie takie ego wygórowane, że sobie wymyślimy, jaki to ja nie jestem, tylko zdob zdobędę dowód na to, że jestem taki, taki, taki i taki. Nie? I ten Iron Man moim zdaniem, Szapoba, e, tak e, po pierwsze e, bo żeby nasi słuchacze e, mieli świadomość jaki to jest wysiłek to jest 7,6 km pływania, 360 km rowerem i 84 km biegu, czyli podwójny maraton tak. na koniec na śniadanie. Tak. Dobra. Pierwsze pytanie: czy da się to, czy da się w ogóle tą kolejność zamienić? Bo ja chętnie bym ją zamienił. Nie, to jest Nie. taka konwencja. Są, są etapy następujące po sobie i po prostu okay. tak to działa. Okej. Okay. Dobra. Łukasz, wejdźmy w przygotowanie mentalne. Po pierwsze, jaki impuls cię w ogóle do tego namówi namówił, żebyś w ogóle o tym pomyślał? Kiedy to było? Za Kładam, że to może być nie zero-jedynkowe, ale to Ty możesz o tym powiedzieć. Znaczy, to, to właściwie i nie jest, i jest zero-jedynkowe, uh -huh. bo mm, na tym polega no, moja, moja idea wytrwałości, żeby właśnie gdzieś tam te, być wytrwałym również w tym podejmowaniu nowych wyzwań. Ale właśnie to był impuls, bo o podwójnym Ironmanie. Słyszałem wiele razy, to za sprawą w każdy, ka, każdy zna w Polsce Roberta Karasia i wie, co on robi, tak. jak on robi. Niesamowity człowiek. Człowiek, właśnie niesamowity, który trochę, trochę na mnie działa tak jak Mariusz Pudzianowski, w sensie takim, że można go lubić albo nie, ale to, że jest tytanem pracy i właśnie geniuszem tej egzekucji, to jest po prostu niepodważalne. No nie? I obaj panowie mają właśnie taką wspólną cechę. Że oni właściwie, jeśli chodzi o sport, to w każdym wywiadzie mówią dokładnie to samo, w każdej rozmowie mówią dokładnie to samo, a mimo to można ich słuchać godzinami. No nie? Teraz jest taka nowa seria, e, Olim wypuścił e, gdzie kiedyś były rozmowy z Wujaszkiem, a teraz mhm. jest nowa seria a tylko o Mariuszu Podzianowskim, gdzie właśnie był ostatnio pierwszy odcinek. Mega polecam, bo to są tak głębokie rozmowy, właśnie no Wojtek prowadzi je kapitalnie. No, a Mariusz to jest powiedzmy, klasa sama w sobie, i, i człowiek, który się można inspirować. I tak samo właśnie dokładnie działa Robert, że on nie mówi nic, nie wiem, innowacyjnego, czy takiego właśnie nie wiem, groundbreaking, czy cokolwiek, tylko są podstawowe fakty. Rób to samo, non stop do tak zwanej usranej śmierci aż w końcu osiągniesz ten, ten poziom mistrzostwa, więc. E... To w biznesie taką, taką gwiazdą przewodnią moim zdaniem jest Hormozi właśnie, dokładnie tego mindsetu, nie? Tak, Andy Frisella, no nie? Mhm. to polecam bardzo, bo to jest po prostu geniusz, no nie, u niego masz MFCO, masz za darmo podcasty, gdzie właśnie tłumaczy ten, ten mindset biznesowy i można z tego naprawdę bardzo dużo wynieść. Natomiast, właśnie wracając do, do tego ultra no to właśnie w karaś gdzieś tam przewijał się bardzo długo w moim życiu, zanim ja w ogóle jeszcze zacząłem uprawiać te sporty wytrzymałościowe, jakkolwiek, więc miałem tą świadomość, że, że ten triatlon nie jest. Zresztą, triatlon zaczął się u mnie przypadkowo całkowicie i można powiedzieć, że z całkowicie innej perspektywy, bo przeczytałem książkę Richarda Ola pod tytułem Finding Ultra po prostu jest, bodajże ukryta siła, straszne są te Helikopter polskie w ogół, tytuły, no, tak, no właśnie ten, ta książka, ta książka wirujący seks, to rozmawialiśmy z Mateuszem. I jeszcze jest ok, nie, no znaczy, koncepcyjnie to wszystko koncepcyjnie się zgadza, koncepcyjnie nie jest super, nie, ale na przykład, wiesz, no, książka mindset Karol Dweck, nie wiem czy widziałeś polski tytuł, nie. nowa psychologia sukcesu. A, to jest to... stary, to tak wali z kamem, że ja naprawdę zbierałem się. 10 rekomendacji musiałem dostać i w końcu powiedzieć: Dobra, oleję ten tytuł. Znaczy... A książka genialna. Nie? Tak, Ja mam to w szczęście, że nie patrzę w ogóle na te polskie tytuły, bo obserwuję literaturę tylko na Kindlu, więc mam wszystko mhm. w oryginale i no zresztą teraz po hiszpańsku, też staram się czytać książki w, w oryginale, bo. O. Bo to jest, powiedzmy, jest inna energia języka, nie? Tak? To ile języków znasz? Sporo. To znaczy, tak funkcjonalnie to znam angielski, hiszpański, po niemiecku też jestem w stanie się dogadać. Rozumiem sporo rosyjskiego z mówieniem niekoniecznie. Czeski tak samo. Uczę się też teraz tureckiego. What the fuck? Dlaczego? Ja o tym nie wiedziałem. Wow, jaka niesamowita rzecz. Znaczy, wiesz to... co, to jest y, tak zwana y, siłownia umysłu, bo uważam, że nic tak nie uczy pokonywania dyskomfortu jak nauka nowego języka, gdzie właśnie turecki to był w ogóle totalny przypadek, bo chciałem się nauczyć, odwiedziliśmy taką knajpę z moją żoną Munia w Warszawie, gdzie mają, to jest kuchnia adriatycka mhm. i leciała piosenka Moje Leto po serbsku i mówię, kurna, ja się tego serbskiego muszę nauczyć, bo ten język jakoś tak płynie mi w żyłach, nie? Mhm. I mówię, kurde, muszę to zrobić, no ale na, na Duolingo go nie było a że, że żona właśnie namawiała mnie żebyśmy zeksplorowali Turcję i akurat miałem jedną lekcję zrobioną na Duolingo z tureckiego zobaczyłem tą turecką flagę i mówię hmm, mamy eksplorować Turcję no to w sumie z tego tureckiego czemu, czemu by się nie zacząć uczyć, no i tak to było 42 40... Dokładnie trzy dni temu. Podjąłem, podjąłem decyzję, żebyś tego tureckiego za, zacząć uczyć, i już właśnie 43 dzień na Duolingo gdzieś tam, gdzieś tam sobie go trzaskam. Bo taka jest moja przygoda w ogóle z językiem, że podstawę opanowuję na Duolingo, takie, takie mhm. podstawowe. Potem rozszerzam to o jakieś słuchanie czegoś w, w danym języku plus, plus literatura, a później lektor, konwersacje i, i lecimy dalej z koksem. Zajebiście I czytasz po jakim czasie w danym języku? Jak najszybciej, jak to, jak, jak to tylko możliwe. W hiszpańskim uh -huh. zacząłem po roku nauki i to był. Mm, robiłem przez 180 tam chyba dwa dni y, Duolingo. Potem zobaczymy, że jest mi za mało, więc zacząłem robić jakieś tam ćwiczenia. Jak zobaczymy, że te ćwiczenia mi w miarę idą, to mówię: dobra, to jest ten moment, kupuję. Jest taka fajna y, seria. Y, kurczę, nie pamiętam jak się nazywa autor. Mniejsza o to, w każdym razie jest. Y, Krótkie opowieści dla, dla średnio zaawansowanych w różnych językach. On tam ma tych książek mnóstwo i korzystałem z niemieckiego, właśnie z hiszpańskiego. To są bardzo takie proste opowiadania w tym samym kontekście, tylko właśnie w różnych, w różnych językach. Takie powiedzmy quasi przygodowe, bardzo krótkie, bo to są przeważnie dwustronicowe. Jak już nabrałem pewności, w tym, tak mówię, kurczę, Ku, kumam to obczajem, to kupiłem sobie, z, jest z Harvard Business Review, jest y, sporo książek właśnie w różnych, w różnych językach odnośnie ciekawych tematów, czyli nie wiem, rezyliencja, mindfulness, y, szczęście i tak dalej i właśnie nabyłem to po hiszpańsku i, i, i zacząłem to po prostu konsumować y, i to bardziej po to, żeby się właśnie tak oswoić z tym językiem, bo paradoksalnie, żeby czytać, wcale nie potrzebujesz znać totalnie języka i... Tak, dużo, dużo z większą... kontekstu, a później coraz tak. więcej łapiesz, nie? A dużo większą barierą jest ta mentalna, przed tym, że o Jezu, nie rozumiem. Yy, I paradoksalnie to nie jest samo w sobie problemem, że ty tych słów nie znasz, tylko musisz właśnie tą, tą blokadę z siebie zdjąć. Tak samo mm -hmm. mam zresztą właśnie z, ze słuchaniem, że jak ktoś mówi po hiszpańsku za szybko, to ja go po prostu nie ogarniam. Yy, ale jak słucham dużo yy, i na przykład właśnie z, ze sportowych to yy, jest taki pl pl planeta triathlon, Kanał na YouTubie, gdzie są treści właśnie sportowe, triatlonowe po, po hiszpańsku, i sobie to nie wiem do na przykład posiłku włączam, bo odcinki są powiedzmy 10-minutowe, więc takie akuratne i gdzieś tam się z tym, tym otrzaskuję. Więc, więc te języki staram się gdzieś tam, gdzieś tam zgłębiać. Ale właśnie wracając do tego. rozwaliłeś e... mi głowę na chwilę. Ale... Tak, bo tutaj zaczęliśmy gadać o tej ukrytej sile, o tym Finding Ultron, no nie? Także do tych języków możemy też wrócić, tak, ale tyk, tutaj. Tak. Nie, to wr wrócimy, wrócimy, wrócimy jeszcze, no bo to jest. Mega temat. Może nawet odcinek, co o tym zrobimy, wydaje mi się, że to jest tak. świetny temat. No, z Mateuszem, Stasicą tutaj na, nagrywaliśmy o językach. Super. W, w ogóle, języki to jest mega temat, bo tak jak mówisz, to jest siłownia dla umysłu i no, warto to robić. Tak, a Mateusz też ma w ogóle bardzo, bardzo fajne podejście. Mieliśmy okazję być razem e, na wyjeździe właśnie takim dla przedsiębiorców w górach i bardzo dużo właśnie gadaliśmy o języku, o tym o, o podejściu i o tym, jak to się też fajnie zazębia. Tak samo jak sport, e, mhm. biznes, wszystko. E, z całym życiem, z całym podejściem do życia, że to jest coś, coś niesamowitego, nie? Tak, w ogóle to wspomnę tutaj może taki moment, że skoro rozmawiamy o wyjazdach dla przedsiębiorców, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i, i, i chcesz mieć kontakt z innymi przedsiębiorcami, napisz maila, zbieramy taką społeczność, myślimy też o takich inicjatywach. Tak, a tutaj właśnie dodam od siebie, że. Tak jak kiedyś wydawało mi się, że to jest takie, a takie jeżdżenie dla jeżdżenia. Tak teraz widzę, że paradoksalnie to jest dużo bardziej wartościowe niż, nie wiem, konferencje, niż takie 100%. wyjazdy zorganizowane powiedzmy przez jakieś agencje czy coś, bo jak, jak robisz wyjazd, gdzie są przedsiębiorcy, to oni nie potrzebują animacji specjalnie, tylko wystarczy, ich, tak, wystarczy ich po prostu zamknąć ze sobą i no. oni już sobie dalej poradzą. No. I, i w tym jest tak dużo wartości, że jak właśnie zbudujesz sobie taką otwartość na innych przedsiębiorców, to jesteś w stanie od nich naprawdę tak dużo zaczerpnąć, tak dużo się nauczyć. Że to przekracza przekracza ludzkie pojęcie i to da ci dużo więcej niż ukierunkowane warsztaty, niż szkolenia, niż właśnie to, że, że pójdziesz na konferencję i posłuchasz, jak ktoś ze sceny mówi e, przeważnie piękną i żadną historyjkę, no bo to się y, najczęściej dzieje. 100% się zgadzam i d, nawet tutaj jeszcze wtrącę y, zajebiste zdanie, y, które y, Przemek Już Kiedyś powiedział właśnie na jednym z takich wyjazdów. Przyjechałem po Lidy, wracam z przyjaciółmi. Tak? Kurde, po prostu i to naprawdę rozwala łeb. Tak, ale właśnie paradoks jest taki, że często nam się wydaje, że my potrzebujemy, nie wiem, właśnie dodatkowych klientów, i tak dalej. Też na te wyjazdy tak jak kiedyś na pierwszy pojechałem, właśnie po to, żeby, nie wiem, nawiązać kontakty i mieć jakichś klientów, tak teraz właśnie zupełnie to nie jest mój cel. Tak samo na konferencje też nie jeżdżę po to, żeby nie wiem komuś coś sprzedawać, bo uważam, że to nie jest od tego ani miejsca, ani czas, tylko właśnie po to, żeby nawiązywać znajomości, bo bardzo fajnie jest mieć w, w networku ludzi, do których jesteś w stanie zadzwonić, że nie wiem, mam problem z marketingiem, no to jestem w stanie, mam parę osób, do których po prostu biorę telefon, dzwonię, mówię, słuchaj, mam, mam, mam taki temat, mam, mam taką koncepcję, no nie? Potem jedziesz z kimś na, na kawę, na piwo, czy na, czy na i jesteś w stanie pogadać o, o takich tematach, gdzie nauczysz się więcej, Podczas takiej niezobowiązującej prywatnej rozmowy, 100%. niż na płatnych warsztatach, na które wydasz niejednokrotnie majątek. I paradoksalnie na pewno się nauczysz dobrze, tak? bo po prostu ludzie, przedsiębiorca w takim gronie, w takim, w takim konkretnym konfiguracji, raz, że. Nie będzie ci ściemniał, bo nie ma po co, tak. dwa, że jak czegoś nie wie, to ci powie, stary, nie wiem, ale wiem, kto wie, zadzwoń do niego. Ja ci pomogę w tym i w tym, ty mi pomożesz w tym i w tym, a tutaj mi się moje kompetencje kończą. Bo to, to są to... ludzie, którzy wiedzą, gdzie nie tak, mają kompetencji, tak. bo to jest czasem istotniejsze. Nie? Tak, tak, właśnie, właśnie o to chodzi, że ten biznes ma, ma w sobie właśnie wszystko to, yy, co zachodzi również w sporcie. No bo jeżeli prowadzisz biznes i zależy ci na wynikach. To nie skupiasz się na tym, żeby to fajnie wyglądało i tak dalej, tylko skupiasz się na tym, żeby rozwiązywać rzeczywiste problemy. I tak samo jest w sporcie. Jeżeli w sporcie nie masz wyników, to znaczy, że robisz coś niehalo. Mhm. I to jest to właśnie samo ulepszanie się. To jest ten ciągły reinventing yourself, że cały czas pracujesz nad tym, żeby wymyślać samego siebie na nowo. I tak samo właśnie działa świadomy przedsiębiorca, że ciągle szuka tych, tych przewag. Gdzie jeszcze mogę tą, tą śrubę podkręcić? A ogromnym elementem tego jest właśnie to, żeby. Obedrzeć samego siebie z tego ego, z tej zbroi i pomyśleć, gdzie jeszcze mam, mam, mam luki, co ja jeszcze mogę poprawić. Tak? Że być może ten mój pancerz jest za, za gruby, potrzebuje czegoś lżejszego. Nie? I to jest zawsze kwestia właśnie tego, żeby ciągle pracować nad tymi takimi tweakami. No bo to jest tak, że coś ulepszysz i dzisiaj to ci nie da rezultatów, jutro, jutro też nie, ale za 10 lat to ulepszenie może sprawić, że będziesz po prostu w, w innej galaktyce. Zajebiste. Dobra, Iskra i tak, Iron Man. Tak, I właśnie wracamy do tej książki Finding Ultra i to jest ciekawa książka Richarda. Ola. Zresztą po, po, polecam podcast, bo to jest też coś, coś kapitalnego. Koles jest prawnikiem, znaczy miał kancelarię, obsługiwał tam gwiazdy w Los Angeles i tak dalej i sobie zdał w pewnym sprawę, że on nie chce być prawnikiem, nie chce tego robić. Też on, on jest alkoholikiem i tam miał, miał duży, duży problem z tym. Natomiast to, co jest właśnie ciekawe, to jest to, że on poprzez triatlon odmienił swoje życie. to było coś takiego, co bardzo ze mną zarezonowało, że rzeczywiście triatlon to są trzy dyscypliny, z których w żadnej, w żadnej nie jestem mocny, bo pływak ze mnie marny, na rowerze przestałem jeździć, jak miałem bodajże 14 albo 15 lat i się wywróciłem, zdarłem sobie łokcie, kolana i powiedziałem nigdy więcej. No a bieganie, no to już mówiłem, że tego nienawidzę robić. A mówię, to są trzy dyscypliny, bardzo duży dyskomfort, super, spróbujmy. I to było tak, że właśnie triatlon zacząłem uprawiać właśnie w taki sposób. jeszcze było zabawnie, bo z, z Mariuszem, o którym wspomniałem wcześniej, z Krakowa, który ma spółkę nieruchomościową, dzwoniliśmy się w jakiejś tam sprawie biznesowej i przewinął się temat Ironmana. I się okazało, że chcemy się przygotowywać do tych samych zawodów. Stwierdziliśmy, dobra, to się zapiszmy na połówkę. Zwanialiśmy się regularnie, żeby wiedzieć, gdzie, gdzie stoimy w, w temacie. I obaj byliśmy na tym samym poziomie, czyli totalne nuby. Nie wiedzieliśmy, z czym to się w ogóle wiąże i je. I to właśnie jest dla mnie ogólnie to jest dla mnie taka przygoda, właśnie bardzo rozwojowa, bo z człowieka, który nie miał pojęcia, jak działa rower. Jeździłem na początku na, na rowerze spinningowym w biurze. Mam, mam, mam go zresztą do dzisiaj w piwnicy, w, w biurze mamy postawiony rower, na którym po prostu śmigałem i, i szlifowałem to swoje kolarstwo, nie? Potem właśnie kupiłem szosę. Okazało się, że tak jak nienawidziłem jeździć na rowerze, tak teraz uwielbiam i to też nie na każdym, no bo dla mnie, gdzieś tam te przełaje, tereny to nie jest moja bajka, ale szosa. Piękna rzecz. Po okay. prostu coś kapitalnego, bo to jest coś innego. Wiatr we włosach, ogromna wolność, duża prędkość, rewelacja. I tak właśnie wsiąkłem w triatlon, i od razu jak to mój zwyczaj, żadne tam sprinty, tylko od razu zacząłem od, od połówki. Mój debiut był właśnie w triatlonie na połówce Airmana w Gdyni. I po zrobieniu tego triatlonu już mi się trafiły fatalne warunki. Bo była spora fala yy, i fatalne warunki rowerowe, bo był bardzo duży wiatr i ulewa, więc y, lał deszcz, było zimno jak jasna, cholera i mało przyjemnie. Ale dla mnie to był moment, kiedy wiesz, widziałem, że zawodnicy są przerażeni, że jest właśnie fala w morzu, nie? A ja to traktowałem, no dobra, jest trudniej, więc jest fajniej, tak? tak no. Więc w momencie, kiedy nie wiesz, że coś jest trudne. Yy... Miałeś szczęście, że było tak trudno. Dokładnie tak, bo, bo z tej perspektywy, jak ostatnio startowałem na półce w Bydgoszczy, była piękna pogoda, fakt, fakt żeby upał, no nie? ale była piękna pogoda i po prostu mówię jej, teraz jest fajnie. No nie? Można, w końcu nie ma takiego problemu, że, ci, że, że, że leje się i się boi, że się przewrócić na tym rowerze. Nie? Więc to jest, to jest ciekawe, więc to też jest taki, powiedzmy, Perspective Switch, że jak sobie odpowiednio ustawisz tą perspektywę i, i obserwujesz sytuację. W konkretny sposób, to się okazuje, że z tego jesteś w stanie więcej wyciągnąć. Nie? Ale w każdym razie, po tym pierwszym starcie wiedziałem, że ja w tym sporcie nie będę dobry, bo. Tak jak mówię, pływak ze mnie marny. Zresztą do dzisiaj mam problem z, z kraulem, mam jakąś blokadę psychiczną i pływam żabką, gdzie też ludzie w terytorium mówią, co to za pływanie żabką? Ja mówię, no dobra ziomek, ale ty robisz ćwiartki, sprinty, ja robię podwójnego aeromera, nie? Więc to są zupełnie inne sporty, więc ja się tutaj nie porównuję i te czasy moje są, są, są jakie są, ale tu nie o to chodzi. I właśnie czepię z tego ogromną satysfakcję, właśnie z tego, z tego rozwoju, bo tak jak wcześniej dla mnie ogromną paniką było, w nim kupno roweru, czy w ogóle jeżdżenie? Tak, dzisiaj już trochę o tym sprzęcie. Wiem. Jestem w stanie, nie wiem, podregulować się przerzutki, coś tam, coś tam wymienić, zrobić. I tak samo jest z tym pływaniem, że też przekraczam te kolejne, te kolejne bariery, no nie. I, I to sprawiło, że ten triatlon był i dalej jest dla mnie taką ogromną inspiracją i motywacją do tego, żeby gdzieś tam to swoje rzemiosło podkręcać, ale właśnie skąd był ten podwójny Ironman? Miałem go w planach zrobić za x lat, jak już trochę będę lepiej wszystko w tym tretlone ogarniał, ale mój znajomy, Marek Cygan, którego pozdrawiam, wrzucił Insta Stories, że zapisał się na pierwszego w Polsce podwójnego Ironmana. Jak ja to zobaczyłem, to mówi: Nie, no, pierwszy w Polsce, podwójny. Miałem to w planach zrobić później, ale kuźwa to jest pierwszy w Polsce, będę częścią historii, nie? No to mówię do żony, no dobra, zapisuję się. No ona mówi, nie no, no porypało cię chłopie, no nie, wydaj se z tym spokój, że to jest jakiś w ogóle chory dystans, nie? No ale ja się zapisałem tak czy siak, e, oczywiście po uzgodnieniu, no bo uzgodniliśmy, no bo ona mówi, dobra, jak już tak, tak, tak bardzo ci na tym zależy, no to w sumie lepszego momentu nie będzie, no bo teraz sobie możemy na to pozwolić, bo jest ta przestrzeń. E, no i tak się właśnie zdarzyło, że się na to zapisałem, czułem się ultra przerażony, bo zrobiłem co prawda pełnego Ironmana, cieszyłem się, że go zrobiłem, ale to było mimo wszystko połowa tego dystansu i coś, co byłem w stanie zamknąć w obrębie tych powiedzmy poniżej 14 godzin, taki komforcik, że wstajesz rano, robisz to, bierzesz prysznic, jeszcze masz wieczór yy, wieczór dla siebie. A tu wiedziałem, że to będzie trwało co najmniej 30 godzin, yy, w ogóle celowałem w 30, myślałem, że, to, że, że będzie trochę poniżej 30, okazało się, że zrobiłem to w 36, ale do tego przejdziemy za chwilę. W każdym razie to właśnie była ta iskra, no nie, że chciałem się do tego wyzwania przygotować żeby to było bardziej komfortowe dla mnie żeby mieć trochę więcej czasu ten swój fitness trochę podnieść do góry ale właśnie zobaczyłem kumpla, który wyrzucił info, że się zapisał i mówi pierwszy w Polsce, nie no kurde robimy to, tak i to był moment też swoistej transformacji bo to już było wyzwanie totalnie ogromne, przewyższające to, co robiłem do tej pory Aha. czy Gdybyś miał, czy to jest właśnie dlatego podjąłeś to wyzwanie, bo miałeś już szereg dowodów, że potrafisz przekraczać te granice i stwierdziłeś, dobra, to postawmy wyżej tą poprzeczkę niż stawialiśmy, ale mam przecież, nie wiem, 100 dowodów jakichś w przeszłości, że osiągałem niemożliwe, to czemu miałbym teraz tego nie zrobić? Czy myślisz, że nawet wcześniej mógłbyś, mógłbyś podjąć taką decyzję? Dobre pytanie. To znaczy, dzisiaj wiem, że tego typu wyzwania jestem w stanie robić, dlatego że już mam ten. ten Ale masz już to za sobą. Nie? Tak, mam, mam, mam to za sobą. Czy przeskoczyłeś kilka etapów, myślisz? Tak, tym? Tak, mm -hmm. tak, to na no pewno. Decyzją. Bo właśnie mm -hmm. zwykle jak ludzie wchodzą w dowolny sport, czy to jest bieganie, czy to jest właśnie triatlon, to raczej startują tych krótkich dystansów. Nie? Ja od razu się rzuciłem, czy na półmaraton, czy na połówkę Ironmana i nie myślałem w ogóle o tych krótszych dystansach, że nie wiem, bieg na 5 kilometrów. Nie. Na 10 nie. Te czasy mi zupełnie nie interesują. Jakby rozumiem tą logikę, że kogoś te czasy kręcą, jarają i tak dalej, bo powiedzmy, te sporty szybkie, a te sporty długie, to są dwie zupełnie inne bajki. Tak, no. Mało tego, taka anegdota już z tego podwójnego Ironmana, gdzie dzień przed startem, tam się powiedzmy orientowaliśmy, jeśli chodzi o logistykę, gdzie są namioty, gdzie są strefy zmian i tak dalej, i na strefie zmian z roweru na bieg do organizatora podszedł zawodnik i mówi, słuchaj Seba, bo tutaj, gdzie mam ten rower rzucić i gdzie mam zacząć biegać? Sebastian tak się na niego patrzy, mówi, słuchaj, czy ty, ty w ogóle robisz kiedykolwiek jakieś ultra? Mówi, no nie. No to musisz się przyzwyczaić do tego, że tutaj to nie działa tak szybko. To nie jest tak, że ty zeskorzysz z tego roweru i od razu zaczniesz lecieć, bo ty po tych 360 km na rowerze nie będziesz, będziesz jak sparaliżowany. Po prostu zanim ty wrócisz do tego pionu, zanim ty się podniesiesz i wyprostujesz, to minie trochę czasu. Mówi co najmniej kilkanaście minut. I nawet ci najlepsi, którzy kończyli tam po 20 parę godzin. To było widać, że jak kończą rower, to tacy są sztywni, mm, no bo jednak jak jedziesz mm. kilka długich godzin albo kilkanaście długich godzin na rowerze, no to zanim wrócisz do pionu, to się, to się dzieje coś okay, innego, dobra. więc to pokazuje powiedzmy taki, taki, taką inną perspektywę, że to są zupełnie inne sporty. No nie? Bo to jest inaczej jak nie wiem idziesz na jedną ósmą, gdzie masz krótki dystans pływania, krótki na rowerze, krótki na biegu, bo... Że, Każda z tych dyscyplin ci dojedzie w innym aspekcie, no bo y, tutaj nie można powiedzieć, że trudniejszy jest, nie wiem, maraton od biegu na 5 kilometrów, bo to zależy wszystko od tempa. Tak. Biegniesz maraton, to wiadomo, że to tempo masz niższe i taki bieg na piątkę czy bieg na 200 metrów na takiej pełnej petardzie, to no, są zupełnie inne bajki. Nie? Z jednej strony tak, ale jak widziałem y, tych zawodowych maratończyków i ich tempo biegania maratonu, to ja bym sprintu tak nie zrobił, Tak ja w, w ogóle to, chodzi, to że, jest że nie? Ja znam takich zawodników osobiście, którzy właśnie robią takie hardkorowe, hardkorowe rzeczy i to są naprawdę no to są wybitne jednostki. No nie? więc, jakby no. Z, z mojej perspektywy, ja nie mówię, co jest lepsze, co jest ja gorsze. Ja też jestem długodystansowcem, chociaż te moje tak. długie dystanse w porównaniu do, do tego podwójnego Ironmana to są krótkie A ten podwójny Ironman to w ogóle to jest całkowicie inny poziom inny świat. wszystkiego, tak. To jest zupełnie, zupełnie inna bajka. Nie? W każdym razie, właśnie ten, ten impuls był taki, że, że właśnie ziomek się zapisał. A, a czy motywacją było to, że miałem track record, czy. Mogłem to zrobić wcześniej? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Bo mhm. to jest, Trudno jest mi się tak, tak do tego bezpośrednio odnieść. Chciałbym odpowiedzieć, że mógłbym to zrobić wcześniej, no bo to z perspektywy mhm. ego jest super, ale wydaje mi się, że kiedyś nie byłbym na to gotowy właśnie mentalnie. Bo teraz okay. jednak. Mm, no mając, właśnie o to mi chodzi. Czy... Mając to poczucie, bo powiedzmy, jak robiłem tych sportów ileś i tych takich dłuższych startów ileś, to były po drodze różne kryzysy. Jak je przetrwałem, to po prostu. Wiem, czego mniej lub bardziej się można spodziewać, ale właśnie to, co mnie do tych sportów ultra bardzo ciągnie, to jest to, że po przekroczeniu kryzysu wydaje się, że teraz już nikt ci nie zaskoczy, a się okazuje, że cały czas ci coś zaskakuje. No I taki przykład, właśnie myślę, najbardziej taki wiarygodny, to jest to, że robiłem rok przed tym. Podwójnym Ironmanem. Robiłem bieg na 84 km w, w Gdańsku Garmin Ultra Race. W ogóle polecam super, super miejsce do, do startowania. Bardzo trudne technicznie, bo teren jest taki, że nie jesteś w stanie za bardzo biec, bo masz cały czas tak, tak zwaną rolkę i masz góra do góra, do góra, do góra, mhm. Natomiast wtedy przeżyłem mnóstwo kryzysów. I z wyziębienia, i z wycieńczenia, i tak mentalnie mówię: nie, no, kurna, jeszcze mam przebiegłem maraton i mówię, jeszcze mam 42 km, już mi się nie chce biec. Jak ten bieg skończyłem. Końcówka była sprintem. no nie po, po ponad 80 km biegu, zmusiłem się jeszcze do sprintu i wyprzedzałem zawodników na końcu. I Pomyślałem sobie, że wtedy to już chyba nic mi w tych sportach nie zaskoczy. No nie I myślę sobie, e, 84 km, tam po tym rowerku i po tym pływanku, to w ogóle na mięciutkim kapciu, nie? Jak ja wszedłem z roweru, fakt jest taki, że na rowerze się bawiłem przednią na tym ma. Nie, To uh -huh. była najlepsza jazda rowerowa w moim życiu, uh -huh. bo była pętla, cały czas szybka jazda. Yy, jechałem ze średnio 50 30 km na godzinę przez całe te 360 wow. km, uh -huh. czasami trochę szybciej, bo też uh -huh. nie było to dla mnie męczące. Ale. Okazało się, że był jeden element, którego nie wziąłem w ogóle pod uwagę, nawet mi przez myśl nie przeszło, że moje stopy dostaną taki w pierdol. I to było dosłownie tak, że jak zdjąłem buty, to nie byłem w stanie stać na nogach, bo miałem takie wrażenie, że ktoś mi ktoś mi tłucze młotkiem od spodu w jedną i drugą stopę przy każdym kroku. Nie? I mówię, ja pierdolę, teraz 84 km z czymś z takim, takim? Mm. no fucking way. Mm. Dlatego tego byłem przemarznięty, bo przez trzy godziny padał deszcz na, na końcówce roweru, i przez 3 godziny, to było, to było takie 10-11 stopni, byłem przemoczony. Nie wziąłem oczywiście kurki przeciwdeszczowej, bo podchodzenie, no przecież ja wiesz, z zimnym mam dużo do czynienia, więc w ogóle zimno to się ode mnie uczy. Tak, zimno to się ode mnie uczy, <gry> więc, więc nie, to, to, to było też nietrafione, ale to było, to, to było właśnie znowu tak, że ten, ten mental wszedł na zupełnie inny poziom, bo w takiej czarnej dupie to nie byłem chyba jeszcze nigdy w, mm -hmm. wysiłkowo e, i właśnie wtedy, wtedy pamiętam, że ziomek z boksu obok, w sensie innym, team, z teamu innego zawodnika mówi, słuchaj, ty idź do pokoju, weź ciepły prysznic, Chwilę poleż w łóżku, i wtedy będziesz podejmował dalsze decyzje. Bo ja mówi: Nie no, kurna, ja nie naprawdę biec. No, ja tak. po prostu nie jestem fizycznie w stanie biec. No i tak zrobiłem. Poszedłem, przekąpałem się. Z tym, że zrobiłem błąd, bo nie poszedłem spać. Powinienem się zrzemnąć godzinkę bym wstał z nową, z nową uh -huh. energią, nie? ale po prostu po, poleżałem w łóżku i mówię, no, to idziemy, idziemy biegać. Ale nie byłeś w stanie zasnąć, czy po prostu nie chciałeś? Nie, nie chciałem, bo nie ja sobie uh -huh. postawiłem za honoru, że po prostu nie chcę to zrobić bez spania. To Rozumiem. było absurdalne, uh -huh. bezsensowne i uh -huh. nie miało absolutnie żadnego sensu. Zresztą później spałem finalnie godzinę tak czy siak, uh -huh. ale właśnie o tym za chwilę i poszedłem pobiegać. No i zrobiłem 10 kilometrów i mówię... Pierdole koniec. To już jest koniec, ja już nie chcę. Wtedy, wtedy byliśmy z moim wspólnikiem, on mówi, No, może faktycznie powinnyś to skończyć, no bo no skoro to jest takie cierpienie, no to, no to nie ma sensu. Ale właśnie wtedy Krystian, to był członek ekipy z, z boku obok, mówi: Słuchaj, jak ty w tym momencie to przerwiesz, to ty, okej, okay, dzisiaj byś miał satysfakcję, że no dobra, już koniec tego cierpienia ale jutro ty sobie tego nie wybaczysz po prostu do, do końca życia, że tyle przetrwałeś przygotowań przede wszystkim, bo sam start to jest start, nie? Ale tyle przygotowań, tyle mentalnej pracy i nagle co? I nagle koniec? Mówi, ty idź do pokoju, zdrzemnij się, po prostu się zdrzemnij, wstaniesz z nową głową i, i będziesz myślał na nowo, nie? No ja już byłem pogodzony z tym, że to koniec, ale on zasiął takie ziarno niepewności, no, nie? no i właśnie wróciłem do, znowu do pokoju, moja żona już spała, no i właśnie obudziła się, pyta się co tam, jak tam, ja mówię, że nie, to już jest koniec, ja się właściwie zrzemnę, ale już jestem właściwie pogodzony z tym, że to jest końcówka i widziałem, po niej, że ona jest po prostu zła, no ale mówi, dobra, to się zrzemi, zobaczymy później, no i wstałem za godzinę, i ona mówi, dobra, no to teraz pogadajmy o tym. No nie, I właśnie mówi, że no to wiesz, ludzie ci obserwują, tyle, że się przygotowywałeś, tu jest w ogóle tyle wyrzeczeń. I mi nastawiła głowę w ten sposób, że podejmę decyzję, że teraz choćbym miał się zesrać, to ja to skończę, nie? Uh -huh. No i. Okay. Zacząłem robić, robić to dalej. No już. Poczekaj, możemy to podrążyć, bo tak, to, tak, jest, tak, to tak. jest mega ważny moment moim tak, zdaniem. To, to jest moment szumowy i on jest, zanim, zanim będziesz dążył, to tutaj rozwinę taką myśl, że to mi uzmysłowiło, że te wszystkie wyzwania, szczególnie wyzwania w życiu, są bardzo ważne, te, te indywidualne. Ale mm, mimo wszystko ludzie mają dużo większy wpływ na naszą rzeczywistość niż nam się wydaje. W sensie takim, że ja mogę być tytanem pracy, mogę mieć mnóstwo dyscypliny day in, day out czy, czy wytrwałości, ale jeżeli mam odpowiednich ludzi w narożniku, to jestem w stanie przejść na zupełnie inny poziom. Mało hmm. tego, bez nich prawdopodobnie te wszystkie rzeczy, które, które mnie cechują i można powiedzieć, wow, ale ty jesteś mocnym człowiekiem, prawdopodobnie one by po prostu nie istniały. Więc ludzie mają dużo większy wpływ na nasze życie niż nam się wydaje. Odpowiedni hmm. ludzie. I to jest właśnie to, co powiedziałeś odnośnie Adriana, że on ma tą perspektywę, że on nie chce robić nowych biznesów z nowymi ludźmi, bo on wie, że teraz ma mocnych ludzi w narożniku. I dużo większą dźwignię, o której z kolei bardzo często mówi Franek, że dużo większą dźwignię da mu, da mu to, że właśnie skorzysta z tych zasobów, które ma i, w, i które są dobre, nie? Mhm. Dobra. To ten moment. To, totalnie się z Tobą zgadzam a propos tych ludzi. Chciałbym podrążyć, bo ja wyobrażam sobie siebie w takiej sytuacji i wyobrażam sobie swoją partnerkę w takiej sytuacji, która trochę mnie zna i zakładam, że zmotywowałaby mnie trochę inaczej niż większość ludzi to sobie wyobraża bo ona by prawdopodobnie wjechała mi bardzo mocno na ambicje i to co powiedziałeś że czułeś, że ona była zła to pytanie, czy ona właśnie ci powiedziała coś w stylu no weź to skończ, czy bardziej powiedziała ci no dobra stary, no, jesteś pizdą trudno znaczy to... I, 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 i mówię, bo to byłby u mnie prawdopodobnie taki dialog i on by zadziałał pewnie tak, właśnie to był ten scenariusz numer dwa i to wynika z tego, o czym, o czym rozmawialiśmy w trakcie przerwy, że to jest co innego, jak masz z kimś zbudowaną relację dwuletnią, trzyletnią. My, my się mm -hmm. znamy ponad 20 lat, nie? Jesteśmy ze sobą... Hmm, czekaj, mamy teraz co? 2003 rok? No to właśnie nam stuknęło... No, 2024 mamy teraz. Okej, okay. no to 21 <laughs> lat jesteśmy razem, no nie? Więc to jest bardzo dużo czasu i my się znamy, można powiedzieć, jak, jak łyse konie, jesteśmy trochę jak oni i Clyde i, i trochę mm, właśnie to jest to, co mówisz, że to są takie nieoczywiste wskazówki, no bo ktoś pomyśli, że motywacja działa tylko wtedy, kiedy jest, nie wiem, pozytywna i żeganie tęczą, ale nie. To, to znowu wrócimy do, do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Ważne jest to, co działa i co sprawi, że ty przejdziesz z tego punktu A do punktu B. Jeżeli to są oklaski, zajebiście stosujmy oklaski. Jeżeli to jest klepanie po pleckach, zajebiście to jest klepanie po pleckach. Ale, ale jeżeli ktoś ma cię ci, kopnąć w dupę, wjechać ci na ambicje, pociągnąć za te odpowiednie sznurki w odpowiednim momencie, to to właśnie o to chodzi. nie? Mhm. Ja właśnie dlatego na przykład... Y przez część startu y, trochę żałowałem, że nie ma mojego y, kumpla maćka, z którym biegam, bo wiedziałem, że on w tych trudnych momentach będzie właśnie też taką osobą, która nie będzie mi mówiła, no to może odpuść coś, tylko on tylko mi powie, kur na chłopie, kaman, tak? 5 kilometrów, 10, 40, co to jest dla ciebie, nie? I właśnie tego potrzebowałem i właśnie to mi dała żona, że nie było takiego głaskania po pleckach, tylko ona wiedziała za które sznurki musi pociągnąć, żeby ten Łukasz po prostu w, wziął dupę w troki i skończył, mhm. nie? I to, I to było trochę tak, że bo, y, ja czuję takie momenty, y, że wtedy jestem trochę zły na tą osobę, y, że wjeżdża mi w ten sposób na ambicje, ale mówię sobie, nie, fakt, zrobię to, tak? I to, to, był, to, było, to właśnie tak działało, że na tym wkurwieniu y, dokończyłeś ten bieg, tak, z tym, że nie na nią, tylko na samego siebie, że uh -huh. pozwoliłem sobie zwątpić w, 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 w tą własną konsekwencję i wytrwałość. To no nie, że ja wtedy wiedziałem, okay. że choćby nie wiem, co się działo, to ja to po prostu skończę, no nie? I to było też o tyle fajne, że Krystian Ficek, o którym w, rozmawialiśmy wcześniej, on mi powiedział, że on przyjedzie na tego podwójnego Ironmana i to było uh -huh. śmiesznie, bo on z, z jedną ze swoich firm, czyli z Noble Dogiem jechał z Rzeszowa do Gdańska, więc pojechanie do. E, 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 gdzie był ten podwójny aeromel? Do Bolesławca, oczywiście. Mm -hmm. To pojechanie do Bolesławca w ogóle nie było w jego zasięgu, no bo Bolesławiec leży niedaleko Wrocławia. Więc z Rzeszowa do Wrocławia i potem do Gdańska nadrobił hektar, nie? I przyjechał do mnie dosłownie na 15 minut ale właśnie to mi uświadomiło, że to, co mi właśnie Paulina powiedziała, że mówi, słuchaj, ludzie cię obserwują, liczą na ciebie, kibicują ci, no to mi po prostu zrobiło dzień, nie? I mówię, kurna, ja to muszę for fuck's sake skończyć. I to właśnie to jest to, że to jest właśnie ta efektywność różnych technik, które stosujesz. A osoba, mhm. która cię bardzo dobrze zna, no bo tak jak mówię, my się znamy ponad 20 lat. Osoba, która cię bardzo dobrze zna, wie, na co reagujesz w różnych sytuacjach, i to, co jest, mam wrażenie, kluczowe, to jest właśnie nie to, żeby to było, nie wiem, poprawne politycznie, czy fajnie brzmiało, tylko żeby właśnie było skuteczne. Że taka osoba jest w stanie powiedzieć ci to, czego ty potrzebujesz usłyszeć, a nie to, co ty chcesz usłyszeć, bo to są dwie różne rzeczy. To, czego ja to, to co ja chciałem usłyszeć, to jest tak, zrobiłeś wszystko, skończyłeś to i tak dałeś z siebie 100%, ale to, co ja potrzebowałem usłyszeć, to po prostu. Yy, to, co mówi Rafał Mazur, i tu go zacytuję: żadnego opierdalania się, żadnego bycia pizdą. Tak, tak? I, no. I to jest właśnie dokładnie to. Tak? To jest ta esencja, ten, ten klucz. To właśnie mi się przypomina też Rafał Mazur właśnie na, na swoim Instagramie przytaczał taką historię z Alicją Bazan, mhm. która, która właśnie biegała, i ktoś gdzieś tam z jakiegoś saportu właśnie wspominał, nie wiem, czy specjalnie, czy nie, powiedział ty, ale ta Alicja to już tego rekordu świata nie zrobi. I ona wtedy wtedy dostała powera, bo to usłyszała, tak? I mówi: O kurde, wykonali za mnie połowę roboty. Nie? Więc, tak, to właśnie tak, o to, to chodzi, jest taka że, motywacja. Że właśnie, wiesz Trzeba, no bo ktoś, kto jest powiedzmy bardziej wrażliwy i delikatny, spojrzy na to i powie, ale to robisz komuś krzywdę, bo mówisz, że masz ambicje, bo coś. No, wszystko zależy od potrzeb. Jeżeli twoją, tak. y, twoją potrzebą jest to, żeby rzeczywiście nic nie osiągać, nic nie robić, no to wtedy rzeczywiście lepiej cię poklepać po pleckach, y, ale właśnie Ala też jest świetnym przykładem, no bo ona jest, wiesz, no, to jest sportowiec wybity, tak, no moje, mój podwójny Ironman w, w porównaniu do jej podwójnego Ironmana są dwie zupełnie różne i rozbieżne ze sobą bajki ale właśnie to jest to tak, że, że, że też jako, że miała Rafała w narożniku, który ją zna i wie, czego ona potrzebuje i cały jej team w ogóle był zbierany też pod to, żeby ten, ten jej wynik śrubować, to tam nie było przypadkowych ludzi. I właśnie dlatego mówię o tym, że ten narożnik jest cholernie, koszmarnie ważny, bo mając odpowiednich ludzi, oni są w stanie wziąć twoje wady, zamienić je w zalety jak również wziąć Twoje zalety i zamienić je po prostu w, w narzędzia do, do bycia nie, niepowstrzymanym? I to jest kluczowy, kluczowy aspekt tego całego, tej całej zabawy. Nie? Mhm, zgadzam się. Łukasz, jak wyglądały przygotowania? Bo zaraz jeszcze przejdziemy do jakichś szczegółów podczas samego, samego Ironmana. Ale zastanawiam się, czy da się w ogóle przygotować do Ironmana podwójnego tak, żeby mieć jakiś chociaż cień pewności? Czy ona jest w ogóle, w ogóle ta pewność, ona jest potrzebna, ale ona daje plusy i minusy? Pytanie, czy jesteśmy w stanie w warunkach właśnie sztucznych sprawić tak, żeby, żeby pójść na ten start... No, z taką no, lekką dozą przekonania, że dobra uda się. Oczywiście, no, to co, myślę, że właśnie tutaj przykładem, że, że da się tak zrobić, jest właśnie czy Ala, czy, czy Robert Karaś, mhm. czyli nasi rodzimi y, y, rekordziści, bo y, oni szli na rekord świata i to był wysiłek nieludzki, no nie? Ale gdyby oni szli na to, na co ja szedłem, czyli po prostu na ukończenie, to myślę, że oboje byliby w stanie z palcem w nosie. Zrobić to z uśmiechem na ustach, na totalnym lajcie, na totalnym luzie, bo oni to robią, wiesz, bez przerw. Windowanie w wyniku to jest inny poziom wysiłku, nie? Tak. Więc y, jak najbardziej da się do tego przygotować, z tym, że też trzeba brać pod uwagę różne czynniki, no, nie? Dla mnie ten start to nie był życiowy priorytet, bo mhm. dla mnie priorytetem numer jeden jest, 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 jest biznes. Więc. Y, Moje przygotowania nie były nigdy kosztem biznesu. Zawsze było tak, że jak, jak miałem do wyboru zrobić kluczowy projekt albo pójść na trening, to zawsze wybierałem zrobienie kluczowego projektu i, i to było po prostu e, to znowu Zero Options Mentality, no nie? że dla mnie biznes jest na pierwszym miejscu. A to przygotowywanie się to, to, to w ogóle był dodatek. Zresztą znajomy m, kiedyś podzielił się refleksją, że, że mu się rozpadło małżeństwo właśnie przez to, że e, za bardzo był wkręcony w triatlon. Ja sobie postanowiłem, że u mnie czegoś takiego nie będzie, że, że, ten, że w ogóle sport będzie na, na pierwszym miejscu całkowicie, uh -huh. bo ja to robię hobbystycznie, robię to dla samego siebie, właśnie nie, nie po to, żeby nie wiem, chwalić się w social mediach jakimiś wynikami, bo tu zupełnie nie o to chodzi. I dla mnie kluczem było to, żeby po prostu robić to w moim wolnym czasie, wtedy, kiedy mam na to przestrzeń. Więc tych treningów czasami je odpuszczałem, czasami robiłem krótsze jednostki, i tak dalej. Więc przygotowania były. Na totalnym ludzie. To też nie było tak, takie właśnie mnóstwo ludzi lubi się bardzo chwalić. Słyszałem, że te treningi to są w ogóle wiesz, krew pot i łzy. Ja się raczej tym bawię. Ja lubię, mam i tak dużo wyzwań na co dzień właśnie w biznesie czy, czy w innych aspektach życia, żeby traktować sport jako kolejną rzecz, która mnie przyciska do podłogi. Jestem amatorem i przede wszystkim chcę czerpać z tego, z tego sportu przyjemność, więc przygotowania traktowałem właśnie jako to, jako przyjemność. A wiedziałem, że czas na takie naprawdę duże cierpienie przyjdzie po prostu w dniu zawodów, więc, więc mhm. można powiedzieć, że przygotowania były na, na luzie, chociaż oczywiście były też trudne, bo. No właśnie, jaki duży blok czasowy w ogóle? No bo mówisz, że wybierasz najpierw biznes tak. i zajebiście podoba mi się ten framework, że myślisz sobie, dobra, to rzutujemy to. Dobra, te treningi nie muszą być y, mhm. super katorżnicze, codzienne i tak dalej, no, ale jednak to jest cholernie duży blok czasowy i tak. chyba, tak? Tak, to znaczy w y, treningi zawsze robiłem codziennie mhm. i to była minimum taka godzina dziennie wychodziła średnio, czyli to powiedzmy nawet trochę więcej, te 8-10 godzin w tygodniu było zawsze. To mhm. był taki powiedzmy standard. Jak na standardy triathlonowe to tu jest bardzo mało czasu. Dobra, no to rzeczywiście mało, w, w, w sensie mało, ale... Tak, no bo powiedzmy, że stosunkowo. przeciętnie mówi się, że żeby się przygotować do Ironmana zwykłego, to trzeba pomiędzy 15-20 godzin w tygodniu wysiłku włożyć, żeby to zrobić. Nie? Ja uważam, że to jest totalnie przestrzelone, i trzeba albo startować z poziomu minus 140, ja startowałem z poziomu ujemnego, no bo mój, moje powiedzmy wyniki wydolnościowe nigdy nie były dobre, bo ja tych sportów wydolnościowych po prostu nie uprawiałem nigdy startowałem z poziomu palenia fajek i udało mi się w naprawdę małym nakładem czasowym to osiągnąć, więc uważam, że to jest takie właśnie robienie z tego Super. robienie z przygotowań do Ironmana więcej niż one rzeczywiście są, to jest trochę tak jak z, przedsiębiorczo, z przedsiębiorczością, że budowanie biznesu Okej, okay, ono wymaga nie, wi nie wiadomo jakich poświęceń, ale jeżeli celujesz w Wilona Maska czy, czy w Bezosa, ale jeżeli chcesz po prostu prowadzić biznes, bawić się tym, cieszyć się tym i mieć tego w satysfakcji frajdę, no to na miłość Boską nie musisz poświęcać, nie wiem, rodziny, y, oszczędności życia, po drodze, nie wiem, palić wiosek, y, palić mostów i robić inne rzeczy, bo. No, uważam, że za dużo jest tej takiej teatralnej dramaturgii we wszystkim. I tak samo jest właśnie zresztą w sporcie, że tak się mówi o tym, że trzeba, nie wiem, tysiąc godzin poświęcać. Nie, nie trzeba. Ja się przygotowałem Super, do, do, do podwójnego Ironmana, robiąc te pomiędzy 8 a 12-15 godzin w, w tygodniu, bo rzeczywiście w tym okresie m, najintensywniejszym, czyli te okresy tam czerwiec, lipiec, sierpień, no to wtedy tych godzin było więcej. Ale mhm. paradoksalnie. W sierpniu, y, wtedy byliśmy właśnie z Krystianem na, na wyjeździe na y, Majorce. Ja wtedy przykręciłem treningi do, do totalnego minimum, dałem sobie taki, taki czas na taką spontaniczność i taki luz, y, gdzie właśnie zrobiłem to celowo, bo pomyślałem, że za bardzo mi ten sport zaczyna wjeżdżać na bani, że ja muszę, że ja coś muszę udowodnić. Pomyślałem, kurde, komu ty chcesz coś udowodnić? Po co? W ogóle, jaki jest cel? Są rekordziści świata, oni coś udowadniają, a ty czy będziesz? 50, 40, 200, tysięczny, To nie ma żadnego znaczenia. Yy, I to był dla mnie też taki bardzo duży perspektyw switch, że właśnie byłem w stanie sam sobie to odpuścić, no bo byłem na wyjeździe, no bo już było blisko i wiedziałem, że teraz mogę coś spieprzyć a i tego tak mhm. już nic nie poprawię. Okej. Okay? Okay. Ty masz yy, właśnie taki. W sobie taki mindset, że jak coś zaczyna ci wchodzić właśnie za mocno w jakieś sfery życia, to zapala ci się szybko czerwona lampka i zaczynasz to odcinać. Ja tak mam, ja, ja tak mam z alkoholem na przykład, nie? że dlatego właśnie nie piję, bo wiem, że długa regeneracja że trzeba po prostu jakieś tam, nie wiem, 20 tam paru dni, żeby rzeczywiście dojść do takiego stuprocentowego laserowego fokusu, który przychodzi. I pytanie, czy ty też to masz właśnie szybko, bo tak mi się wydaje, że z tym sportem właśnie to się pojawiło. Mm, tak, tylko, że to też nie jest coś, co, co, co mam, tylko to jest coś, co też wypracowałem mhm. przez, przez, powiedzmy, lata obserwacji, no nie, bo to też nie jest tak, że, nie wiem, mam jakiś Trzecie oko, które sprawia, że widzę coś, czego nie ma. Jednak trzeba mieć trochę taki, taki umysł, panikarza, że coś ci ucieka, albo sobie to wgrać, tak jak mówisz, bo mi się wydaje, że ja nie wiem, czy ja to wyrabiałem, czy, czy mam gdzieś. to znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie tej powiedzmy tej, tego introwertyzmu, tego, mhm. że jednak. Y Poświęcasz czas na refleksję nad samym sobą. No nie? więc to po prostu trzeba mieć. Jak to masz, no to wtedy jesteś w stanie, powiedzmy, łączyć te kropki. no nie? O tym właśnie też uh -huh. Adren, o którym wspominamy już chyba po raz, po raz setny, ale, ale to dlatego, że warto on też właśnie bardzo często mówi, że ta natura przetwarzania wewnętrznych informacji, procesowania różnych rzeczy właśnie pomaga mu w tym, żeby tego typu rzeczy dostrzegać. No bo to są takie niuanse, no nie? Ja mam tak właściwie ze wszystkim, bo też wiesz, mówię, że na pierwszym miejscu jest biznes, ale też kiedy, kiedy widzę, że za bardzo zaczynam dryfować w tym kierunku, kiedy przestaję widzieć cały świat poza biznesem, to wtedy wiem, że to jest też moment, kiedy muszę zaciągnąć hamulec ręczny. Mhm. Bo tak jak bardzo szanuję przedsiębiorców, którzy idą w to w 100% i potem mówią, że nie wiem, poświęcili małżeństwo coś tam dla zbudowania mhm. imperium, ja tak po prostu nie chcę żyć, bo to, to się ze mną nie rymuje. Tak? Dla mnie taki, takie ekstrema w żadnym aspekcie nie są fajne i tak jak. Prawdopodobnie takie majątki są do pozazdroszczenia. Tak, taki styl życia dla mnie po prostu jest nie, nieakceptowalny. Ja tego nie chcę. No nie? Więc, więc mam także, bardzo jestem świadomy tego, co robię, jak robię i po co to robię. Bo to właśnie dla mnie ten cel jest bardzo istotny, no bo mhm. kiedy cele są jasne, decyzje są proste, nie? Tak, właśnie o to miałem zapytać. Jaki jest twój nadrzędny cel, który cały, cza cały czas pomagać i wytrwać w tych swoich postanowieniach? Wiesz co? Chcę mieć fajne życie, zgodne z tym, co sobie postanowię, co sobie wymyślę, i właśnie. To, o czym mówiłem w kontekście Henryka, że właśnie, tak jak nie wiem, modne jest wyjeżdżanie w ciepłe kraje. Taką stwierdził, że on chce żyć w Polsce i być na, na zimę w Polsce, bo po prostu zima jest ładna. Tak samo staram się kalibrować rzeczywistość, tak, żeby żyć w zgodzie z samym sobą na dzisiaj i żeby robić to, co, mi, co mnie gdzieś tam jara, po prostu, tak? to, to, co, co, to, co mi sprawia przyjemność i satysfakcję. Czyli prowadzenie biznesu mi sprawia przyjemność i satysfakcję, to ten biznes prowadzę. Jeżeli czuję, że Zaczynam tracić tą satysfakcję, a za bardzo już w taki pracocholim, że muszę coś udowadniać. To wtedy mówię: hola, hola, ty nie po to to robisz, żeby nie wiem, kupić sobie Lambo czy mieć tych Lambo 10, no nie? Mhm. Że masz inne, inne potrzeby, inne cele, inne dążenia. Tak samo właśnie mam ze sportem, tak samo mam właściwie z czymkolwiek, co robię w życiu. Jeżeli widzę, że to przestaje być e, rutyna w rozumieniu. Sprawdzonego procesu, który mnie doprowadza do konkretnego celu, a bardziej coś zaczyna być rytuałem, czyli czymś, co robię bardziej dla robienia niż dla konkretnego celu, no bo ja tak kojarzę rytuał. Jako coś, co okay. po prostu robię, bo robię, no nie. Nauk. Tak, jako nauk. To wtedy robię krok do tyłu i się zastanawiam, czy to jest rzeczywiście coś, co mi pozwala te cele osiągać. Bo tu właśnie znowu wrócę do tych, do tych porannych rutyn, rytuałów, czy jak to tam kto, kto nazywa, to już mniejsza o to. Ale jeżeli to jest coś. Co ci rzeczywiście pomaga w osiąganiu twoich celów, to to jest zajebiste. Ale jeżeli to jest coś, co ci zabiera czas, co ci zabiera energię, co ci odciąga od tego, co ty chcesz zrobić, no to właśnie warto się zastanowić, czy to jest rzeczywiście jakieś wsparcie. Bo to, że wszyscy morsują, to, że wszyscy, nie wiem, medytują, to, że wszyscy piją rano ashwagandę czy biorą Lions' main czy whatever. To nie znaczy, że to jest coś, co, co ciebie wspiera. Bo tak samo jak, tak, nie wiem, są. 6 godzin rutyny porannej, a pracy zero. No? Dokładnie. Mhm. Bo to jest właśnie tak, że wiesz. Ostatnio do, do tego w ogóle zaczynam dochodzić, do tego co ty mówisz. Tak, bo no wiesz, są, warto się nad są tym przedsiębiorcy, którzy na przykład mówią: No, dobra, ale ja zrobię tą 6-godzinną rutynę, potem dwie, mam, mam tylko dwie godziny pracy, bo o 14 muszę kończyć, bo chcę spędzić czas z rodziną. No nie, no to tak. wtedy się zastanów, czy ta rutyna jest ci naprawdę potrzebna. Walić to, zacznij od pracy, tak. a dopiero potem, jak się zmieści, to, 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 to rób inne rzeczy. Tak, nie? bo tutaj właśnie mhm. wrócę do tego, do, bo, bo to też jest bardzo fajny taki fragment rozmowy Adriana z, z Krzysztofem Stanowskim, gdzie właśnie Adrian się pytał y, Krzysztofa, jak ją ma właśnie. Tryki biohackingowe, i tak dalej, i on powiedział, że on nie stosuje żadnych takich rzeczy, on po prostu wstaje rano, idzie do roboty i, i, i zapieprza. Tak? Uh -huh. y I paradoksalnie, o ile rutyny, biohacking, inne te rzeczy, one są zajebistym narzędziem, ale kiedy masz na nie przestrzeń. Tak. Ale najlepszym narzędziem do realizacji zadań, do wykonywania pracy jest, uwaga, wykonywanie pracy. Więc od tego trzeba zawsze zacząć. Więc jeżeli zrobisz to i to zmasterujesz, czyli dowożenie tematów, kończenie zadań i realizacja tasków to ta cała reszta jest w stanie ci wtedy pomóc, bo jesteś w stanie zwiększyć swoją efektywność. Ale jeżeli ty zresztą to jest tak samo mam takie właśnie bardzo ja jestem uczulony na automatyzację, produktywność tego typu słowa, bo ja uwielbiam że z nich korzystam, ale uważam, że automatyzacja czy robienie produktywnie rzeczy nieproduktywnych nie ma żadnego sensu. Tak. Bo co z tego, że zautomatyzujesz coś co nie jest ci potrzebne, skoro to nie jest nieproduktywnych ci potrzebne rzeczy, tak. Dokładnie, mhm. więc Paradoksalnie produktywność i automatyzacja zaczyna się od poukładania procesów, czyli od zastanowienia się, czy to, co ja robię, ma w ogóle sens. Bo często właśnie przy automatyzacji, i tutaj z kolei, jak nie wiem, rozmawiam z, z ludźmi w stylu, w stylu Adam Duda, który właśnie też jest, ma fantastyczne podejście do automatyzacji, no to najczęściej, co wychodzi podczas współpracy z klientem, to że mają niepoukładane procesy. I co u nich robi największy zwrot inwestycji? Wcale nie dobranie tłustaka, tylko mm -hmm. powycinanie zbędnych elementów procesów. I tak samo jest właśnie z produktywnością. Jeżeli my się zastanawiamy nad tym, czy, czy będzie lepsza dla nas Ashwagandha czy Lions Main, to prawdopodobnie patrzymy zupełnie nie w tym kierunku, bo my się musimy zastanowić, czy lepsze jest dla mnie wstanie o 5 rano i być niewyspanym, czy jednak pospanie do 9 i posiadanie więcej czasu na, na sen, tak? Gdzie na przykład dla mnie to jest game changer, gdzie się mówi bardzo dużo o tym, że to wstawanie rano jest takie świetne. Ja nie wstaję rano od lat, i dla mnie to jest, to była duża zmiana. Ja nienawidziłem nigdy rano wstawać. I teraz ja wstaję sobie sobie później. U mnie poranne rutyny są przesunięte później, ale się czuję wypoczęty, mam energię do działania. I to jest znowu moja rzecz. Tak samo jedni mówią, jest śniadanie, inni mówią, nie jest śniadań. A ja mówię, zrób to, co u ciebie zagra. Bo to, że ktoś stosuje intermittent fasting i je ja raz na dwa dni, zajebiście. Ja też stosuję intermittent fasting. Ja po prostu nie jem śniadań i u mnie to się sprawdza. Tak, Ale to są tak, tak. To jest lata prób i błędów. nie? Ostatnio się w ogóle o tym przekonałem, bo nawet, nawet powiem ci, że myślałem o tym... Yy... Przed, przed podcastami, na przykład, czy, czy ja mam jeść śniadanie, czy nie, bo jak zjem duże, to będzie, to yy, krew spłynie do żołądka, mózg będzie mi gorzej pracował, a rozmawiam jednak z hiperinteligentnymi ludźmi, więc muszę mieć super dojście i yy, zaczę, zacząłem o tym czytać, a z drugiej strony później stwierdziłem, kurde, muszę to sprawdzić i przetestować na sobie po Dokładnie. prostu. Battle test, tak, tylko to, no, jest battle testem. Yy yy. yy, jeszcze, jeszcze mam do ciebie pytanie a propos, yy, a propos tego, że yy, czasem Odpuszczasz i to, to jest spoko. Ja to totalnie szanuję. Fajnie, że masz na tyle świadomość, żeby zrobić sobie taką przestrzeń. Z drugiej strony spotykam coraz więcej ludzi i czuję u siebie coś takiego, że jak ja wpadam w coś, to jest to niemalże obsesyjne. I mam wrażenie, że. Sporo takich osób, właśnie czy w biznesie, czy w jakichś innych dziedzinach, osiąga sukces w momencie, w którym naprawdę obsesyjnie się tym zajmują. Mhm. Odcinek z, e, z Grzegorzem Warzechą. Totalnie obsesyjny człowiek, i zresztą mówi o tym otwarcie, że jest to bardzo niezdrowe w jego przypadku, bo jest po prostu ostrym pracocholikiem i nawala, ale no niesamowity, gigantyczny ale sukces. I teraz... Pozwól, że cię zatrzymam, mm -hmm. bo wiem, wiem do czego zmierzasz, a tutaj wrócimy do tego, znowu, do, tego, do tych toolsetów, do tych frameworków, mm -hmm. które działają na ciebie w danym momencie. I to też jest bardzo mocno powiązane z celami, bo jeżeli rzeczywiście chcesz osiągnąć top topów, to wtedy nic innego niż obsesja po prostu nie ma tak. sensu, bo jak chcesz wygrać, nie wiem, z zielonym Maskiem czy z Bezosem, którzy są totalnie zafiksowani na tym, żeby być numerem jeden. To, co ja wspominam, to jest to, że ja ani w biznesie nie chcę być numerem jeden. Ja nie mam na to ambicji. Po prostu nie chcę, tak? Nie chcę mieć, nie wiem, największego biura rachunkowego w Polsce. Nie chcę uh -huh. być wyjadaczem, nie chcę być na pierwszych stronach gazy. W sensie, jeżeli to zrobię, do tego dojdę, super. Bardzo się będę z tego cieszył. Natomiast nie jest to moim celem. Właśnie dlatego, że. Tutaj trzeba się zastanowić, tego czego ty naprawdę chcesz chcieć, bo to jest, mam wrażenie, ten, ten klucz, że uh -huh. my bardzo często chcemy czegoś, czego, czego tak naprawdę nie chcemy, tylko daliśmy sobie wdrukować ten komunikat gdzieś tam, bo w biznesie, nie wiem, wypada mieć drogi garnitur, drogi zegarek, czy właśnie siedzieć tak. zimą na wakacjach. Jeżeli tego chcesz, tak naprawdę wewnętrznie tego chcesz, czyli zadasz sobie tak wiele pytań, dlaczego i na każdy znajdziesz odpowiedź, że, że to będzie po prostu z tobą grało, to zajebiście, bądź obsesyjny i, i rób to, tak? E, właśnie u mnie ta, to, że ja się wycofuję z różnych rzeczy, to nie, nie wynika z tego, że dochodzę po prostu do trudnego momentu, tylko widzę, że to nie służy moim celom, mhm. to nie jest coś, co ja chcę robić, no bo okej, okay, ja mogę chcieć mieć to Lamborghini, potem mieć drugie Lamborghini, potem mieć jacht, private jetta, whatever, mhm. ale pytanie, czy ja naprawdę tego chcę? Czy ja naprawdę chcę siedzieć teraz w zimę, w, nie wiem, w, w Maroko? Nie, bo ja lubię zimę. Zima jest ładna. Lubię siedzieć. W, Zresztą w Polsce, tak, w Polsce jest jedna z najładniejszych. Tak, w Polsce jest jedna z najładniejszych na świecie. E, lubię siedzieć w beczce, pomimo, że ja uwielbiam ciepłe kraje, uwielbiam ciepłą, mhm. ciepłą temperaturę. O tyle zimę w Polsce lubię spędzać. I mógłbym sobie powiedzieć, nie no, ja muszę, muszę teraz gdzieś tam pojechać, ale ja wcale nie chcę tak mówić. Więc to jest kwestia. Tego, że ja się, ja się całkowicie z tym zgadzam. Obsesyjność jest niezbędna. Jak chcesz być najlepszym sportowcem, chcesz być Michaelem Jordanem, ale chcesz trenować tylko dwie godzinki dziennie, to nie ma takiej opcji, bo ten człowiek trenuje 24 na 7 mhm. cały czas. Tak samo jest w biznesie. Chcesz być najlepszym przedsiębiorcą, no to musisz to robić obsesyjnie. Uh -huh. Tylko pytanie, czy naprawdę chcesz być najlepszym przedsiębiorcą. Bo właśnie tutaj wracamy znowu do tego, co mówiłem odnośnie samej przedsiębiorczości. Pracy na etacie, czy nie wiem, czy nie pracowania, tylko robienie rzeczy pro bono. Która z tych rzeczy jest lepsza albo gorsza? Jak to ocenić, jak to, uh -huh. jak to zważyć? To jest tak jak z no ocenianiem przedsiębiorstwa. Które jest większe, lepsze, gorsze? To zależy od tego, co przyjmiemy za kryteria. Jeżeli twoim kryterium jest zarabianie jak najwięcej siana, no to zysk jest dla Ciebie kluczowy. Jeżeli Twoim kryterium jest stworzenie jak największej organizacji, no to prawdopodobnie zatrudnienie albo właśnie obrót będzie dla Ciebie największym kryterium. Uh -huh. Jeżeli Twoim kryterium jest wyciąganie pieniędzy pasywnie z organizacji, to Twoim celem jest to, żeby po prostu w niej aktywnie nie uczestniczyć. I tu jest tak dużo znaków zapytania i tak nieoczywistych odpowiedzi, że trzeba bardzo dobrze zdefiniować samego siebie, żeby wiedzieć, jakie są te, te Twoje potrzeby. Bo właśnie y, o tym mówię, że ja się nauczyłem odpuszczać, bo ja się nauczyłem odpuszczać, bo identyfikuję swoje potrzeby. Mm -hmm. Bo moją potrzebą właśnie nie jest to, żeby stworzyć największe biura rachunkowe w Polsce. Ja chcę stworzyć miejsce pracy, w którym sam chcę pracować, w, w, z, z którego moi ludzie są zadowoleni, gdzie y, nie ma y, t, takiego przekonania, że jest jakiś szef tyran. Gdzie po prostu chcemy ze sobą spędzać czas, jednocześnie obsługiwać fajnych klientów, fajne branże, współpracować z tymi ludźmi, z którymi chcemy współpracować i dowozić jakość na jak najwyższym poziomie. Mhm. I czy ja do tego potrzebuję obsesyjnego pracowania całe dnie, poświęcania życia rodzinnego, sportu, zdrowia, innych rzeczy? Nie. I czy ja bym tego potrzebował, gdybym chciał mieć największą firmę w Polsce? Prawdopodobnie tak. Ale ja jej po prostu nie potrzebuję, ja jej nie chcę. To jak w takim razie, bo to jest, to jest mega ważny temat dla mnie, nie? Jak w takim razie odkryć to, czego rzeczywiście chcesz? Bo powiem Ci o co mi chodzi. I, I to jest temat, który bardzo mocno chciałem z Tobą wydrążyć, bo ja mam wrażenie, że Ty masz na to odpowiedź, nie? I, <śmiennie> i jestem, <śmiennie> jestem ciekawy, jak do tego podchodzisz, bo. Ja mam na przykład u siebie problem z, z właśnie z takim zmniejszaniem, odpuszczaniem i tak dalej. I mam taki problem na takiej zasadzie, że ja się niewygodnie czuję w momencie, w którym nie mam takiego celu, który jest taki naprawdę hardkorowy. Nie? I to jest jakby dla mnie odpowiednia, odpowiednie nastawienie, które w ogóle sprawia, że mi się chce. Mhm. I ja ten podcast robię z zamysłem, bardzo pragmatycznym, to ma być najbardziej przydatny podcast dla przedsiębiorców w Polsce ever. Mhm. Nie? I nie, po prostu to robimy i lecimy na po prostu numer jeden. Mhm. I wszy wszystkie decyzje, które podejmuję tutaj, związane z tym podcastem, zawsze przyciskam po prostu jak przez maszynkę do mięsa, mhm. przez framework i zadaję pytanie. Czy to sprawi, że ten kontent będzie bardziej wartościowy dla przedsiębiorców? Mhm. Jeżeli tak, ok. Jeżeli nie, absolutnie wykaszamy. Tak. Dlatego. Yy, z, yy, I tym frameworkiem robimy zakupy, tym frameworkiem zapraszamy gości, tym frameworkiem przygotowuje się do rozmów, i tak dalej. Yy, I teraz wiem, że gdybym spasował yy, z tego, to czułbym się źle. I ja też mam to w miarę przepracowane. Nie? I teraz pytanie. Czy masz jakiś sposób na to, żeby właśnie odkryć, co jest takim Twoim celem? Jak to zrobić? Długie pytanie, wiem. Tak, yy, ale w, tak właśnie wracając do tej esencji, to właśnie mam wrażenie, że jeżeli znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy chcesz to robić, czy chcesz chcieć to robić, to w tym momencie tutaj nie ma wątpliwości. Bo, okay. bo tak jak mówię, yy, z czego. Czyli to jest to pytanie. Ta... Tak, no mhm. bo jeżeli rzeczywiście chcesz chcieć to Lambo, chcesz chcieć ten numer jeden na liście najbogatszych Polaków w Forbesie, Właśnie mam wrażenie, że te cele finansowe, one są tak płytkie, że ciężko o nie zbudować jakiś, znaczy, jakiś fundament. Nie? I tak i nie, bo z jednej strony można mówić, że to jest płytkie, ale z drugiej strony, że, żeby dojść do takich celów finansowych, trzeba posiadać ogromne zasoby wewnętrzne. W sensie takim, że Żaden byle jaki człowiek nie dochodzi do spektakularnych 100 wyników. 100% się zgodzę, tylko chodziło mi o to w tym stwierdzeniu, że moim zdaniem człowiek, który dochodzi do miliarda, on absolutnie nie ma pragnienia posiadania Lambo, tylko on po prostu chce być miliarderem i absolutnie te, te jachty i te zabawki i tak dalej to są totalne dodatki i moim zdaniem na nich nie da się zbudować y, takiej tak. motywacji, żeby dojść do miliarda. O tym mówię, że, A czy że bo to jest że, na, na, że najczęściej tutaj to jest tak, że ludzie, którzy budują takie fenomenalne, ogromne y, biznesy, przedsięwzięcia cokolwiek, to są przeważnie ludzie, którzy mają którzy czerpią ogromną satysfakcję właśnie z zbudowania różnych rzeczy i dla nich o, większą wartością jest ten impact, który są w stanie mieć na, mieć, yy, na świat, na rzeczywistość, na, na otoczenie yy, i to ich gdzieś tam motywuje, no nie? Yy, ja to upraszczam oczywiście do tych, yy, do tych Lambo, do tych jachtów, yy, ale, to, ale to właśnie znowu jest to odpowiadanie na pytanie, czego ty ch chcesz chcieć? Jeżeli ty chcesz taki impact generować, no to super, tylko pytanie, czy każdy z nas ma obowiązek chcieć taki impakt generować. Absolutnie nie. Każdy z nas ma obowiązek znalezienia swojej drogi. Dokładnie tak. Ale właśnie, ale właśnie to jest znowu to. No bo pytanie, czy lepsze będzie, nie wiem, ktoś, kto poświęca swoje życie, żeby pomagać biednym w Afryce? Czy lepszy będzie ktoś, kto poświęca swoje życie na to, żeby generować ogromny biznes, żeby mieć ten impakt finansowy, społeczny, cokolwiek. To są dwie zupełnie moim tak. zdaniem rzeczy, które nie są do, do wyważenia. Oczywiście możemy mówić, kto ten impakt ma faktycznie większy, ale to jest znowu kwestia preferencji. I teraz, żeby to dobrze wybrzmiało, to tak jak mówię, ja tu nie wartościuje. Tych podejść. Ja mam szacunek i do jednych, i do drugich, mhm. bo to jest właśnie kwestia tego znalezienia tego swojego ja, tej swojej tożsamości. To jest to, o czym mówi, nie wiem, Simon Sinek w pytaniu, wiesz, że zaczyna od dlaczego. Ale właśnie to jest to, że czy ty chcesz chcieć to, czego chcesz, bo to jest, to jest ta, ta, okay. ten kluczowy aspekt. Mhm. Jak sobie odpowiesz na to Super. pytanie, to ty wtedy wiesz, czego ty potrzebujesz. I wiesz, dyskutowanie, czy lepsza jest jakość, czy lepsza jest ilość, czy lepsza jest, nie wiem, zarabianie hajsu, bo, bo bardzo często, wiesz, tak się dzisiaj przyjęło, że jeżeli buduje biznes, to ten biznes musi być duży. Jeżeli buduje biznes, to on musi mieć jakość, a za jakością przyjdą pieniądze. Doskonale wiemy, że rzeczywistość wygląda całkowicie inaczej. Bardzo często główną jakość zarabia dużo lepiej tak. niż genialna jakość. Oczywiście. Także to są zupełnie inne rzeczy. I pytanie wiesz, po co chcesz to robić? Aha. Nie? Dla mnie budowanie biznesu to jest budowanie takiej rzeczywistości, w której ja chcę żyć. Yy, I tyle. Czyli właśnie możliwość, żebym mógł wstać o godzinie dziewiątej, a nie o godzinie piątej mhm. rano, tak? Yy, możliwość... I to wszystko wy, wyciągnąłeś właśnie z tego pytania? Czy, czy chcesz yy, a czy tego, czego chcesz? tak? Mhm. Chciałbym powiedzieć, że tak, mhm. ale to okay. pytanie usłyszałem dosłownie wczoraj, bo mhm. wczoraj słuchałem właśnie tego podcastu yy, u Chrisa Williamsona z Davidem Leidem, yy, gdzie David Lej to jest tylko ikona fitnessu, inaczej, to była tylko ikona fitnessu w moim rozumieniu. To jest bardzo młody mhm. chłopak, ale on ma tak głęboką introspekcję, że ja po prostu zbierałem szczękę z podłogi po przesłuchaniu po tego, tego odcinka. W ogóle bardzo, bardzo polecam, bo to jest... No, Podlinkujemy. Coś niesamowitego. W każdym razie yy, właśnie tam Chris kilka razy to pytanie zadał, właśnie yy, czy chcesz tego, czego chcesz? Czy, czy chcesz chcieć to, czego chcesz? Yy, I właśnie to mi się fajnie spięło z tym, co, co właśnie Henryk u siebie opublikował, to było jakby tego samego dnia, no, nie? Mm. że właśnie to jest... Yy, Hmm, może nieświadomie wcześniej, ale do tego pytania właśnie dążyłem. Czy ja rzeczywiście okay. tego potrzebuję? Czy ja rzeczywiście uh -huh. chcę iść w tym kierunku? Czy ja rzeczywiście chcę prowadzić taki biznes? I najczęściej, kiedy sobie odpowiadasz na to pytanie, to wtedy wiesz, czego ty potrzebujesz, albo czego ty nie potrzebujesz. I właśnie tutaj to widzisz, to jest ciekawe, jak to wszystko się fajnie zazębia. Ten był właśnie dla mnie ten podwójny Ironman, bo z jednej strony. To, to, co mówiłeś, że teraz mam takie przekonanie, poczucie, że jestem w stanie góry przenosić, ale z drugiej strony to był ten moment, kiedy ja już doszedłem do takiego wyzwania, które przestało mieć jakiś, jakikolwiek cel. W sensie, czy ja chcę zrobić potrójnego, pięciokrotnego, dziesięciokrotnego? Nie chcę, bo ten podwójny to było wystarczająco traumatyzujące przeżycie z perspektywy wysiłku fizjologii, że już więcej nie potrzebuję. Ale co jest istotne, to jest to, że właśnie to mi dało tą refleksję, znowu pogłębiło to, że. Rób to, co cię wspiera i to, czego ty potrzebujesz, ty jako człowiek. No bo wiesz, to, że, nie wiem, e, twoi znajomi lubią blondynki, to nie znaczy, że twoja żona musi być blondynką i ty musisz na niej, na niej wywierać presję, żeby była blondynką, prawda? I albo, tak samo rudą. Jest, albo rudą. Albo <laughs> rudą. I tak samo jest właśnie w biznesie. To, że jest presja społeczna na to, że wszystkie biznesy muszą być ultra rentowne, że właściciel firmy ma jeździć, nie wiem, Lamborghini. A co, jeżeli ty robisz Volkswageny? i chcesz mieć passata, no to czy w tym jest coś, nie wiem, ujmującego, gorszego? Układaj swoją rzeczywistość w taki sposób, żeby ona służyła tobie, a nie komuś innemu, bo... bo Ważne. No, tak, to jest kluczowe, no, nie? I paradoksalnie jeżeli nauczysz się yy, właśnie rozróżniać to, co chcesz chcieć, to wtedy wszystkie te, te klocki układają się na miejscu, nie? Mhm. I właśnie to jest kluczowe, żeby zawsze sobie zadawać pytanie, czy to, czego chcę, rzeczywiście jest moje. Bo może być tak, że okej, okay, ja tego chcę i mi się wydaje, że ja tego chcę, ale to wynika z tego, że nie wiem, no, oglądamy się tego w telewizji, no bo tak działa marketing, tak, umówmy się, no tak, budowanie tych potrzeb, y -y -y. nie? I niektóre te potrzeby mogą być zbieżne z tobą, a niektóre nie. I właśnie to jest to, że na przykład w zimę ja sobie zdaję sprawę z tego, że dla mnie wyjeżdżanie jest fajne, ale ja zimę bardzo lubię spędzać tu na miejscu, bo mogę wtedy sobie właśnie nie wiem, pomorsować, pobawić się z tym zimą, którego oczywiście nie lubię, bo, bo ono jest nieprzyjemne, ale ono pozwala mi wydobyć z siebie więcej. I jak ja sobie skracam ten czas bycia w Polsce w tym okresie zimowym, no to jest to dla mnie moment, kiedy ja sobie zabieram tę możliwość, no nie? Mhm. A z drugiej strony masz na przykład to, że nie wiem, chciałbym sobie pojechać na y, miesiąc do Hiszpanii, gdzie jest ciepło, i powiedzieć na rowerze. I to jest znowu wyważenie, czego ja chcę bardziej, co jest mi bardziej potrzebne, no nie? W, w, właśnie w tym tygodniu dosłownie myślałem o, o tych wyjazdach. Ja nie, nie lubię zimy w mieście strasznie. Tak, no bo zima w mieście to jest te, nic, z, nic przyjemnego, te. tak? nie w korkach, mm. wiadomo, tak? Ale są, są down, downside'y i upside'y, no to jest tak jak z wszystkim, nie? To tak samo jak właśnie, wiesz, lato w ciepłym miejscu jest fajne, jak jesteś nad wodą, ale jak na przykład musisz pracować w momencie, kiedy na dworzu jest 40 stopni, no to być tak. może to nie do końca jest Twoja przyjemność, nie? Dobra, Łukasz, sprzęt. Widziałem, że na zawody brałeś dwa rowery. Tak. Kto tak robi w ogóle? Robią to, to, tak ludzie? W ogóle, jak to jest. Kres... Każdy zawodnik tak? miał, miał okay. dwa rowery. To, to Dla mnie to był szok. W ogóle, jak się właśnie przygotować sprzętowo? Czy to jest duży wydatek, żeby wystąpić w takim podwójnym Ironmanie? Czy można to zrobić na zwykłym składaku? Można to zrobić na zwykłym mhm. składaku, to jakby nie jest problem. Nie potrzebujesz do tego statku kosmicznego. Ja sobie akurat taki rower kupiłem z dwóch powodów. Po pierwsze, bo innego nie stać, a po drugie, dlatego, że po prostu chciałem taki rower mieć. Mhm. To nie wynikało okay. z tego, że nie wiem, potrzebuję tego do performanceu. Bo tak jak mówię, ja nie startuję po to, żeby osiągać jakieś spektakularne wyniki. I tyle. Ja sobie kupuję ten sprzęt bo po prostu mogę i chcę. I to właśnie jest to właśnie jest ton, nie? Te twoje rowery są customowe czy nie. czy kupiłeś zestawy gotowe? Nie, kupiłem zestawy gotowe. Pierwszy rower to był mam speca nawet nie wiem, jak to jest, to jest chyba Ales. W każdym razie to był używany rower, mhm. który kupiłem, bo mi się mieścił w budżecie, bo był czarny i Marcin, to szybszy. którego w, w, właśnie w, w sklepie rowerowym kupowałem ten rower, dał mu zlecenie, że to musi być coś, coś fajnego, ładnego do 3,5 tysiąca złotych, nie? Mhm. O, no to super, super cena. Tak, więc, więc tutaj też to jest Coś, co mam wrażenie, i tu znowu wracamy właśnie do, e, do tego, czy chcesz tego chcieć. No nie, bo triatlon to jest taki sport, który jest bardzo specyficzny. Jak sobie spojrzysz na ten półświatek triatlonowy, to tam są właśnie te rzeczy, które wypada albo nie wypada. No nie, na zasadzie no, pływanie żabką, no jak to, nie? Mhm. E, gdzie ja uważam, że to jest totalnie absurdalne, bo to jest taki sam stypowanie jak każdy inny. Jak, jak, jak pływasz, nie wiem, grzbietem, to zrób triatlon grzbietem. W czym to jest gorsze niż, no, Dokładnie. whatever. To wszystko zależy od twoich potrzeb i celów, nie? I tak samo jest ze sprzętem. Ja nie jestem dobrą osobą do wypowiadania się na, mm -hmm. na temat sprzętu, bo ja nie mam ekspertyzy, tak? Ja jestem amatorem. Ale to, to dobrze właśnie, bo... Ja się tego nauczyłem. Mm -hmm. Gdzieś tam tych rzeczy, które, które gdzieś tam wiem i ja je dobieram pod siebie. I mm -hmm. to, co ja mogę poradzić, to jest to, żeby się tego nie bać i przede wszystkim nie patrzeć się na innych sportowców, na innych ludzi. Kupujesz to, na co cię stać. Nie bierzesz na to, nie wiem, kredytu, żeby zaimponować sąsiadowi, że sobie kupisz rower za 50 tysięcy. Bo to jest, wiesz, trochę tak jak w tym, w tym memie, no nie? Że... Masz, masz robota AI, który mówi, do którego człowiek mówi nigdy nie będziesz mieć takiego intelektu jak ty, a AI mówi, no ale po co mi intelekt kogoś, kto, kto bierze kredyt na wesele. <grym> I, I paradoksalnie właśnie to jest ten case, że mnóstwo ludzi, które wchodzi w triatlon, zanim w ogóle za, nauczy się jeździć, biegać, to kupuje, nie wiem, buty za dwa koła, rower za pięćdziesiąt koła albo w ogóle rower czasowy i, i wiesz, ja mam szosę. Po prostu rower szosowy, nawet nie nakładam Lemontki na, na te długie starty. Ktoś mi powie, ale przecież w Tertlonie to się startuje na lemonce Ja nie umiem na tym jeździć, hmm. nie chcę na tym jeździć, bo uważam, że moje bezpieczeństwo na drodze jest dużo niższe. Jeżeli ktoś, jeżeli komuś jest z tym komfortowo, zajebiście, jeździ, rób to. Ja tego nie lubię, ja lubię mieć ręce na hamulcach podczas jazdy, szczególnie po mieście, kiedy nie wiem, jest ruch miejski, samochody wyjeżdżają, wiem jak się w Polsce jeździ, więc... A co, co to jest Lemontka? Lemontka to jest... Yy, to są takie rurki, które masz na, masz na kierownicy w, w rowerach czasowych, czyli tych triatlonowych. One są z, zintegrowane, że masz tam e, wajchy do zmiany biegów właśnie na końcu tej, tej lemontki. A, i chodzi o to, żeby być bardziej opływowym, tak? Tak, żeby okay. być w, w pozycji bardziej aerodynamicznej, mm -hmm. no bo to, to się przekłada bezpośrednio na powiedzmy komfort jazdy, prędkość i tak dalej. Ale mm -hmm. w związku z tym, że ja nie startuję po to, żeby bić jakieś rekordy świata, ja tam, ja, ja tam walczę tylko sam ze sobą i, mm -hmm. i cała reszta mnie zupełnie nie, 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 nie ferpuje. Właśnie to jest to, to, do czego zmierzam, że Konfigurując swój sprzęt, trzeba brać pod uwagę finanse, jakie masz. Czyli, jeżeli to jest swoje hobby i nie masz na to y, zbudowanej poduszki, to się nie zapożyczaj po to, żeby sobie kupić rower za nie wiadomo jakie pieniądze. Tym bardziej, że niekoniecznie wiesz, że będziesz chciał w tym sporcie dłużej siedzieć. I, i to, dlaczego ja kupiłem rower szosowy, a nie czasowy, to dlatego, że nie chcę bić rekordów. Po drugie, ta jazda Lemontkowa y, próbowałem i to mi nie leży. A po trzecie, uwielbiam szosę. Uwielbiam rower szosowy, uwielbiam kolarstwo jako takie, właśnie kolarstwo szosowe i z tego mam największy fan. A to, że ja potrzebuję rower czasowy na trzy starty w roku, to czy warto go kupić? No nie, no bo na szosie po prostu jeżdżę. A czasówka by stała i się kurzyła, albo bym jeździł na trenerze, bo bym się bał wyjechać na ulicę. Nigdzie... czasówka to jest taki rower, który jest tak. porównywalny z butami startowymi, jak masz buty mhm. biegowe i startowe, tak? Tak, mhm. to Czyli się... taki super wyżyłowany, odchudzony i tak dalej. Tak też zgabuje, plus to tak? jest też inna konstrukcja aerodynamiczna, bo one mają inną mhm. geometrię, tam inne, inne kąty nachylenia. Bo w... I tym się na co dzień nie jeździ, tak? Zależy. Tak? Jeżeli są zawodnicy, mhm. którzy lubią, umieją i chcą na tym jeździć, to jeżdżą, jak najbardziej mhm. trenują na tym. Natomiast jest też część zawodników, która używa rowerów czasowych tylko i wyłącznie do startów. Ale mhm. też fakt jest taki, że tutaj trzeba wyważyć to, że na takim rowerze też trzeba umieć jeździć. W sensie można na przykład wypożyczyć taki, te, taki rower na start, ale jak nie umiesz na nim jeździć, no to ten benefit może nie być do końca taki, jak sobie, tego, jak, jak sobie to wyobrażasz. No bo też. Są na przykład ludzie, którzy leżąc na lemonce biorą całkiem takie agresywne zakręty, nie? gdzie ja jadąc na szosie boję się wejść w taki sam zakręt na, na pełnej prędkości, nie? Mhm. gdzie wiesz, to, to ma ogromne znaczenie, więc z perspektywy mnie jako amatora, ja dobieram sprzęt pod siebie, jak to komuś nie pasuje, no to to jemu nie pasuje, ale mi to pasuje, więc to mhm. jest dla mnie jak najbardziej, jak najbardziej ok, więc Spoko, a by... to się tam da zrobić budżetowo, mhm to się da zrobić właśnie na totalnie tanim sprzęcie i też byli zawodnicy którzy właśnie mieli właśnie. wiesz totalnie budżetowy tani sprzęt mało tego tam byli zawodnicy którzy nie wyglądali w ogóle na ludzi którzy trenują cokolwiek. Uh -huh. To jest zabawne, że paradoksalnie nam się wydaje, że tam startują tylko wiesz tytani, każdy jest supermenem i trenuje 5 miliardów godzin w, w tygodniu. Nie. Tam startują normalni ludzie w ogóle w zawodach. Jak, jak... Czy ja mógłbym pójść tak? To tak. znaczy, pewnie bym nie skończył tak bez przygo... no Trzeba się przygotować. Nie? No trzeba, tak. Przygotować hmm. się trzeba i warto to zrobić chociażby po to, żeby nie cierpieć. Bo to jest tak samo jak z maratonem. Mój pierwszy maraton był, kiedy ja byłem do niego totalnie nieprzygotowany. Ja potem miałem przez dwa tygodnie rozchwianą akcję serca, nie? robiłem go 5,5 godziny, cierpiałem niesamowicie. To było bezsensowne y, przeżycie. I chyba ryzykowne. Nie? Ryzykowne, no, dokładnie. Uh -huh. że, że to po prostu nie ma sensu z takiej perspektywy logicznej. W sensie, jeżeli masz ogromną potrzebę udowodnienia samemu sobie albo komuś, że jesteś w stanie coś takiego zrobić, no to być może możesz to zrobić. Ale czy warto? Nie warto. Moim zdaniem hmm. nie warto. Po prostu lepiej poświęcić ten czas, żeby się przygotować, żeby po prostu nie cierpieć. Czyli takie go goginsowanie nie zawsze ma sens. Nie, bo. bo y, bo tak, może inaczej, właśnie nie zawsze ma sens, bo jeżeli potrzebujesz tego, jeżeli to ci da, tą właśnie dźwignię, no to super, bo właśnie tu, tu znowu wracamy do tego, czy chcesz to chcieć, tak, Cel. no bo mhm. jeżeli cele są jasne, decyzje są proste, o tym już też mówiliśmy niejednokrotnie, ale właśnie, ale właśnie paradoksalnie tak to działa, tak, że, że w momencie, kiedy ty wiesz, że na tym masz zwrot z inwestycji, że ty dzisiaj tego potrzebujesz, czyli masz ten wkurw, potrzebujesz to sobie udowodnić, no to zrób to, bo być może w danym momencie jest, jest ci to potrzebne. Ale jeżeli ty nie masz tego wkurwu, to robienie to, dlatego że wszyscy inni tak robią, to nie ma żadnego sensu, bo mhm. nie musisz przechodzić przez to, przez co przechodził David Goggins, żeby dojść do tego samego poziomu czy mentalnie, czy jakkolwiek inaczej. Bo to jest tak samo jak z prowadzeniem biznesu, to że każdy, nie wiem, prowadzi chociażby, wiesz, biuro rachunkowe w taki sposób, że jest to dedykowane księgowa, nie znaczy, że my też tak musimy robić, my tego nie robimy i sobie też y, świetnie radzimy, więc y, o to chodzi, żeby wszystkiemu... zresztą często tam się pojawia właśnie ta przewaga biznesowa, nie, na no, tej innowacji tak, tak. takiej z, z zaprzeczania status, sta, statusowi QFO, bo y, rzeczywiście tam może być optymalizacja, tak, tak jak mówisz, nie? Ale wiesz, y, właśnie Maciek, z którym, z, z którym biegam, ostatnio też miał takie przemyślenie, że jak Przygotowywał, bo, bo to jest też ciekawy temat, czy trenować z trenerem, czy bez. Ja trenuję bez trenera mhm. od, od zawsze, nie? I niektórzy mówią, ale mógłby szybciej dojść. Ja, ja się z tym zgadzam, ale dla mnie sport ma przede wszystkim, po pierwsze, to jest y, narzędzie do treningu mentalnego, to jest mój, moje numero uno. Po drugie, to jest odskocznia, to jest hobby, to jest coś, co ma mi sprawiać radość, przyjemność. Ja mam chcieć to robić. Y, więc to jest druga rzecz. A trzecia rzecz to jest właśnie to, że to ma mi nie zabierać czasu z innych przestrzeni mojego życia, czyli to ma być dodatek do życia, a nie zastępstwo, więc trening z trenerem by wywierał na mnie niepotrzebną presję, której nie potrzebuję, bo ja, bo ja nie chcę osiągać wyników na poziomie, nie wiem, międzynarodowym, czy, czy wygrywać zawody, to, to jest zupełnie poza moim, moimi ambicjami. Po drugie, trening z trenerem by wywierał na mnie presję w postaci takiej, że ja muszę te jednostki realizować, bo przecież ktoś chce, żebym je, je realizował i ktoś Lepiej wie, co ja potrzebuję robić. Znaczy, to jest oczywiście tak. przenośne, nie? Mhm. Więc to by budowało niepotrzebną presję. Właśnie komponent nie mówi, że odkąd przestał współpracować z trenerem, to ma tak samo, że wróciła mu radość z uprawiania sportu, bo on też tego nie robi po to, żeby robić wyniki. I mówi, znowu się tym jaram, że sobie po prostu idę pobiegać. A wcześniej, jezu, znowu się muszę styrać. bo matko, znowu muszę robić jakieś tam próby czasowe. Dzisiaj nie mam ochoty, to nie robię. Mhm. Po prostu, dzisiaj mam ochotę, nie wiem, pobiegać, to biegam. Mam ochotę pojechać na rowerze, to pojeżdżę na rowerze. A to, że, nie wiem, miałem więcej biegać, to nie ma znaczenia, bo ja nie gonię za żadnym takim celem, powiedzmy, wymiernym. I dla mnie właśnie głównym celem jest ten to, to szlifowanie mentalu yy, i, to, i to, żeby się właśnie dobrze, dobrze czuć i po prostu mieć z tego i radość. Super. I to jest właśnie też coś, co, co, co też do, dotyczy tego sprzętu, że. Warto sobie zadać pytanie, po co ja ten sport w ogóle chce uprawiać, i wtedy pod to wybierać sprzęt, bo właśnie można go mhm. wypożyczyć. Można, nie wiem, od, od, od kumpla pożyczyć piankę. Jeżeli chcesz wystartować w, w, w triatlonie, to sobie nie kupuj pianki za nim trzy koła, tylko wypożycz, zobacz, czy w ogóle ci to będzie pasowało, bo jak, jak, jak się okaże, że nie, masz, nie wiem, obrzydzanie do wody, whatever, to może warto odpuścić, bo to, że akurat triatlon się zrobił popularny, za sprawą między innymi Roberta Karasia, to nie znaczy, że każdy musi go uprawiać. Warto spróbować, ja oczywiście do tego zachęcam, bo sam z niego czerpię mnóstwo profitów, ale być może dla ciebie rozwiązanie będzie po prostu inny sport i dlatego nie warto ulegać tym modom, temu, że coś tam jest popularne, tylko właśnie testować to na sobie, tak, bo mhm. ja te zawody kończyłem żabką i ktoś powie, o, ale wstyd, ale ja przynajmniej mam coś zrobione i mam z tego satysfakcję, a to jest ten klucz, to jest to, co jest najważniejsze, nie, żeby... Mieć satysfakcję z tego, co, co robisz, no bo po to, to robisz, nie? Zajebiste. No, ja myślę o triatlonie, bo akurat jeżeli chodzi, dlatego też między innymi z tą rozmawiam, bo jeżeli chodzi o e, bieganie, e, bieganie to też jest coś, czego nienawidzę, ale na przykład pływanie, pływanie rower to są bardzo fajne pływanie rzeczy. super, no. a rower no. to już jest w ogóle bajka. No. E, dobra. E, chciałbym jeszcze zapytać o jedzenie, jak to jest, bo widziałem też e, chyba na TikToku Twoim, e, że miałeś kurczę cały samochód wypchany jakimiś batonikami i tak dalej. To, to, to jest jednak tak cholernie duży wysiłek, że rzeczywiście trzeba się do tego przygotować. Czy ty na co dzień też się mocno właśnie suplementujesz e, podczas treningów i w ogóle w, w, ogóle w, w życiu? Czy masz to poukładane e, plus. Jak to jest na tym starcie? Czy praktycznie co jakiś czas się doładowujesz tymi rzeczami? Ktoś w ogóle za tobą to nosi? Jak to wygląda, wiesz, znaczy, fizycznie, nie? Po to właśnie, kiedy masz starty w tych ultra zawodach, to masz obowiązek posiadania supportu, no nie? W sensie mhm. był jeden facet, który startował bez supportu i w ogóle szapoba, że on to skończy, bo wysiłek skończył. logistyczny, jaki to jest, tak, skończy, mhm. skończył, no wysiłek logistyczny, jaki trzeba włożyć, żeby samemu to ogarnąć, czyli on miał uzupełnionych tam kilkadziesiąt bidonów, yy, miał żarcie w strefach, oh. które sam pobierał, no szapoba, naprawdę po prostu jak chłop to ogarnął, po prostu Tomek szacun, bo to niesamowity wynik. Yy, natomiast, yy, no właśnie warto mieć support, bo support o to dba za ciebie, w sensie takim, że yy, właśnie dla, dlaczego mówię o tym, że ludzie są tak yy, ogromnym yy, elementem, yy, Tomek Dziura, którego pozdrawiam którego poznałem dzień przed startem bo się okazało, że startuje z Wołomina czyli mojego rodzinnego miasta i się, i się złapaliśmy, żeby, żeby pogadać ma córkę, która właśnie była w jego supportzie no i nasze supporty, czyli właśnie moja Paulina i mój wspólnik Piotr, który ze mną, ze mną pojechał i właśnie Weronika, one się, wszyscy się za sobą zmówili i nas w tym wspierali. I na, nasze zadanie polegało tylko na tym, żeby robić kilometry, robić okrążenia, On, a oni dbali o to, żebyśmy mieli co jeść, co pić, żebyśmy mieli, nie wiem, pizzę, jak, jak, jakie potrzebowaliśmy, ciepłą herbatę, czy izotonik, czy wodę. Oni to wszystko mieszali, napełniali bidony, my tylko przyjeżdżaliśmy za dwa okrążenia izo, za dwa okrążenia baton, za dwa okrążenia żel i to wszystko po prostu. Wy im mówicie to. tak? Tak, tak my okay. im to mówimy. Czyli słuchasz siebie, organizmu, tak. z czego potrzebujesz i to przekazujesz, tak? tak. To, to, to też jest ważne. Kluczowa zasada przy takich długich dystansach, którymi. Mam trochę znajomych, którzy robią takie długie mm -hmm. dystanse, na przykład Piotr Kantorowski z Rzeszowa, który też pozdrawiam, który też niesamowity człowiek, bo on też robi te ultra, ultrabiegi, akurat, to właśnie on mówił, że. To, co jest ważne, to jest to, żeby właśnie jeść cały czas od samego początku, czyli od pierwszego kroku, niezależnie czy się chce pić, czy się nie chce pić, pijesz i jesz, żeby po prostu te kalorie i tą, i tą wodę dostarczać. I to jest taka zasada, która przyświeca właściwie zawsze w tym sporcie ultra, że jeżeli będziesz pił wtedy, kiedy chce ci się pić, to już jest za późno, to już jest pozamiatane, bo okay. jesteś odwodniony i tego nie nadrobisz, nie? Więc, więc trochę pijesz na umór i u mnie była taka, taka dyscyplina. Na no, zegarku miałem ustawione co 10 minut, picie było napisie no to ślub tak? Dwa łyki wody albo dwa łyki izotonika zależy, to, to akurat tym, tym żongluję w, w zależności od potrzeb. No nie, jeżeli się czuję taki silny na zasadzie, że mam, mam parę w nogach i cisnę, to wtedy po prostu mhm. e, więcej piję wody. Jeżeli czuję, że trochę zaczynam słabnąć, no to wtedy właśnie biorę żela czy, czy, czy więcej spożywam izotonika żeby te węglowodany gdzieś tam uzupełniać. Natomiast ważne jest to, żeby to robić w, w sposób powtarzalny i ciągły, no, bo to ci zagwarantuje to, że po prostu ten, ten wyścig ukończysz, bo z, to też mówił chyba Rich Roll, że w ultramaratonie najszybszy nie jest ten, kto najszybciej się przemieszcza, tylko ten, kto najmniej zwalnia. Więc kluczem jest to, żeby po prostu robić to powtarzalnie i to w myśl takiej zasady, że wolno znaczy płynnie, płynnie znaczy szybko. Tak? Więc tak, to jest taki. Codziennie to powtarzam. Tak, więc to jest taki. Myślę, nieodłączny element, że to robienie dużych skoków niekoniecznie może być, może być dobre. Ono jest oczywiście fajne i spektakularne, ale w długim okresie czasu niekoniecznie cię, cię przesunie tak samo daleko, jak właśnie ta powtarzalna, płynna praca. Mhm. I właśnie to jest ważne w tych, w tych wyścigach ultra, żeby sobie to zaplanować, wiedzieć, co jest ci potrzebne i przede wszystkim trenować też to jedzenie, bo to jest ultra istotne, że inaczej twój żołądek się właśnie zachowuje. W momencie, kiedy, kiedy jesz, kiedy jesteś w stanie dużego wysiłku i kiedy jesteś w długotrwałym stanie dużego wysiłku. Więc to są inne no, bajki, no to właśnie, też trzeba trenować. Bo podczas, podczas treningu ja sobie wyobrażam, że na przykład, nie wiem, no, mój organizm nie jest w ogóle przyzwyczajony do, nie, do jedzenia podczas treningu, więc on się spina i <grym> nie wydaje mi się, że udałoby mi się to w taki łatwy sposób y, tak jak mówisz jeść, tylko to trzeba, to trzeba przygotować organizm. Tak, jak widzisz zawodników, którzy jedzą, y, bo właśnie, mm -hmm. nie wiem, Ala czy Robert y, podczas, podczas startu, nie wiem jedzie na rowerze albo biegnie i je pizzę, nie, i, i wiesz, patrzysz, się, mówisz, kurde, jakie mają żołądek, ale do tego się po prostu dochodzi, to się trenuje, na początku jak trenowałem sporty wytrzymałościowe, to potrzebowałem zjeść, nie wiem, półtorej godziny przed bieganiem śniadanie, a podczas wysiłku tylko żele, bo nic innego nie byłem w stanie zjeść, teraz podczas wysiłku mogę biec, zjeść ziemniaki z kurczakiem, no problemu, tak, to, że mi się okay. to ugniata... To po prostu do tego się przyzwyczaiłem. To jest wiesz, proces a, a, adaptacji. U jednego to będzie szybsze, u innego to będzie wolniejsze. Też jest tak, że na przykład nie każde żele sportowe działają na ciebie tak samo. To, że na przykład, nie wiem, ktoś bierze humę, to nie znaczy, że, że na kogoś ta huma będzie działała tak samo dobrze, jak, nie wiem, nutren no e, Więc tu, tutaj trzeba sprawdzać po sobie to jest znowu to, że wiesz, battle tested, że na zawodach. Bierzesz tylko to, co wcześniej sprawdziłeś, i wiesz, że mm. nie będziesz mieć po tym, nie wiem, biegunki czy problemów z energią. Nie? Mm. I też to jest to, że trzeba też obserwować swój swój organizm. Bo na przykład wiesz, kiedy ci potrzeba żelu energetycznego z kofeiną, albo tabletki z kofeiną, albo elektrolitów, bo też znasz się na tyle, że wiesz, kiedy, jakie twoje stany wymagają jakich reakcji. Nie? Mm. A właśnie też, odnośnie suplementacji, to na co dzień trenuję bez użycia żelu, bo po prostu ich nie lubię. Żele sportowe są specyficzne, bo one są ultra skondensowane, ultra słodkie, ja tego po prostu nie znoszę, więc to, to stosuję na starty i w tym okresie, na końcówce przygotowań stosuję żele, żeby właśnie przyzwyczaić moje ciało do tego, do tej tak zwanej żelozy, czyli do tego, że po prostu tych żeli zjadasz kilkadziesiąt, załóżmy podczas takiego podwójnego Ironmana, albo podczas jakiegoś długiego biegu. Natomiast na co dzień trenuję na, na, na takich yy, torebkach orzechowych, yy, owocowych, nie orzechowych, tylko masz te takie torebki odkręcane z, uh -huh. nie wiem, z jakimś tamusem jabłkowym, bananowym, cokolwiek, bo to jest super, fajnie to się trawi, yy, imituje dosyć dobrze żel, więc, więc to jest spoko plus się też dobrze wchłania bo to masz w owoce więc to jest naturalny produkt dla dzieciaków tak dokładnie mhm, dokładnie to jest, to jest spoko, bo to jest właśnie przecier owocowy a nie glukoza Strasznie ja ich nie lubię Takim syfem ja akurat bardzo bardzo to lubię więc, więc, okay. więc mi to odpowiada natomiast właśnie na co dzień trenuję z czymś takim a jeśli chodzi o suplementację no to już od prawie 20 lat biorę kreatynę codziennie Stała suplementacja, bo ona jest tak dużo badań na kreatynę, że ona wspomaga układ nerwowy, układ krwionośny, układ mięśniowy, wszystko właściwie. Jest tak dużo tych benefitów i cielesnych, i mentalnych, że nie ma powodu, żeby kreatyny po prostu nie stosować. A w naturalny sposób się jej pozyskać za bardzo nie da, bo ona jest praktycznie tylko w czerwonym mięsie. Więc, żeby dostać te powiedzmy 5 gramów, bo tyle właśnie biorę każdego dnia to musiałbym kilogramy mięsa codziennie spożywać, co jest niewykonalne. Kwas omega-3 to też biorę, biorę regularnie i oldschoolowo biorę też kompleksy multivitaminowe i multiminerałowe. Tutaj od razu, jak jesteście ekspertami od biohackingu, to mnie za to nie biczujcie. To jest coś, co się po prostu u mnie sprawdza. Mhm. Nie lubię komplikować i lubię sprawdzone proste Też strasznie lubię upraszczać, ale... W, o tej kreatynie, fajną rzecz powiedziałeś, to nie, nie stosowałem nigdy tak długo, ale yy, chyba, chyba zacznę, bo... Ja mam stało, stałą suplementację mm -hmm. od zawsze, mm -hmm. badania nerkowe, wątrobowe robię regularnie, mam bardzo dobre wyniki, więc tutaj nie ma ryzyka i właśnie ważne jest to, żeby nie brać dużych dawek, bo właśnie ta stała suplementacja musi być w takiej dawce... Yy, no, żeby nie przeginać. Po prostu małej, no nie? Mm -hmm. Ale ona fajnie działa, bo to też poprawia siłę, wydolność, super. Mhm. jak to jest z toaletą na takich zawodach? Po prostu co, zatrzymujesz się i jest jakiś toj-toj? Czy... Jaki? Nagrałem taki filmik, jak sikają triatloniści właśnie na, na TikToka. To jest, to jest ciekawe zagadnienie, bo to zależy od sytuacji. Mhm. Jeżeli idziesz na wynik, to mówiąc wprost, załatwia się po prostu pod siebie. W sensie okay. to nie ma dla ciebie znaczenia zatrzymywanie się w toalecie. Po prostu sikasz, jak siedzisz na rowerze. Jak masz takie długie zawody i chce ci się sikać, to po prostu się zatrzymujesz, odstawiasz rower, no bisz krzaki. Z jedynką jest OK, nie? A co z dwójką? Są to i to Można to oczywiście, jak cię złapie pilna potrzeba, no to możesz zaopatrzyć się, to warto robić szczególnie na biegu, bo na rowerze rzadko kiedyś zdarzają się problemy z, z toaletą, bo te jelita nie pracują, okay. nie są utrząchiwane, ale podczas biegu to, to jest stosunkowo częste. Mi się nie zdarzyło jeszcze nigdy. Na żadnych zawodach nie miałem problemu z, właśnie z, z, z tak zwaną dwójką. Ale jeżeli już, no to właśnie są w regularnych odstępach. To i to je, i po prostu można tą potrzebę, okay. tą potrzebę załatwić. Okej, okay, czyli po, nawet podczas podwójnego maratonu jest okej, okay, jesteś tak. w stanie to wytrzymać. Tak, mhm. nawet jeżeli masz, nie wiem, maraton warszawski czy dowolny inny, właśnie bieg, nawet na półmaratonie właściwie organizowanym w dowolnym miejscu, masz regularnie miejsca, gdzie po prostu możesz się załatwić. To jest prostsze na ultramaratonach takich w terenie tzw. zwanych przełajowych, no bo masz las, więc tam nie trzeba tak. rozstawiać tojtojów, dlatego się jednym z takich obowiązkowych, ale nieformalnych, bo tego nigdzie ci w regulaminie nie piszą, ale każdy człowiek robiący dłuższe dystanse wie o tym, że papier toaletowy i jedną albo dwie wilgotne chusteczki warto przy sobie mieć, na wypadek gdyby potrzeba cię po prostu przycisnąć okay. na takiej dłuższej trasie. Okej, okay, to co, co masz tam przy sobie? Masz bidon, tak, który jest płynem. Zakładam, że to, co, to jest woda czy elektrolity? Jednak? Znaczy, zwykle mam dwa bidony. Uh -huh. Właśnie w jednym mam wodę, w drugim mam izotonik. Uh -huh. Do wody przeważnie dodaję jeszcze sól, żeby, żeby mieć też właśnie ten, ten poziom elektrolitowy wyrównany. I mam przy sobie z reguły tyle żeli energetycznych, ile potrzebuję podczas startu. Oczywiście można je pobierać, ale ja bardzo lubię być samowystarczalny i lubię jeździć na tym po prostu, na czym, na czym jeżdżę i wiem, że nie będzie mi robić problemów żołądkowych. Natomiast przy, przy tym Ultra to było o tyle dobre, że nie musiałem mieć wszystkich żeli przy sobie od razu, tylko właśnie mój support miał te żele, że kiedy mi się skończyły, bo mhm. przeważnie przy sobie miałem dwa albo trzy to co ileś kubek po prostu brałem w garść, wkładałem do, do kieszeni i tyle, nie? Podczas biegu to w ogóle nie miałem przy sobie nic poza wodą yy, i jednym żelem, bo pętla była na, na tyle krótka, że co najwięcej, co 20 minut byłem znowu przy okrążeniu, więc byłem w stanie wszystko sobie uzupełnić. Mm. Spoko. Dobra, przenieśmy się na start. Na sam początek. Mhm. Zakładam, że ze startem nie było problemu, bo to było pewnie z jakiegoś takiego rozpędu, ale popraw mnie, jeśli się mylę. Była jakaś trema w ogóle przed samym startem. Dzień przed mam zawsze tak, że po prostu mam wjazd na banie niesamowity, w sensie mm -hmm. wieczorem mówię, co ty w ogóle robisz, chłopie, tam są sami zawodowcy, wszyscy ci wyprzedzą, ale potem wiem, że to jest taka standardowa rozgrywka intelektualna i że ty, mm -hmm. to to jest, wiesz, nie warto się tym olewasz tego gościa. Tak, olewasz tego gościa. Mam zresztą, jest taka reklama Nike Rise and Shine, yy, której słucham zawsze, przed każdym startem, absolutnie, bo ona mi rozwiewa wszelkie wątpliwości, bo tam jest takie fajne zdanie, że jeżeli zrobiłeś wszystko, wszystko to, co byłeś w stanie zrobić, to teraz yy, nie słuchasz tych wszystkich głosów które ci mówią, że ci się nie uda, tylko tego jednego, który ci mówi, zrobiłeś to, co mogłeś, dasz siebie, wszystko będzie okej. Okay. Yy, I to zawsze mi robi roboty, zawsze wtedy są łzy, wzruszenia, bo zwykle słucham tego w samotności, więc po prostu płacze jak bubra, ale to sprawia, że się rozładowuje. A rano wstaje, mając już taką właśnie te, te motyle w brzuchu i ciekawość. Tego stresu nie mam, bo wtedy już się nie denerwuje, ale jest taka ekscytacja, takie, okej, okay, let's bring it. No nie dawaj, 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 lecimy. Mm -hmm, okej, okay, rozwalimy to. I to jest właśnie coś, co. Sprawę, że uwielbiam na te zawody jeździć. Pamiętam, jak byliśmy z moją żoną w Gdańsku i wtedy był, była właśnie połówka Challenge Gdańsk. Ja tak żałowałem, że się na te zawody nie zapisałem, po prostu czułem tą atmosferę tego startu, nie czułem... Mhm. Wiesz, widzisz te rowery, widzisz tych zawodników i mówię ja pierdziele, mogłem tu być, mogłem to czuć, tak wiesz, jeszcze bardziej, nie? Mhm. Więc y, to jest też fajny taki efekt uboczny, powiedzmy, tego uprawiania sportu, że właśnie masz tą taką fajną tremę, tak, taką właśnie tremę, ale taką, taką ciekawą. Te, te motyle w brzuchu, które cię napędzają i, i chcesz po prostu to, to zrobić. Nie? Mm -hmm. I to jest... Uzależniające? Tak, jak, mhm. jak dziś o tym myślę, to, to chętnie bym jeszcze to powtórzył i stąd wiem, że będę startował w, w zawodach tak czy siak, bo po prostu lubię ten moment startu. Fajny jest, ten, cała ta logistyka jest fajna, że musisz pojechać, przewieźć ten rower, spakować sprzęt, upewnić się, rozłożyć sobie na podłodze, że nie wiem, biorę piankę, okularki, czepek, coś tam. Super to jest. To, okay. jest, to jest ten aspekt, który mnie na samym początku przerażał, bo tego było naprawdę dużo, ale to, o czym się nie mówi, to jest to, że właśnie wiesz, na spokojnie, take it slow, na luzaku, tu nic się nie pali, bo rzeczywiście, jeżeli startujesz o te pierwsze miejsca, to te wszystkie detale mają kolosalne znaczenie, ale jak jesteś amatorem, to autentycznie po prostu sobie odpuść. Wiesz, to to... Czerp z tego rady. Nie, nie pamiętam, kto to powiedział, ale po prostu odpierdol się od siebie, no nie? Nie czepiaj się <laughs> tego, że nie wiem, masz coś niedograne. Masz prawo, to wiesz, to... Na luzaku i mhm. autentycznie, jakbym wiedział wtedy, że mogę sobie dać przyzwolenie na to, żeby popełniać te błędy, bo inni zawodnicy mają mniej profesjonalny sprzęt. Ja zresztą pierwszy mój start na, na połówce yy, miałem w yy, kasku od roweru górskiego z daszkiem, jeszcze nie, więc, yy, no wiesz, ktoś powiedział: O, ale, a, ale Wiocha, no ale ja to zrobiłem, mam to odhadzone. Czy z perspektywy dzisiaj mi to przeszkadzało? Raczej nie, bo te moje wyniki i tak są, że tak powiem, yy, mało spektakularne, więc czy by mi to zrobiło różnicę, żebym jechał w super aerodynamicznym pocisku? Prawdopodobnie żadną, bo jednak to, co mówi każdy kolarz, nie jedzie rower, tylko jadą nogi, więc jeżeli jesteś dupa nie kolarz, to nawet na rowerze za 200 koła nie pojedziesz szybko, no nie? Tak samo jest zresztą z, z kierowcami. Kiepski kierowca w Lambo będzie jechał kiepsko, dobry kierowca zrobi lepszy wynik w, w, we wspomnianym wcześniej Volksw w Volkswagenie. Mhm. Więc tak samo jest tutaj, że właśnie yy, warto dać sobie to przyzwolenie właśnie na tą zabawę, bo autentycznie ta zabawa ci rekompensuje wszystko. To, że się będziesz trochę stresował, czy ta pianka w ogóle ma sens, who cares, bo później te emocje na starcie są naprawdę tak fantastyczne i właśnie poznajesz też fantastycznych ludzi, więc pozdrawiam całą Trifamilię, że no to jest po prostu niesamowite, no nie? że, że jest dużo takiego, takiego wsparcia, tylko właśnie trzeba się odciąć od, od tej części, która propaguje używanie top sprzętu i robienie konkretnych rzeczy, tylko właśnie po prostu robić to w tym celu, w jakim to chcesz robić. W moim przypadku jest to zabawa. Jak zdjąłem z siebie tą presję, że ja coś muszę, to się okazało, że się naprawdę można świetnie bawić. Po prostu uh -huh. jedziesz i czujesz, wiesz, absorbujesz tą, tą energię kibiców. To był zresztą dla mnie najfajniejszy moment, jak robiłem pie pierwszego pełnego Ironmana w Gdyni, to ja wiedziałem, że tam nie wykręcę żadnego wyniku, ale ja wiedziałem, że tam nie jadę po wynik i ja po prostu chłonąłem każdą chwilę, każde brawa, które po, po drodze były, każdą piątkę zbitą z jakimiś wiesz losowymi ludźmi, to było niesamowite przeżycie. I właśnie po to, moim zdaniem, warto też ten sport uprawiać. Je, jeżeli wynik ci jara, rób to dla wyniku, ale jeżeli robisz to dla fanu, to po prostu wyciągaj z tego maksa. Uh -huh. Ja właśnie tak to, tak to robię i mam z tego ogromną i nie, nieukrywaną szczerą satysfakcję. Zajebiście i y, tak jak mówisz, to chyba rzeczywiście w tych ultrasportach, y, y, czuję się, y, ch, czuję się chyba takie wsparcie od od innych zawodników, nie. Tak, wiesz co, bo y, to jest fajne, że jak jedziesz na te krótsze starty, to, to jest właśnie widać. Właściwie chyba w dowolnych zawodach. Im krótszy start, tym więcej jest właśnie tych napinaczy, którzy uważają, że kluczowy jest ten czas. Jak nie masz dobrego czasu, to po prostu nie ma sensu, żebyś startował. nie? Tylko gdyby tak rzeczywiście było, to wtedy na, na, na takim, nie wiem, na takiej połówce Eromena w Bydgoszczy nie byłoby tysiąc zawodników, tylko byłoby ich pięćdziesięciu. Tak. Bo cały resztę stwierdziła: To właściwie ja mam marny start, ja nie mam czasu, więc, więc po co mi to? A ludzie jadą tam po prostu dla fanu. A im dłuższy dystans, tym bardziej każdy wie, że ja tu w ogóle nie przyjechałem się z tobą ścigać. Bo ja wiem, że ja muszę swój plan wykonać, bo ja go nie zrealizuję, no to z tego nic nie będzie. O tym właśnie bardzo fajnie mówi Robert Karaś, który wiesz, to jest zawodnik z tego najwyższego szczebla, tak? Y tak, no to topka światowa. Tak. No. Czy właśnie Ala, no już wyżej się nie da niż oni, tak? No, bo są, są rekordziści. I oni właśnie o tym mówią, że okej, okay, ty z jednej strony idziesz się ścigać z innymi, ale ty przede wszystkim realizujesz swój plan. Ciebie nie obchodzi, co ktoś zaplanował, co ktoś robi. Bo ty robisz swoje, bo wiesz, że nie możesz zrobić więcej, bo jak zrobisz więcej, to się zarżniesz i nie wykonasz tego swojego planu, nie? Więc właśnie to jest kluczowe, że im dłuższy start, tym większą rolę odgrywasz ty i odgrywanie twojego planu, a nie to, co robi konkurencja. Bo to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Aha. I właśnie to jest y, czuć po innych zawodnikach, zresztą liczba zbitych piątek na takich ultra y, i liczba odbytych rozmów, nie wiem, czy podczas biegania, czy podczas roweru nawet, to jest, to jest kosmos. O tym się bardzo mało mówi, mam wrażenie, że o tym się powinno mówić więcej, bo właśnie to jest coś, dlaczego właśnie warto pojechać. Te znajomości, które nawiążesz, ci ludzie, których poznasz i ta energia, którą, którą pozyskasz, to jest nie do, nie do podrobienia. Właśnie też o to chciałem zahaczyć, bo mam takie wrażenie, że, że w tych sportach ultra wszyscy tam jadą, żeby właśnie walczyć ze sobą, żeby hmm, tak. robić taką, no, budować siebie. Mm -hmm. I znam ludzi, którzy rzeczywiście zbudowali e, cały biznes na tym, e, na znajomościach z tamtych miejsc. E, jest, e, jest jeden software house, e, którego wspólnik praktycznie na całym świecie sprzedaje tylko i wyłącznie na, przez tego typu aktywności. Jest ultrasportowcem e, i, i tam zdobywa swoich klientów. E, pytanie jak ty do tego podchodzisz i czy rzeczywiście stamtąd trzymasz się z tymi ludźmi, wyciągasz coś jeszcze ekstra? Tak, no bo znajomości nawiązujesz. Siłą rzeczy, jeżeli spędzasz czas na tak intymnym wydarzeniu, jakim jest sport, no bo musisz przekraczać jakieś tam granice, no to nawiązujesz te relacje na zupełnie innym poziomie. Właśnie tu chodzi o ten, o ten poziom relacji. To jest tak samo, jak powiedzmy, pojedziesz na konferencję Zbijesz z kimś piątkę, nie wiem, na stoisku, to jest inny poziom relacji, niż jesteś z tą osobą na wyjeździe, gdzie masz więcej czasu i bardziej taki, powiedzmy, intymny, zbliżony kontakt, nie? I tak samo jest właśnie podczas wysiłku sportowego, że tam zdecydowanie można ugrać dużo więcej, bo można podejść do tego pragmatycznie i nawiązywać znajomości biznesowe, ale można też wyciągać korzyści właściwie z wszechmiar, no nie? Bo Paradoksalnie do tych sportów długodystansowych też idzie bardzo specyficzny sort osobowości, bo tam nie idą osoby, które nie lubią realizować większych celów, które nie mają powtarzalności konsekwencji, a jeżeli dobrze kojarzę, to, to są główne cechy ludzi przedsiębiorczych, którzy budują biznesy. I fakt jest taki, że podczas takich startów można sporo takich ludzi spotkać, bo oni mają po pierwsze przestrzeń, żeby się przygotować zasoby, żeby się zaangażować, no bo na przykładzie triatlonu to jest stosunkowo drogi sport, więc trzeba tych pieniędzy trochę mieć, więc jest wyższa szansa, że tam trafisz na kogoś, kto będzie grał, że tak powiem, w podobnej lidze. Mhm. Czyli triatlon też buduje więzi biznesowe. Jak każdy sport właściwie. Właśnie, ktoś tu w tym podcaście to powiedział, nie pamiętam kto, przepraszam, że jedno z najbardziej prawdopodobnych cech, jaką ma przedsiębiorca jest to, że właśnie uprawia sport i że to jest, że, że po prostu, nie wiem, jest jakaś statystyka, nie wiem, czy nie Urban Legends, że 95% nie wiem, prezesów ma cechę wspólną, uprawia sport, tak, i rzeczywiście wydaje mi się, że coś w tym jest, bo biznes i sport ma bardzo dużo ze sobą wspólnego. Dobra. Przejdźmy do pływania. 7,5 kilometra. Czy wiesz skąd w ogóle taka długość? Mam wrażenie, że nie jest losowa, tak? Tak jak podwójny maraton, to wiadomo skąd, ale 7,5 kilometra pływając? Znaczy, początkowo właśnie te, te 3,6 kilometra, czyli ta długość pływania w, w pierwszym Ironmanie, no to właśnie jej, powiedzmy, początek był właśnie w czasach, kiedy ten Ironman powstawał. I to była odległość między jakimś tam jednym odcinkiem a drugim na którejś tam, a, okay. Czyli gdzieś tak tam jak, na, na co, Hawajach. Tak jak maraton, tak? Tak, okay. tak, tak. tak. I, I tak samo było de facto mm -hmm. z, z rowerem, a chodziło bardziej o to, żeby w przybliżeniu oddać, żeby te wszystkie trzy dyscypliny były tym, powiedzmy, długim dystansem w danej dyscyplinie. Okej, okay, no. dobra, rozumiem. No tak, no bo 7,5 km dla... Przeciętnego człowieka, no to jest dużo, jeżeli chodzi o pływanie. Tak? No. Większość ludzi na, w, w obermie kilometra już uważa, że to już jest totalny hardcore, nie? Tak, no tak, tak mi się wydaje. No ja trochę pływałem, więc tam 4 km to robiliśmy na basenie, więc mhm. to, to, to da się spokojnie zrobić. No ale jednak jest to wysiłek. Ja mam, ja mam coś takiego jak pływam na, na dłuższy dystans, że wpadam w taki stan takiego letargu, jakiejś takiej. takiej, takiej, takiej nie wiem, no, transu dziwnego, tak. w którym bardzo dużo jest myśli, bardzo dużo przemyśleń płynie się praktycznie mechanicznie, a tam jest dużo jakiś płaszczyzn myślenia. Też to masz? I... Tak, właściwie. To jest główny powód, dla którego te sporty wytrzymałościowe mnie wciągają, pomimo że tak y... największą frajdę mam z roweru, mhm. na który po prostu uwielbiam wychodzić i to jest dla mnie nie trzeba mi dwa razy prosić o wyjście na rower, ale wszystkie te sporty mają właśnie to do siebie, że one. Poprzez tą powtarzalność ruchu sprawiają, że wpadasz właśnie w taki stan, coś medytacja. To jest mhm. dodatkowa godzina czy kilka godzin medytacji w tygodniu, kiedy masz okazję trochę się przemodelować i przeprocesować. I też mój ziomek, Kamil Cieplicki, który się zajmuje ubezpieczeniami, on też robił Ironmana, robiliśmy go zresztą razem tego samego dnia, w, 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 gdy mieliśmy debiut, dwa lata temu. I twój jakie dwa lata temu, w zeszłym roku. Yy, Niedobrze dwa lata temu. Yy, I on właśnie sprzedał mi świetny patent, jak można ten wysiłek wykorzystać biznesowo, bo on na przykład na długą jazdę czy na długi bieg bierze sobie kartkę z rozpisanymi tematami, które musi biznesowo przemyśleć, i jak na przykład właśnie czuje, że wpada w taki yy, letarg pusty, nieproduktywny podczas na przykład, nie wiem, dwugodzinnego biegu, to wyciąga kartkę i mówi: Aha. Miałem rozwinięć proces sprzedaży i myśli sobie nad procesem sprzedaży, bo jak spojrzysz z perspektywy takiej już czysto pragmatycznej, to kiedy masz dwie godziny czasu, żeby sam ze sobą o czymś pomyśleć? No rzadko kiedy, bo masz, nie wiem, tu dzieciaki, tu coś, tu spotkanie, tu biznes, tu inne rzeczy, tutaj nagranie, tu coś i nie masz tej chwili, tej przestrzeni, żeby tak usiąść i dobra, teraz myślę o tym. A podczas wysiłku fizycznego kapitalny motyw. Mhm. I to możesz zastosować i na basenie, i na rowerze, i na biegu. Mhm. Więc pod tym kątem bajka, no bo właśnie też często to stosuję i jak on mi to powiedział, to mówię, wow, tutaj jest jeszcze taki potencjał, no bo czasami, nie wiem, masz przestrzeń na audiobooka, ale czasami nie chcesz się słuchać, czasami tak. masz ochotę na muzykę, ale czasami masz ochotę po prostu pomyśleć biznesowo. Strategicznie po, tak. o swoim biznesie. Mhm. I czasami y, to właśnie stosuję i to jest... I to jest fantastyczne. I to jest właśnie to, co mówisz, że wtedy wchodzisz w taki głęboki stan powtarzalny, tak. i ruch ma to do siebie, że nie wiem, siedzisz sylwetki tych wybitnych postaci, to, to przeważnie, nie wiem, taki Winston Churchill też lubił spacerować i rozmyślać, po, ruch ma to do siebie, że jest właśnie powtarzalny. Nie czujesz wtedy tych bodźców z ciała w stylu, wiesz, takie stresory wewnętrzne, tylko jednak e, ten ruch pozwala ci. Wejść w taki głębszy stan y, kognitywny, nie wiem jakkolwiek to nazwać, prawdopodobnie jest jakieś naukowe stwierdzenie, którego, którego nie znam i nie przytoczę, ale właśnie to jest ten stan, kiedy Twój umysł jest bardziej pobudzony i y, bardziej płodny, jeśli chodzi właśnie o te e, efekty. Tak, ja, ja mam jeszcze wrażenie, że jeżeli chodzi o pływanie, to jest to mega specyficzny stan, bo y, tam jest jednak trochę odtlenienia długotrwałego tak. i ten letarg jest mocniejszy i on jest jakiś inny. Nie? Ciężko mi to opisać, też nie mam do tego jakichś naukowych badań, ale pamiętam, że po nie wiem i wydaje mi się, że da się to wyćwiczyć. Bo na początku mi się to pojawiało po jakichś, nie wiem, 60 basenach, a yy, po jakimś czasie udało się to zredukować, że zaczęło się, zaczął się ten stan pojawiać po 20-30 yy basenach, i wtedy wpadało się w taki, i mówię: Oho, dobra, jestem w tym flow. Tak, nie? bo yy, wiesz co? Yy, 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 wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie tego oddechu, bo. Jeżeli masz oddychanie, dlatego, powiedzmy, medytacja skupiona wokół oddechu jest tak efektywna, bo jest właśnie powtarzalny jakiś schemat. To się na, czym, na czymś łatwo skupić. A dodatkowo ja bym to przyrównał trochę do, do takiego oddychania w stylu, nie wiem, załóżmy Uwe gdzie masz specyficzny model oddychania. To samo się pojawia przy pływaniu, że przy pływaniu oddychasz zupełnie inaczej niż, niż podczas dowolnego innego wysiłku. Stąd, powiedzmy, zawodowi pływacy mają problem z normalnym oddychaniem, bo jest bardzo dużo, mają tej takiej, takiej specyficznej mechaniki. Ale właśnie to powoduje, że jest ten specyficzny stan. Dodatkowo, jak dołożysz to, że masz totalne wygłuszenie wszystkiego tak, yy, przez to wodę, też działa. Więc masz taki idealny stan, właśnie flow, że płyniesz. Masz te, masz te jednostajne dźwięki w wodzie, które są dodatkowo takie bardzo spokojne. Dodatkowo, właśnie masz to, że. Mm, ten stan flow jest wtedy, kiedy ty i woda to jest jedność. Kiedy te ruchy nie są ani zaplanowane, ani wymuszone, tylko już zaczynasz wpadać w taki stan robotyczny, kiedy po prostu no właśnie, stąd się mówi, że płyniesz. No bo mhm. kiedy płyniesz, to tak jak ryba mimo wolne ruchy, które po prostu spokojnie wykonujesz w tym samym tempie, w tym samym tętnie, w tym samym wszystkim. Mhm. Dobra, to jeszcze jedno pytanie a propos tego pływania. Czy przed samym startem goliłeś całe ciało, żeby lepiej czuć wodę? Bo jest tak na zawodach pływackich, że albo całe ciało, całe ciało się goli, a jak już nie masz co golić, to przejeżdżasz się jakąś taką szczotką, żeby, żeby wszystkie nerwy właśnie pobudzić, żeby jak płyniesz, to żebyś czuł tak jak ryby mają linię boczną i czują tą wodę, tak znaczy... człowiek też jest w stanie się uczulić na te, mhm. na te, nur, na te nurty. W ten sposób na to nie, nie patrzyłem, ale y, z natury się po prostu y, depiluje dosyć, dosyć intensywnie. na obszar, który zostawiam, to są, to są ręce, bo tu mam mhm. jasne, jasne włosy, które mi nie przeszkadzają. Ale tak to właśnie nogi mam ogolone, korpus mam ogolony, więc tutaj mhm. y, powiedzmy... Okej, okay. i czułeś tą wrażliwość przez to, y, tej wody? Nie mam pojęcia. Nie wiesz. Nie, nie mhm. wiem, jak to jest inaczej, bo... Okay bo tak to robię od dłuższego czasu przy czym golenie nóg pojawiło mi się dopiero po pierwszej połówce Ironmana uh -huh. bo zobaczyłem, że to rzeczywiście jest różnica w poziomie higieny jeśli chodzi o powiedzmy te regularne treningi, jak masz włosy na nogach to się do nich przykleją różne, nie wiem, jakieś tam paprochy, inne pierdoły i umycie się z takiego zasklepionego potu z brudem z włosów jest ultra trudne a kiedy uh -huh. masz ogolone nogi to to mycie się jest po prostu dużo, dużo łatwiejsze. A przy okazji odkryłem, że to po prostu lepiej wygląda, lepiej się w tym czuję, więc. Ciekawe. Nic no, to spoko. Y, to... Ostatnio o tym myślałem. Oczywiście, <laughs> te... tak sobie. Od... Nie rozmawiamy. Zaczy, to, to jest o tyle ciekawy temat, że wokół tego narosło mnóstwo mitów. Mhm. W wiesz... Hiszpanii podobno się faceci po prostu, to, że to jest normalne. Tak, ale to tak samo jak, jak wiesz, w Hiszpanii na plażach kobiety chodzą bez staników i to nikogo specjalnie nie oburza. To jest po prostu różnica kulturowa, nie? Uh -huh. I, I mam wrażenie, że trochę do nas te różne standardy zaczynają właśnie docierać pod wpływem tego, że jednak doświadczamy tych innych kultur i widzimy, że można różne rzeczy po prostu ze sobą bez skrępowania łączyć. A w Polsce wokół tego urosło mnóstwo rzeczy, na zasadzie, że nie wiem, golenie się jest niemęckie czy, czy cokolwiek. Tak, tak, tak. No, to tak jakbyś powiedział, że. Facet bez brody też nie jest męski, no to jest kwestia preferencji: tak. albo się golisz, albo się nie golisz, twoja sprawa. nie? Zresztą wiadomo, że to podlega trendom też. Nie? Tak, więc to podlega trendom. Mi się coś takiego podoba. Odkryłem to właśnie przypadkowo, bo gdzieś sporo czytałem o kolarzach, że właśnie to golenie ułatwia utrzymanie higieny, a że miałem gęste włosy na, na, na nogach, to pozbycie się ich okazało, spowodowało, że po prostu utrzymanie tej higieny było, było łatwiejsze. A przy okazji ten benefic w postaci tego, że po prostu ta, ta noga fajnie wygląda, widzisz te mięśnie, mhm. wszystko. Same same plusy. Spoko, fajna rzecz. E, dobra, rower 360 km. 300 mhm, przyjemność. W wydaje się, nie tak dużo, jak się myśli o tym, że to jest rower, ale jak się, jak się to przeliczy. To żeby pokazać skalę, tak, dla tych, co nie wiem, może jeżdżą samochodem, to ja sobie sprawdziłem kilka dystansów. To jest na przykład dystans Warszawa-Gdynia, trasą DK7, Warszawa-Wrocław, to jest dokładnie ten sam dystans, Warszawa-Bielsko-Biała, Poznań-Radom, Gnieznokielce, to jest właśnie ten dystans. Tak. Czy, czy, czy na przykład trasa z rogożna do opoczna, albo szerzej znana, z Chorzeli do krotoszyna. <grym> 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 tak, <grym> tak, Takie wam <grym> nie znał. <grym> no więc to są ogromne dystanse. Tak na dobrą sprawę mhm. yy, mówisz czysta przyjemność. Dlaczego? Bo po prostu tak, tak się złożyło, że yy, złapałem bardzo szybko tego bakcyla kolarskiego. Mhm i jeżdżenie jest po prostu kapitalne. Uwielbiam, im dłuższa trasa, tym fajniej, im bardziej nie trzeba hamować, tym, tym lepiej. Dlatego na przykład jazda po, nie wiem, Warszawie to jest totalny dramat versus jazda jak, jak z Zielonki pojadę bardziej na wschód, czyli tam w kierunku, nie wiem, Tłuszcza i innych takich miejscowości, tam mam właściwie drogę, która sobie płynie, płynie, ruch jest nieduży i mogę jeździć w nieskończoność. Kolarstwo po prostu lubię, ono jest... Niesamowicie przyjemne. Mam same fajne skojarzenia, więc no, to jest właśnie czysta, czysta przyjemność. To jest takie specyficzne, że właśnie ten długi dystans jednostajny na rowerze. Ja na przykład czerpię dużo przyjemności z takiego roweru dynamicznego. Typu właśnie góry, nie wiem, z, z jazdy jakiejś i tak dalej. Ale z kolarstwem też nie miałem nic smutnego. Może, może to też jest super super zajawka, znaczy, tak jak z tym pływaniem. Tam no masz bo... też dynamiczną jazdę, bo jednak właśnie tak jak mhm. mówię, to jest różnica, no bo jeżeli myślimy rower i długi dystans, to tam się okazuje, że sobie jedziemy powolutku spokojnie. Mhm. I to jest rodzaj jazdy, gdzie autentycznie trafia mi szlak. Ja po prostu nie lubię jeździć wolno. Ja zresztą, no nawet jak trenuję rower, to to jest jedyna dyscyplina, gdzie nie umiem jechać w tak zwanym tlenie. Bo na przykład jak trenuję y, bieganie, no to ta druga strefa, spokojne, długie wybieganie na luzie. Ale jak idę na rower... To nieważne, czy idę na godzinę, czy na trzy, czy na, czy na cztery godziny, to po prostu jadę na takiej pełnej petardzie zawsze. Ja nie umiem na rowerze jechać wolno. Okay. A jeszcze gorzej, jak zobaczę że z przodu jedzie jakiś inny kolarz, to ja mam wszelką taką tężę, że mówię, a kurde, złapię cię, nie? Uh -huh. Tak. I to jest tak, to się, to się zdarza bardzo często. I właśnie nie wiem, z czego to wynika. To, to po prostu tak jest, że ten, ten rower ma w sobie coś takiego, że jak na niego wsiadam i teraz, a teraz mam taką leciutką, czerwoną strzałę, na której się po prostu jedzie fenomenalnie. I też może taka, taka ciekawostka, ja kupiłem ten rower, to podczas pierwszej jazdy miałem oczach, że mi się udało kupić rower, który chciałem. I mówię, jak, jak ja czuję satysfakcję, że za własno zarobione pieniądze kupiłem sobie, wiesz, drogi rower, który mi nie jest potrzebny do niczego tak naprawdę, ale po prostu spełniłem takie, taką swoją zachciankę, marzenie. I to właśnie był jeden z tych rzeczy, którą chcę chcę chcieć. Nie? Mhm. Więc ja chcę chcieć te rowery, bo. To jest coś, coś niesamowitego. Rozumiem. To była najprostsza część tego AeronMena podwójnego dla Ciebie? Mm, tak, tak. Mhm. Paradoksalnie tak, bo było Nie było tam problemu. Nie, nie, zero kryzysów. Mhm. Problem się pojawił właśnie po odcinku rowerowym. Ja właśnie zsiadłem i, i te stopy, wiesz, to było, dra, to było dramatyczne. No i ta końcówka była mało przyjemna, no to było trzy godziny jeżdżenia w deszczu, ale cały czas trzymałem tę prędkość dosyć dużą, więc, więc ta ciepłota ciała mhm. była, była intensywna. Więc tutaj to, to była autentycznie czysta przyjemność. Bawiłem okay. się tym niesamowicie. Wiedziałem, że ludzie zdychają, mają dosyć, mhm. to ja myślałem, że ja mógł jeszcze drugie tyle, to po prostu come on, mhm. nie, easy. Okej, okay, no to, to powiem ci, że ja tak spływanie mam właśnie, że wyskakuję i bez problemu, nie? Y ja z... też, ale to dlatego, że bardzo wolno pływam i jestem, <laughs> jestem barnym pływakiem, więc wiesz. A okej, okay, a ja to właśnie w pływaniu cisnę. Cisnę, 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 nie? Tak, tak, na, na, na z dobrze. tym, że właśnie pływanie tym się różni od tych pozostałych sportów, że to jest dyscyplina najbardziej techniczna, że jak umiesz pływać, tak, to, to się płyniesz, wiesz, na luzaczku i tak, wiesz, ja to właśnie widzę po tych znajomych, którzy mają background pływacki, że on, nie wiem, płynie 1,30 na 100 metrów i z palcem w nosie się nie męczy, ja płynę 2,30 i wiesz, tak. walczę o życie. Nie, Więc nie jest... zgadzam się. Tak jak powiedziałeś o tym kraulu, no to kraul to jest tak techniczny styl no tak? ogólnie, że tak. rozumiem to, dlaczego można go nie umieć. Tak? Bo... tak, a do tego właśnie, wiesz, dochodzą ci inne bariery, z których właśnie, wiesz, blokada z, z oddychaniem, bo to musisz odpowiedni tak. timing I, i to jest to, no że... No to latami się uczy tego człowieka. Oczywiście, a, a też właśnie zabawne jest to, że im bardziej wytrawny pływak, tym bardziej wygląda jakby po prostu płynął i miał, tak jakby płynął, wiesz, bez wysiłku, bez... Tak. To wygląda tak, jakby to nie była wybitna technika pływacka, tylko taki totalny luz. Może to uh -huh. po prostu e, powoli ruszasz rękami, nogami, ale to właśnie płyniesz i tak tak. Uh -huh. tak, 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 bo prędko się stała tak. e, płynięcia niezależnie od tego, co tam robisz. Dokładnie, no. a właśnie <laughs> zabawne jest to, że... A, a, a niedoświadczeni y, skaczą, nie? Ty... Tak, a właśnie to jest... W kontrze do kolarstwa, bo na przykład kolarstwo to jest dyscyplina totalnie odwrotna, bo tak się mówi, wiesz, uh -huh. są kolarze, którzy mówią, nie no, tam masz tyle techniki, no jaka kurna technika, masz, nogi ruszają się w ten sposób, no oczywiście można, nie wiem, patrzeć na Petera Sagana, który przeskakiwał krawężniki w trakcie jazdy 50 km na godzinę, gdzie jest taki filmik na YouTubie, polecam wow. obejrzeć, bo to jest kapitalne, gdzie y, był taki zjazd z trasy w dwóch miejscach i on, żeby wyprzedzić peleton, przy prędkości właśnie 50 km na godzinę przeskoczył taki kilkudziesięciocentymetrowy krawężnik z jednej strony jezdni na drugą. Przy takiej prędkości zrobić coś takiego to w ogóle... Mind ale blow. wyskoczył z ziemi na, i przeskoczył nad tak. krawężnikiem, Jechał Tak, bunny hopa zrobił, tak? tak? zrobił taki obany hopa, no bo jesteś, wiesz, przypięty do pedałów, yeah. przeskoczył i drugą stroną po prostu minął, minął peleton, niesamowite, popro... jak, jak to zobaczyłem, to mówię, no, what the fuck, nie? Mega to... niebezpieczny sport, nie? Tak, Przy takich i to wymaga techniki, ale co do zasady, kolarstwo to jest dyscyplina stricte fizjologiczna, w sensie jak masz zbudowaną tą wytrzymałość na odpowiednim mm -hmm. poziomie, Dlatego na przykład większość kolarzy właśnie mówi, że uczy się chodzić, wszystko robić na nowo, no bo oni praktycznie nie uprawiają innego sportu, bo to im utrudnia po prostu jeżdżenie uh -huh. na rowerze. Nie? Okay. E, więc no z tym, że oczywiście to nie jest tak, że ja im tutaj odbieram kunszt i tak dalej, bo to mm -hmm. autentycznie no. to jest nadludzki wysiłek i kolarze wkładają tyle pracy, że to jest niewyobrażalne. Natomiast to jest najmniej techniczna dyscyplina z tych wszystkich trzech uh -huh. dyscyplin. No, nie? no bo uh -huh. tak samo jak powiedzmy, no technika pływania to tutaj w ogóle, jeżeli umiesz pływać, to, to jest bezwysiłkowe, ale tak samo technika biegowa. Jeżeli masz dobrą technikę biegową, tak. to poświęcasz dużo mniej energii i to na przykład, jak się spojrzy na takich wytrawnych biegaczy, którzy, nie wiem, masz właśnie maraton czy półmaraton tych najlepszych zawodników, to jak patrzysz na jego technikę biegu, to on wygląda tak, po prostu płynął. On się praktycznie nie odbija od ziemi. Te Kroki są takie ledwie słyszalne, i cały ten ruch jest taki właśnie płynny. No, no piękna technika biegacka to jest coś, dlaczego warto oglądać Letnie Igrzyska Olimpijskie, bo tam masz właśnie taką wybitną technikę biegu na, na każdym obrazku, właściwie wybitną technikę ruchową na każdym obrazku, mm -hmm. więc to jest niesamowite. Okej, okay, to przechodzimy płynnie do biegania. Czy ty się uczyłeś właśnie takiej techniki biegania, czy jakoś w, w jakiś sposób zwracałeś uwagę? No bo jednak tak długi dystans kurczę, jak robisz to źle, to naprawdę można sobie zrobić krzywdę, no, tak sobie wyobrażam, tak? No, ja znaczy... biegam tak koślawo, że prawdopodobnie ten podwójny maraton naprawdę by mnie zniszczył, chociaż miałem takie epizody w życiu, że przebiegłem jakiś hardkorowy hardkorowy dystans, ale no, nie czułem się wcale dobrze, nie? Po mhm. tym wszystkim. Tak, no bieganie to jest chyba najbardziej obciążające z kolei z tych wszystkich dyscyplin, no bo jednak walisz na stopy cały czas tych, tych ruchów jest bardzo dużo, te przeciążenia są duże. Technika, ona ma ogromne znaczenie, szczególnie jeżeli biegasz szybko. Jeżeli biegasz szybko, no to wtedy rzeczywiście te przeciążenia są dużo większe, dużo mhm. większy nacisk, i wtedy, jeżeli biegasz szybko i biegasz źle, to sobie możesz zrobić krzywdę. Przy bieganiu takim długodystansowym, wolnym, właśnie szczególnie w tym tak zwanym tlenie, to jeżeli masz opanowany ten ruch, to krzywda ci się nie powinna stać, bo też nie ma co z kolei przeceniać tej techniki biegowej. Tutaj prawdopodobnie teraz zostanę zlinczowany przez wszystkich trenerów mhm. biegowych ale paradoksalnie to jest trochę tak jak z odżywianiem. Do prawidłowego funkcjonowania nie potrzebujesz ani trenera, ani dietetyka, w przeciwnym razie ludzkość by prawdopodobnie nie istniała, bo kiedyś nie mieliśmy ani trenerów, ani dietetyków, a jednak przetrwaliśmy, patrz, kurczę, nie? To jest Dziwne, Dziwne, tak, tak, więc, więc węglowodany nie zabijają, technika biegowa też nie zabija. Eee, don't kill W każdym razie w, 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 technika ma ogromne znaczenie, eee, no bo Powiedzmy z biegacza nieświadomego, przerzuciłem się na biegacza świadomego, no bo gdzieś tam yy, to też nie jest tak, że ja jestem całkowitym no, takim golasem intelektualnym pod tym kątem. Mm -hmm. No bo ze sportem można powiedzieć, że od, odkąd wziąłem książkę, do kulturystyka dla każdego to właściwie łykam literaturę sportową w dosyć dużych ilościach i trochę się znam i na ruchu, i na diecie, i na tam innych, innych rzeczach, więc jestem powiedzmy w tej, w tej domenie dosyć samowystarczalny. Daleko mi do, do poziomu eksperta, więc tutaj by no means nie chcę za takiego uchodzić, więc powiedzmy mam ten poziom świadomości, więc nad techniką biegową też pracowałem dużo i widzę różnicę, no nie, I to taką zasadniczą różnicę właśnie w, tej, w tym stopniu obciążenia biegowego i innych takich rzeczy, Natomiast no, jest to niewątpliwie rzecz, która wymaga chyba najwięcej takiej pracy yy, ukierunkowanej, bo spływaniem jest trochę inaczej, bo tam nie masz wyjścia. W sensie jesteś pod wodą, jeśli będziesz to robić źle, to, to to ci po prostu nie wyjdzie, a tak. biegać można dowolnie i właściwie jakoś się będziesz przemieszczać do przodu. Yy, więc tutaj trzeba tego czasu poświęcać więcej, yy, i to jest taki wysiłek, Duży, po prostu duży. No bo... Tylko w pływaniu mam wrażenie, że wiesz, m, ciężko sobie zrobić krzywdę pływając, nie? Mhm. Biegając. Ale biegając też. Aha, okej. Okay. Też wiesz, tak, tak jak nie wiem słyszy się o tym, że ludzie sobie plecy rozwalają coś. Mhm. Przeważnie przez nadwagę, jeżeli masz bardzo dużą wagę i biegasz, no to bieganie maratonów, jeżeli masz nadwagę, nie ma żadnego sensu i, to, i, mhm. i o tym już mówiłem wcześniej. Okay. No nie bo, bo ja to widzę właśnie z tej perspektywy. Jak ważyłem 90 parę kilo i przebiegłem maraton, to moje kolana były zarażnięte, moje plecy były zarażnięte w tej chwili waży 80 i jestem już już robię to od kilku lat do tego te, pracuję nad stabilizacją kolan no to wiesz przebiegnę 20 parę kilometrów 30 40 nie czuję może nie zmęczenia no bo zmęczenie czuję to jest rzecz oczywista ale i tutaj nie bez, 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 bez ale nie czuję się po prostu taki wiesz pobijany wiesz zniszczony uh -huh. nie uh -huh. no bo oczywiście robienie rzeczy ultra czy nawet bieganie maratonów treningowe to nie do końca może być dobry pomysł dla każdego ale tak, do, do takich dwóch godzin wysiłku biegowego można to robić bezpiecznie. Tego właśnie trzeba się do tego przygotować. bo Właśnie to jest kluczowe, żeby nie było tak, że wiesz, można bezpiecznie biegać dowolne, dowolne dystanse. To absolutnie nie, ale do tych dwóch godzin, jeżeli jesteś przygotowany, odpowiednio trenujesz, rozciągasz się, dbasz o siebie, to nie ma z tym żadnego problemu. Mhm. I to mogę powiedzieć właśnie z doświadczenia, z osoby, która startowała z poziomu zero. No bo właśnie mam, mam to całe spektrum, tak? Więc, mm -hmm. więc po prostu wiem jak I to działa. całkiem niedawno, nie? Więc jakby tak, tak. stosunkowo, no przynajmniej. Nie mogliście tam słuchać muzyki z tego, co wiem, tak? tak? I mm -hmm. teraz pytanie: ten bieg był długi, mm -hmm. więc co tam się działo oprócz tego, że zajmowałeś myśli właśnie czymś? Ja zauważyłem, że jak nie wiem słucham muzyki, słucham jakiegoś podcastu podczas sportu, to Mimo e, jakiegoś bólu, jestem w stanie e, go wyłączyć e, właśnie tym, że uciekam myślami gdzieś. Mm -hmm. e, I jak sobie to oszukasz, i co jakiś czas wracasz po prostu i e, przywołujesz do porządku swój organizm, który jęczy za mocno, e, to e, później po prostu się wybijasz i, i jest to prostsze. E, pytanie, czy miałeś też coś takiego, czy je, jakiegoś tego typu techniki stosowałeś? Wiesz co, kiedyś więcej, w tej chwili stosuję tego mniej i to wynika, słuchałem kiedyś podcastu z Courtney D Walter, to jest jedna z najlepszych ult ultra biegaczek na świecie, uh -huh. nawet nie wiem, czy nie, czy, nie, czy nie najlepsza w tej chwili, jeśli chodzi o jakieś tam rankingi i ona powiedziała, że u niej zmieniło robotę to, jak się nauczyła nie uciekać od tego cierpienia, tylko w nie wchodzić. Yy, ja mam trochę podobnie, że dla mnie im to cierpienie jest bardziej powtarzalne, czyli ja po prostu wiem, że coś mnie boli, wiem, że, to, że coś tak działa, to staram się bardziej to obserwować. I to mi długoterminowo pomaga, ale kiedy są takie mom momenty, kiedy mam taki naprawdę ogromny kryzys, to wtedy właśnie patrzę, rozbijam dłuższy dystans na krótsze odcinki, czyli patrzę, dobiegnij do tego drzewa, a potem już myślał, dobiegnij do tego znaku, a potem już myślał. To jest mój taki, mhm. powiedzmy, trik mentalny. Mm, albo. Skupiam się właśnie na takim myśleniu, co będę robił później. Czyli ja bardzo lubię po długim wysiłku napić się zimnego piwa bezalkoholowego, owocowego. No nie? Mój ulubiony to jest Lech Free, Arbus Mięta to jest po prostu ubóstwiam, ubóstwiam ten smak, szczególnie jak jest ciepło. Jestem taki zmęczony, piłem cały czas wody z jakimś innym. I to jest słodkim... pierwszy sponsor, chyba, którego udało się przedstawić w taki sposób, że go nie obraziliśmy w tym podcast. <todgłos> tak nie wszystko tak, więc, więc, w razie czego dzwońcie tak w razie czego dzwoncie. ale to właśnie wiesz bez, bez lokowania produktu ale po prostu to jest coś co uwielbiam no nie i właśnie często o tym myślę że ja taką pizzu nie jak teraz moje zęby się wgryzą w to chrupiące ciasto i poczują tą papryczkę ostrą to są takie rzeczy które mi mm -hmm. bardzo pomagają albo właśnie myślę o tym, że kurde, teraz jestem takim terminatorem, że po prostu jak ja wrócę do firmy, to zrobię taki rozpierdziel, że ja co i wszystko tak, tak zrobię, tak ogarnę, że po prostu wiesz. No. Więc tu znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że to jest tak jak odpowiedni partner, sponsor czy, czy, czy support po prostu jest w stanie ci tą głowę poukładać, bo wie, za które sznurki pociągnąć. Tak samo ty się uczysz tego właśnie, co z tym, co z tym robić i ja wiem, kiedy coś takiego mi pomaga. Na przykład czasami wiem, że Czuję się źle, bo brakuje mi na przykład kofeiny. I wtedy właśnie biorę żel z kofeiną i wiem, że teraz minie 5 minut, ta kofeina wejdzie do krwiobiegu i po prostu zacznie działać. Mm -hmm. A to jest tak z tym bólem, który mówisz, że fajnie by było. Go poczuć, to jest po to, żeby później go kontrolować, bo jest na przykład taka technika sprzężenia zwrotnego. Wiem, że ludzie na przykład z takim chronicznym bólem głowy podłącza się ich do jakiegoś EEG, i na monitorze pokazuje się nie wiem, jakieś ognisko jakąś wizualizację tego, że. Ognisko jest większe w momencie, w którym bardziej działa ich ośrodek w mózgu związany z bólem, mhm. i oni uczą się przez sprzężenie zwrotne wizualne mhm. zmniejszać, kontrolować ten ból i no, mieć na niego po prostu wpływ, tak? Niwelować go. I czy to jest właśnie mniej więcej taka technika, że, że właśnie dlatego się przyglądasz temu bólowi, żeby móc go po prostu kontrolować i, i lepiej lepiej sobie z nim radzić? Czy po to, że czujesz triki, że przeżywanie lepsze tego bólu jest ci potrzebne po to, żeby cię hartować? Myślę, że trochę jednego, trochę drugiego. Okay. To hartowanie tak, ale czasami tego bólu jest na tyle dużo, że już nie myślisz o hartowaniu, nie robisz tego świadomie. Okay. I to skupienie pomaga trochę w tym jego okiełznaniu, bo. To jest trochę tak, jak z obcowaniem z zimnym. Jak pierwszy raz staniesz na śniegu, to masz wrażenie, że umrzesz, nie? Ale tak. jak wytrzymasz te pierwsze 20 sekund, to się okazuje, kurde, przyzwyczaiłem się, nie? Tak. Potem jak stoisz 15 minut, to się okazuje, że właściwie teraz to już nie ma znaczenia. I trochę właśnie tak samo jest z tym bólem, że jak mu się przyglądasz, to patrzysz i mówisz, okej, okay, to boli. Ale to tak samo bolało 10 minut temu. Tak samo pewnie będzie boleć za 15. W sumie pół godziny temu też tak bolało. I w sumie to Uczysz się. nie robi mi to różnicy, więc mhm. oswajasz się z tym. I wiesz, że ten rodzaj bólu to nie jest nic trudnego. I też tu, tu, tutaj jest bardzo ważna rzecz, myślę, że mm, chyba najważniejsza w kontekście w ogóle tych startów ultra, bo dużo ludzi właśnie mówi, że a ty tyle bólu, zrobisz sobie krzywdę, kontuzja, coś. To jest ta umiejętność odróżniania tego bólu, który jest bólem takim zmęczeniowym, wysiłkowym, od takiego bólu, który jest rzeczywiście no, kontuzjogenny. No, nie? że Jeżeli nie wiem czujesz, że kolano ci nie działa no to może warto przestać, bo, mhm. bo to jest taki ból, wiesz, tempysz specyficzny, który, który sprawia, że nie jest w stanie kontynuować. Ja tak miałem podczas pierwszego David Goggins Challenge. Które próbowałem zrobić, czyli bieganie 4 mile co 4 godziny przez 48 godzin. Yy, gdzie. W... Chory pomysł. Chory pomysł. Potwierdzam, ale nie skończyłem tego wyzwania i muszę to, muszę to zrobić. Ale właśnie przerwałem je, dlatego że czułem tępy ból w prawym kolanie. I to wiedziałem, mhm. że to już jest taki ból, że nie jestem w stanie chodzić. Miałem problem już nawet ze wstawaniem z łóżka. No nie? I, I teoretycznie można w tym momencie właśnie go to jest dobre mhm. stwierdzenie w tym kontekście. Ale warto znać swoje ciało na tyle, żeby wiedzieć, kiedy to jest rzeczywiście ból, który jest, no po prostu, nie wiem, twoje, no bo twoje ciało ci wysyła różne sygnały, uh -huh. wiesz, i, i ci mówi, przestań, bo to jest mało komfortowe i już tak. chodźmy, do, chodźmy spać, od takiego bólu, który ci mówi, hej, robisz sobie krzywdę, no nie, ziomek, stop. Uh -huh. I tego się właśnie uczysz przez lata i paradoksalnie tutaj też pomaga ta właśnie introspekcja, żeby umieć to od siebie oddzielać. Uh -huh. Kiedy miałeś jakąś kontuzję, wiesz, jak wygląda, nie wiem, złamanie, wiesz, jak wygląda uszkodzenie, nie wiem, barku, stopy, czegoś, to wiesz, kiedy, kiedy jest ten moment, żeby nie wiem, odłożyć tą, tą przesuwową sztangę, czy właśnie zejść z roweru, czy, czy zatrzymać jej niebies. Nie? Mhm. Stosujesz właśnie taki, taki dosyć zasadniczy dialog wewnętrzny, jeżeli chodzi o takie momenty trudne. Ja mam tak z bieganiem, że jak już wpadnę trochę w trans yy, i, i biegnę, no to ten organizm co jakiś czas on mówi, że nie da rady. Mhm. Tak miałem, jak zaczynałem biegać mhm. i to były bardzo krótkie odcinki i ten organizm naprawdę buntował się strasznie. Tak. I tak. wtedy yy, starałem się po prostu powiedzieć mu, że to ja tu rządzę, yy, a nie on. I, i, I pytanie, jak ty właśnie... I, i to działało. Pytanie, czy ty stosujesz podobny dialog? W tej chwili już nie. Mhm. W tej chwili już nie. W tej chwili to jest po prostu y, coś czego nie rozumiałem wcześniej z kolei, jak słuchałem zawodników, którzy y, znaczy, bo, to, bo to różnie, czasami zawodników, czasami przedsiębiorców, którzy akurat też robią ultra, to właśnie mówili, że, że to wszystko to jest tak to, to zwany problem solving, no bo rozwiązujesz problemy podczas tego uh -huh. biegu i właśnie problemem jest to, że nie wiem, boli ci noga, tu masz za mało węgli, tu coś. I teraz właśnie rozumiem, z czego te sygnały wynikają. Czasami, wiesz, tempo jest za niskie, tempo jest za wysokie, brakuje mi tlenu, brakuje mi czegoś, mam na przykład, nie wiem, mokrą skarpetkę, to potrzebuję je zmienić, żeby, wiesz, żeby, żeby ten komfort wzrastał, to właśnie rozwiązuje te problemy, nie? Okej, okay, czyli to jest problem logiczny. Tak, mhm, dokładnie, no bo, zagadka, którą, no bo twoja, twój organizm ci mówi, nie masz siły biec, a ty wiesz, że to nie jest, że nie masz siły, tylko brakuje ci węgli, albo brakuje ci y zmiany smaku, bo na przykład czasami jest tak, że wpieprzasz ten dwudziesty żel i mówisz, skórna już mnie po prostu łeb boli, już nie dam rady, już nie skończę, a to jest na przykład sygnał, że wtedy warto zjeść paluszka słonego, albo kawałek pizzy, bo zmiana wiesz, y tej, tej palety smakowej, no nie, albo właśnie brakuje ci soli, brakuje ci elektrolitu, brakuje ci wody, Brakuje ci czegoś innego, brakuje ci na przykład y, żołądek, za, zaczyna być ciężki, wtedy się warto napić koli. No nie gdzie też wiesz, kola w środowisku dzisiejszym, szczególnie tym takim, nazwijmy to, tych neofitów dietetycznych, to kola jest trucizna, nie pi nigdy. Ale na ból brzucha podczas biegu nic mhm. tak nie działa dobrze jak kola. Warto się właśnie napić koli, dlatego, żeby te problemy żołądkowe rozwiązać. Nie? Mhm. I kiedyś myślałem, że to jest to, totalny bullshit jak można promować kole przy czymś takim. A teraz po prostu wiem, że to jest zajebiste narzędzie, które pomaga, e, właśnie, te problemy żołądkowe po prostu przetrwać. Okej, okay, czyli to jest wyższy level, już tak, czuję. na mhm. tym polega ten problem solving, że ty wiesz, że to, co. te sygnały, które wysyła ci organizm, to nie są tylko sygnały na zasadzie, że jesteś zmęczony, tylko za tym stoi. To, to drugie dno. Tak samo ci powiedzieć. Mhm. Tak, to jest trochę tak, jak nie wiem, y, nie mam dzieci, no nie? Więc z, z mojej perspektywy, jak dziecko, nie wiem, płacze, czy, czy, czy coś robi, no to nie mam pojęcia, o co mu chodzi, no nie? Ale na przykład rodzic, który ma takie małe dziecko, to wie, jaki rodzaj płaczu, y, to jest, nie wiem, kolka, to jest y, głód, to jest coś innego, no nie? I my się tak samo uczymy czytać nasz organizm, jeżeli mamy ten głębszy poziom świadomości, że wiesz, jakie objawy towarzyszą y, jakim potrzebom twojego ciała de facto, no nie? I wtedy właśnie uczysz się tego, że to nie jest nic groźnego? To jest do przetrwania, tylko brakuje mi czegoś. Albo na przykład, to jest coś, co występuje zawsze na, nie wiem, 50 km. Zawsze w ten sposób boją mnie nogi, i teraz wiem, że kolejne 10 to będzie straszny ból dupy, no bo to będzie bolało, ale po tych 10 rozchodzę to i już, już będę do w dupie. Okej, okay, dobra. Więc to jest właśnie na, na tym polega ten, ten problem solnik nie? Super, super. I przechodzenie do kolejnych etapów. Tak. Czy ty postrzegasz to też jako grę? Tak jak widzę, że większość przedsiębiorców postrzega tak biznes, to czy sport widzi? właśnie jako taką grę? Bardzo podobnie, mm -hmm. tak, 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 no bo to okay. też jest gra, masz zasady, masz, mm -hmm. masz konkretne warunki yy, i też właśnie ważne jest to, żeby samemu ze sobą ustalić takie zasady, żeby one tobie odpowiadały, żeby cię nie torpedowały, nie? Mm -hmm. yy, dobra, jak odróżnić to, kiedy jest yy, wiesz, niebezpiecznie, a kiedy jest jeszcze bezpiecznie? No bo mówisz, że ty jesteś w stanie poczuć ten, wiesz, czy to jest właśnie ten tempy, tak. ból, ale jednak yy, po tym yy, rowerze w tym podwójnym ironmanie, no to wyobrażam sobie, że ten ból, który czułeś w stopach, no to nie jeden by stwierdził, kurde, zaraz sobie zrobię krzywdę, a ty jednak przebiegłeś podwójny maraton. Ale tak samo było na początku u mnie, żeby mi się wydawało, że ja sobie uh -huh. robię krzywdę. Ale to jest kwestia właśnie tego, że trzeba te granice przekraczać i patrzeć, czy to jest rzeczywiście coś takiego, bo później się już, już uczysz, uh -huh. rozpoznawać, które te sygnały okay. bólowe są, są trudne, no nie? Bo to jest. To jest metoda prób i błędów. To mhm. jest trochę tak jak, nie wiem, no, właściwie ze wszystkim, że sam wiesz, ile czasu możesz maksymalnie pracować danego dnia, ile możesz, nie wiem, wody wypić, ile możesz zjeść i wtedy wiesz, kiedy ten, ten komfort jest przekroczony. Więc to jest mhm. po prostu kwestia obwąchania się z samym sobą i, okay. i ustalenia tych granic. Stąd właśnie bardzo podkreślam to, żeby nie robić takich drastycznych różnic i stąd na przykład nie sądzę, że kiedykolwiek zrobię, nie wiem, potrójnego czy pięciokrotnego aeromana, bo uważam, że to już jest za dużo. I nie widzę w tym dla siebie wartości dodanej, po prostu, żeby takie, takie wyzwania robić. Nie? Więc, więc wtedy wiem, że tam już ta, ta strefa kontuzjogenności mogłaby być większa. Ale tutaj po prostu w, w obrębie każdej z tych, z tych dyscyplin wiem, czego się spodziewać. Tutaj właśnie było to, że wiedziałem, z czym się je, nie wiem, 8 km pływania, 360 na rowerze, pomimo że mój najdłuższy dystans to było 180 uh -huh. I, i z czym się wiąże podwójny maraton ale tutaj doszedł aspekt tego zakumulowanego zmęczenia i tego, że to jest jednak połączenie trzech dyscyplin w jednym starcie. No nie? Więc, więc yy, o to doświadczenie jestem bogatszy. i Dzisiaj gdybym robił tego podwójnego, to prawdopodobnie zupełnie inaczej podszedłbym do tematu czy strategii, czy rozłożenia sił żywienia. Prawdopodobnie nie z, może z drobnymi wyjątkami, ale, ale szczególnie właśnie to rozłożenie sił i ta moja percepcja tego, jak się moje ciało będzie zachowywać, byłoby zupełnie inna i zupełnie inaczej bym to postrzegał. Okej, okay, ale to znaczy, że zwolniłbyś na przykład na rowerze mniej wycisku byś sobie dawał? Nie tyle zwolnił, co na przykład jak robiłem przerwy podczas roweru, żeby zjeść stały posiłek i napić się ciepłe mhm. herbaty, to po prostu zatrzymywałem się i stawałem stopami na, na ziemi w butach. Teraz wiem, żebym się zatrzymał, zszedł z roweru, rozpiął buty, żeby okay. stopa. Trochę nabrała, no bo Bóg, tak robiliśmy zawodnicy. Stopę. Ale myślę, po cholerę oni to robią, że to szkoda czasu, nie? Ale. <laughs> Już wiesz. Tak, ale mi właśnie powiedział jeden z, z takich bardziej doświadczonych zawodników, że mówi, no to, to zatrzymywanie się na rowerze to robi robotę. Mówię, kurwa, widzisz, ja byłem głupi i o tym nie wiedziałem, no. nie? A to zdecydowanie właśnie robiło robotę, że ta twoja stopa odpoczywała, nie? Dobrze wiedzieć. Dobra. Um... Dobra. Miałeś jakieś momenty, w których y, byłeś przekonany, że się poddasz? Mówiłeś o jednym? Tak, jeden był taki moment, że... To był jeden moment. Mhm. Tak, to był moment, jak y, zrobiłem te 10 kilometrów i wtedy powiedziałem, kurwa, koniec. koniec. Mhm. E, Okej. Okay. Ja mam taki cytat twój. Dużo ludzi ma choroby, cierpienie, cierpienie nieprzewidywalne, a ja mam cierpienie przewidywalne. I to mi tak fajnie, fajnie wylądowało, bo stwierdziłem, że rzeczywiście powtarzając to sobie, możesz osiągnąć dużo więcej. To mi przypomina trochę, właśnie Hormoziego, który mówi, że kurczę, kiedyś byli niewolnicy, oni. Naprawdę pracowali od rana do wieczora, nie mieli przerw, a ja tu w komforcie sobie tak. mogę pracować od rana do wieczora i tak. nic mi się nie stanie. Nie? Czy to jest właśnie taki mental? Skąd to wziąłeś? Miałeś to w, miałeś to w sobie? Pomaga? Trochę, trochę z głogińca myślę, że mhm. właśnie to, to mm, takie rangerowskie bardziej, chyba embrace the sack że jeżeli jesteś w stanie to cierpienie sam sobie co jakiś czas dostarczać, ten właśnie dyskomfort bardziej, bo tu też nie chodzi o to, żeby się, nie wiem, katować specjalnie, bo to, uh -huh. bo to zupełnie nie, nie o to chodzi, tylko właśnie dostarczanie samemu sobie dyskomfortu sprawia, że jesteś w stanie bardziej to kontrolować, bo życie charakteryzuje się tym, że choćbyśmy nie wiem, jak się starali, te trudne momenty będą, bo to będzie, nie wiem, śmierć bliskiej osoby, choroba bliskiej osoby, cokolwiek, tego jest mnóstwo, czy twoja własna choroba, no nie? I, to, i kluczem jest to, żeby Oswajać się z tym, że te różne rodzaje cierpienia przychodzą, a kiedy jesteś w stanie oswoić się z tym, które sam sobie zadajesz, czyli właśnie wiem, nauka nowej umiejętności, robienie nowych rzeczy, robienie więcej, to przygotowujesz się na to, co przyjdzie z zewnątrz i niekoniecznie będziesz w stanie to w jakikolwiek sposób kontrolować. Więc to jest trochę. No, to jest tak jak trening sportowy. Jak masz start, to tam już lecisz bez hamulców i realizujesz plan, który jest przeważnie trochę zawyżony, czyli nie lecisz treningowo, tylko lecisz mocno. A to, jak to mocno będzie wyglądało, zależy od tego, ile potu wylejesz na treningu. Tak samo jest w biznesie. Jeżeli zaplanujesz procesy, zaplanujesz, sprzedaż inne rzeczy, to ten biznes się prowadzi łatwiej niż w momencie, kiedy robisz wszystko na jolo i nie zastanawiasz się nad tym, co, po co i dlaczego. Więc y, tak samo jest właśnie tutaj, że to, y, to jest przygotowanie do życia po prostu. Ja to, ja to tak, tak nazywam i tak, i tak traktuję, bo tak samo jak biznes jest częścią życia, tak samo złe momenty są częścią życia i nie należy życia rozpatrywać tylko pod y, takimi kryteriami, że urlopy są super, czas z rodziną jest super, ale też super jest to, że czasami dostajesz po dupie i, y, bo to sprawia, że jesteś w stanie docenić to, że nie wiem, jesteś zdrowy, czy że masz czas y, dla rodziny albo w ogóle tą rodzinę masz, no bo później może być taki moment, że tej rodziny z jakiegoś powodu nie będzie, i warto być przygotowanym, jak z samym sobą w takich trudnych momentach rozmawiać. No bo jak wiesz, jak prowadzić taki dialog, kiedy jest trudno, to też umiesz go prowadzić, albo jest większe prawo, bo, bo, bo może to nie jest tak, że nagle teraz jestem w stanie sobie poradzić z każdą sytuacją, mhm. bo nie mam tej, tej pewności, nie mam zielonego pojęcia. Nikt nie ma. Nikt nie ma, dokładnie. Ale zwiększasz swoje szanse, że po prostu przetrwasz. Tak samo powiedzmy, dzisiaj się gloryfikuje bardzo specjalizację, no nie, że w super się specjalizować, ale mam wrażenie, że to nam trochę zabija właśnie to, że ta, tą umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Bo zajebiście, że sobie możemy, nie wiem, zamówić zakupy, zajebiście, że sobie możemy tak. zamówić catering, a co się stanie, jeżeli nagle cateringi przestaną istnieć, wyłączą prąd i, i tak dalej. Nagle się okazuje, że, kurwa, moje japońskie pierożki nie rosną na drzewach i i dupa, nie? Tak, I... ja też mam wrażenie, że dzisiaj jest taki właśnie. Niestety mamy wszystko. Jesteśmy super rozwiniętym społeczeństwem, społeczeństwem tak, w ogóle cywilizacją, cywilizacją tak, dosłownie. E przyjdzie. Kolejna wojna, bo może przyjdzie. Nie? Jesteśmy w takich czasach dosyć napiętych. Zapomnieliśmy już jako ludzkość o wojnie światowej, więc to jest dobry moment, żeby ludzkość sobie sama przypomniała, bo taką mamy tendencję jako ludzie i tak Dokładnie. jak mówisz, możemy być nieprzygotowani na to wszystko. Tak, a właśnie to. to umyślne stawianie się w trudnych mhm. sytuacjach sprawia, że się po prostu hartujesz, przygotowujesz nie? Mhm. i to zwiększa twoją szansę na przetrwanie mówiąc tak już brutalnie. Mhm. Myślisz, że cierpienie w ogóle stabilizuje y, życie na zasadzie takiej, że nie wiem od, y, o, oddala od ciebie y, jakieś depresje, choroby i tak dalej? Tak, bo dostajesz pełen przekrój emocji, bo w momencie kiedy wszystko wiesz, masz żeganie tęczą mhm. a potem przychodzi trudna sytuacja to ty są, taki dysonans, że hej, zawsze miał być super, o co chodzi, nie? Uh -huh. I to jest trochę to, co ja powtarzam czasami, jak siedzę w beczce, że ja już wiem, że nic gorszego mnie dzisiaj nie spotka. Uh -huh. jak wchodzę rano, dostaję ten wpierdziel, mam zamarznięte łapska, ale wiem, że już dzisiaj, no, coś się stanie gorszego. Nie wiem, klient na mnie nakrzyczy, będą jakieś pretensje. Tak. No nie wiem, no, gorsza informacja to jest dla mnie, że, nie wiem, moja yy, bliska osoba jest, ma trudną sytuację zdrowotną i to jest dla mnie trudna sytuacja. A to, że mam, nie wiem, mam jakiś problem w firmie czy coś, no to to jest problem do rozwiązania. Wszystko y i to myślę, że warto podkreślić. Niezależnie od tego, jaki rodzaj y właśnie wyzwania biznesowego masz, to to nie jest tragedia, bo nawet jeżeli firma ma ci się położyć, no to no, położyć firma, nie umrzesz, masz dwie ręce, dwie nogi, jesteś w stanie zbudować kolejną, nie? Więc paradoksalnie właśnie to stawianie się w tych, w tych trudnych sytuacjach uczy właśnie oswajania się z tym, że taka trudna sytuacja może przyjść. Mm -hmm. I, i, I to jest właśnie to. 100% się zgadzam. E, Okej, okay. chciałem jeszcze zahaczyć o dwa takie w, w miarę duże tematy. E, po pierwsze, mówisz o sobie, że jesteś mężem, tak? E, I że to też jest jakoś tam część twojej tożsamości. E, I Pytanie, czy wy w ogóle ten temat jest dużym tematem, on rzadko jest poruszany w biznesowych w biznesowych podcastach, a moim zdaniem to jest mega ważny temat, bo bardzo mocno wpływa na jakby całość biznesu, i może i położyć biznes, i może go rozbudować. I pytanie, czy wy to jakoś zaprojektowaliście? Chodzi mi o to, czy ty podszedłeś do. Znam przedsiębiorców, którzy podchodzą trochę. Do e, dobierania swojej życiowej partnerki, jak do takiego projektu, że okej. Okay, sprawdźmy, czy ta osoba jest OK, że to jest. E, nie wiem, no niemalże jak rekrutacja. No może to brutalnie brzmi, ale to jest z korzyścią dla obu stron. Pytanie, czy ty, wy do tego też tak podeszliście? Ty ze swoją żoną, czy po prostu było tam uczucie i mieliście farta, że dobrze trafiliście, bo było uczucie. Mieliśmy farta, ale też włożyliśmy w to mnóstwo pracy. Bo to jest tak, że my się ze sobą zeszliśmy, jak mieliśmy na lat, mhm. bo jesteśmy z tego samego rocznika, mieliśmy po 16 lat, jak się jak zaczęliśmy być razem. Więc to jest w ogóle ultra wczesny temat, więc wtedy. Gdybym powiedział, znaczy to, to pewnie byłbym mile widziany, gdybym powiedział, że to było oczywiście zaplanowane, miałem na to, wiesz, pomysł. W, ogóle. w wieku 16 lat to nie w... uwierzył Nieważne, ale wiesz, tak się mówi dzisiaj, tak. wiesz, kurde, wizjoner, nie? Więc nie, tak już mówiąc całkowicie szczerze, nie planowaliśmy tego w ogóle. Startowaliśmy z poziomu, gdzie oboje nie mieliśmy nic, nie, mieliśmy, nie byliśmy ukształtowani jako ludzie i trochę z biegiem czasu się po prostu ukształ ukształtowaliśmy w miarę, powiedzmy, płynięcia życia, no nie? To było takie, wiesz, dogrywanie się, Badanie swoich mocnych, słabych stron, ale też wspieranie się w tych prostszych i trudniejszych momentach, bo przez te 20 parę lat no, przeżyliśmy jednak wzloty i upadki na wielu płaszczyznach, więc no, można powiedzieć, że mamy taki takie pełne spektrum wszystkiego, tak, i, i y, to, nie, to nie była w żaden sposób rekrutacja planowana, uh -huh. y, albo inaczej, to było planowane, no bo jeżeli robisz cokolwiek planując porażkę, to nie wiem po co to robisz właściwie, bo to jest bez sensu, więc no, planowaliśmy sukces na tym polu i no i po prostu go zrealizowaliśmy, nie, to było, wiesz, docieranie się, tak dalej, natomiast y, myślę, że tutaj wa ważnym aspektem jest to, że to z kim jesteś ma ogromne znaczenie, ale to też nie działa w ten sposób, że nie wiem, jakaś osoba jest zła, bo pamiętaj, że to za zawsze ty podejmujesz decyzję, z kim yy, łączysz swoje życie. I o tym bardzo fajnie mówi Nawal Rawikant, yy, którego mi polecił kiedyś Adam Gospodarczyk, yy, też zresztą pozdrawiam, i on mówi o tym, że ludzie bardzo mało czasu poświęcają na trzy kluczowe rzeczy w ich życiu, które mają ogromny wpływ na właściwie cały kształt życia, a y, hiper-researchują tematy błahe w stylu jaki kupić aparat, jaki kupić samochód jaki kupić zegarek a nie poświęcają y, czasu na to żeby się zastanowić gdzie chcą mieszkać w sensie miejsce zamieszkania to jest ogromny game changer, w sensie jeżeli jesteś w małej miejscowości, się przeprowadzisz do Warszawy to masz 5 tysięcy więcej okazji do tego, żeby nie wiem, robić biznes rozwijać się bla 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 Druga sprawa, kariera zawodowa, wykształcenie, czyli, czyli to, co chcesz robić w życiu, to ma ogromne znaczenie, czyli inaczej będziesz kierował swoim życiem, jak będziesz wiedział, będziesz świadom tego, co, co chcesz osiągnąć i dlaczego. Czyli warto znaleźć, nie wiem, niszę, dobry zawód, whatever, no bo jeżeli robisz coś bez namysłu tylko dlatego, że, że tam cię życie pchnęło, to prawdopodobnie z tego wiele dobrego nie wyjdzie. A trzecim aspektem jest partner życiowy, bo to jest coś, co jest w stanie Cię zbudować albo Cię zepsuć, bo będziesz mieć kiepskiego partnera, kiepską partnerkę, to, to będzie Twoja kotwica, która Cię ściągnie do dołu, no nie? Będziesz mieć, tak jak ja, właśnie tą, tą drugą połówkę, która jest ta, taki, taką Twoją największą wartością, to Cię w trudnych momentach podniesie, a w tych momentach, kiedy Ci idzie zajebiście, będzie swoją trampoliną, która Ci zapewni dodatkowy wzrost. I paradoksalnie myślę, że to też jest coś, gdzie oczywiście tego szczęścia potrzeba, ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że dużo większym i bardziej wartościowym elementem jest to wkładanie wysiłku i pracy, żeby taką relację zbudować, bo to nie jest tak, że taka osoba czeka gdzieś w galaktyce na ciebie i, i musi się jak te dwie przysłowiowe połówki zep, y, spiąć, tylko, tylko, tylko to, to, to działa bardziej jak yin i yang, że jednak to jest coś, co fluktuuje, to jest coś, co pracuje I, i ta druga połówka wraz z tobą musi się rozwijać i tak samo jak ona się musi po części dopasowywać do ciebie, do twojego rozwoju, do twoich możliwości. Tak samo ty się musisz dopasowywać do tego, gdzie ona jest teraz i tak samo ją ciągnąć do góry, jak i, jak i czasami hamować. I to, I to właśnie tak działa, że trzeba wyjąć, odrzeć samego siebie z tego ego i mówić, no bo to ten problem jest taki, bo ta moja, nie wiem, żona to coś tam, tak? No bo niestety tutaj chcecie kolego zmartwić, że to ty sobie tą żonę wybrałeś, nikt cię nie zmuszał i. I tak samo musisz wkładać tą pracę, więc warto czasami zauważyć te, powiedzmy, przysłowiowe belki w swoich oczach i, i wiedzieć, po prostu, że, że to wymaga pracy. Bo, no, no bo do tanga trzeba dwojga, i tutaj nie ukrywajmy, że figury taneczne, jeżeli jest taniec w parach, rzadko kiedy wychodzą z jednej strony, tylko to, on, żeby ten taniec wyglądał imponująco, musi być dwóch, dwóch tancerzy, a nie tylko jeden. Mega się zgadzam i e, ogólnie fajnie, praktycznie w każdym zdaniu, jakim mówisz e, w związku z ze swoimi jakimiś decyzjami w życiu, mówisz o rozwoju, bo mówiąc o e, swojej partnerce mówisz, że e, oboje musicie się rozwijać i wspomagać siebie w tym rozwoju, co zajebiście mi e, stuka w głowie, że rzeczywiście jest ten, e, jest ten growth mindset u ciebie e, i ja sobie trochę uświadomiłem taką rzecz. To nie są moje słowa, chyba bym nie wymyślił czegoś tak mądrego, że jedną najważniejszą rzeczą w takim związku jest sprawianie, żeby druga osoba się rozwijała. Tak, praktycznie. Czyli jak mamy dwie osoby, to jedna bez siebie byłaby gorszą wersją siebie, tak? I to jest, i to jest moim zdaniem, taki clue. Jeżeli to jest zachowane, to wszystko inne pójdzie z górki. Zgadzasz się z tym? Tak, wiesz co, czytałem taką książkę Human Hacker, Hacking Humans, coś takiego. Nie pamiętam już dokładnie, jak, mhm. to, jak to było. Podlinkujemy to później. Mhm. Natomiast tam koleś odpowiedział... Tam jest takie jedno zdanie, które mi po prostu ułożyło to, jak podchodzić do relacji międzyludzkich, że każde spotkanie z każdą osobą, z każdą istotą ludzką traktuj w taki sposób, żeby po tym spotkaniu ta druga strona wychodziła w lepszym stanie, niż była przed, przed spotkaniem z tobą. I to jest coś, co mi totalnie układa to budowanie relacji. No bo wiesz, na, na, na powiedzmy tym przykładzie takiej bliskiej, intymnej relacji, no to można tutaj robić dużo takich, powiedzmy, subtelnych y, rzeczy i, i tego, jak to powinno wyglądać. Ale weźmy na przykładzie. Interakcje w sklepie. Jest ekspedientka, która nie wiem, jest smutna. To ile cię kosztuje to, żeby do niej nie wiem, zagadać, opowiedzieć jakiś dowcip czy zapytać się, co u niej, no Nie, to są takie proste rzeczy i paradoksalnie my szukamy, nie wiem, jakiś właśnie, tak samo jak szukamy biohackingu tam, gdzie go nie powinno być, bo powinniśmy się skupić na podstawach, w stylu wyspanie, się, dobra dieta i ćwiczenia. Tak samo w relacjach my szukamy. Magicznych dopasowań, matematycznych, znaków Zodiaku, numeryki, cokolwiek, że nagle, nie wiem, baran się nie może zejść z owcą, czy jakie tam są te znaki Zodiaku, a zapominamy o tym, że to jest po prostu praca nad tym de facto czyli po prostu poświęcanie czasu tej osobie i zastanowienie się, nie czego ja chcę od tej osoby, tylko czego ta osoba chce ode mnie, jakie są jej, jej realne potrzeby. I tu znowu, to wymaga Ogromnej takiej ekwilibrystyki intelektualnej i też emocjonalnej przede wszystkim, bo trzeba wyjść ze swojego ego i nie myśleć, że ja ci pomagam, bo z mojej perspektywy to, co ja robię, to jest pomoc. Tylko jeżeli ja ci mam pomóc, to ja muszę robić to, co z twojej perspektywy jest pomocą, to, co dla ciebie jest pomocne, kiedy ty na to patrzysz. Yy, więc to jest trochę taki case, nie wiem, kłócenie się o porzucane skarpetki po domu, no nie? że wiesz, yy, ktoś powie, albo ty się czepiasz, bo rzucam skarpetki, no nie? To można do tego podejść w ten sposób, że okej, okay, te skarpetki ci przeszkadzają, z mojej perspektywy to jest gówno, a nie problem, ale w takim razie ja je będę zbierał, bo wiem, że to ci, wiesz, yy, zawraca, yy, zawraca głowę i odciągać od, od innych rzeczy, nie? więc to jest właśnie relacje są tyle trudne, że twoja perspektywa nie ma znaczenia, twoje intencje nie mają żadnego znaczenia, bo zawsze ważna jest ta perspektywa drugiej osoby i mam wrażenie, że to, co nam wychodzi, to jest właśnie to, że my nie startowaliśmy z poziomu, gdzie ta rekrutacja miała, miała miejsce, czyli nikt nie patrzył, ile znasz języków, jaki masz biznes, bo nie mieliśmy tego, startowaliśmy z poziomu zero i przez właściwie cały czas my się docieraliśmy, bo nam zależało na tym, żeby tą relację budować, no bo relacja to jest Związek y, ludzi, tak? I ci, I ci ludzie potrzebują swoje potrzeby realizować. I tak samo jak dobry biznes prowadzi się z takimi wspólnikami, którzy myślą o tobie, mają cię w, w swo na swojej uwadze i chcą razem z tobą coś budować, czyli trochę przedkładają. Samego siebie, znaczy ciebie ponad, ponad samego siebie, oczywiście w cudzysłowie, bo, bo to jest trochę bardziej skomplikowane. I o tym też fajnie mówił wspomniany wcześniej Nawal Ravikant, że on bardzo często woli robić interesy z ludźmi, których zna, rozumie, nawet jeżeli to są droższe interesy, ale dlatego, że on ich właśnie zna, Kuma, działają na tym samym poziomie wartości niż robić interesy, które byłyby dla niego korzystniejsze finansowo, tylko dlatego, że są korzystniejsze finansowo. Nie? I tak samo jest właśnie. Mniejsze ryzyko tam. Tak, i tak samo jest w relacjach. W momencie, kiedy, jak ja to mówię, wyjmiesz głowę z dupy i zaczniesz myśleć o tej drugiej osobie nie pod tytułem co ja mogę na tym osiągnąć, zmaksymalizować swój zysk, tylko okej, okay, idę na kompromisy, właśnie nie będę, nie wiem, siedział w firmie znowu, tylko zabiorę żadne na kolację. O tym bardzo fajnie kiedyś Bartek Majewski z Kazbega napisał taki świetny artykuł. O ile bardziej warto... Z, spożytkować ćwierć miliona złotych zamiast na wypasiony samochód na relację ze swoją żoną, bo, bo za to jesteś w stanie zjeść tam ileś tysięcy kolacji i innych rzeczy i to ci da dużo więcej w tej relacji niż. Większe większa dźwignia. No tak, no bo mhm, jasne. jak sobie pomyślisz, o to to jest. Kupisz jej tego, jej tego Merola, nie? I z tego, no dobra, masz Merola, ale czy to ci daje jakiś lewar? No nie, ale jak pójdziesz z nią na tysiąc kolacji, to sobie pomyśl, jaką ty z tą osobą zbudujesz relację, nie? I oczywiście. To jest Mądre. bardzo taki mhm. prosty przykład, taki naprawdę ciosany z metra, ale bardzo taki, który, który sprawia, że to wyobraźnia ci zaczyna, pra, zaczyna pracować. Nie? Więc na tym właśnie polega budowanie relacji, że my bardzo często myślimy yy, pod kątem nie wiem, dawania prezentów czy, czy budowanie relacji, wychodzimy z tej perspektywy, czego my chcemy albo z czego my byśmy się ucieszyli, ale wtedy właśnie warto. Odwrócić ten stolik i powiedzieć: postawmy się w perspektywie tej osoby i zobaczmy, czego ona potrzebuje. No nie? Zastanówmy mhm. się, co ona może chcieć, albo się zapytajmy wręcz, bo to jest, mam wrażenie, też taka rzecz, której my, jako ludzie, my, jako Polacy, też w szczególności, mamy dużą taką barierę, żeby robić, to jest właśnie rozmawiać ze sobą na takim bardzo szczerym, otwartym poziomie. Bo kiedy się otworzysz, to się okazuje, że z tego wychodzą same dobre rzeczy, że ta wrażliwość i otwartość to nie jest ból czy zła cecha, tylko właśnie coś, co ci pomaga, pomaga się rozwijać. Tak, tak, 100% się zgadzam. W ogóle y, mam jeszcze jeden Twój y, cytat. Czasem uważamy, że kogoś wspieramy, ale to nie jest wsparcie, tylko zaspokojenie własnych potrzeb. Ja coś takiego też y, zauważam u siebie, że y, myślałem, że pewnymi y, tekstami wspieram i motywuję swoją partnerkę, a później się okazało, że ona po nie wiem, po jakimś roku wyszło w jakiejś luźnej rozmowie, że, y, że ja ją tym tłamszę. Tak? A ja myślałem, kurde, przecież to jest to było wsparcie. Jak, to, tak. jak możesz w ogóle to tak interpretować? Nie? I, Dobra, i, 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 I wydaje mi się, że wymaga to bardzo dużej takiej. Y, Właśnie znajomości drugiej osoby nie? Mhm. Y i takiej też samoświadomości, że nie zawsze to, co my myślimy, y jest rzeczywiście prawdziwe dla tej osoby. Nie? Dokładnie, no ale właśnie to jest to, to jest to, że my często, co jest w sumie słuszne i ewolucyjnie to jest uzasadnione, że to, że to jest pewne uproszczenie rzeczywistości, bo prościej jest ci wszystko oceniać przez pryzmat samego siebie i przez swoje własne potrzeby, ale to jest właśnie tak samo jak z budowaniem biznesu. Jak, jak sobie pomyślisz o tym, która firma jest lepsza, no to wiadomo, że ta większa, ta, ta która więcej zarabia i, i, i tak dalej, ale po tym, jak, jak, jak się zastanowisz na takim głębszym poziomie, no to wtedy się okazuje, że niekoniecznie, bo to zależy, czego Ty potrzebujesz właśnie jako, jako przedsiębiorca. I kiedy nawiążesz taki kontakt sam ze sobą, to widzisz, że tak samo trzeba podchodzić do innych ludzi, bo pytanie, czy lepiej mieć firmę, która ma 100 osób, czy taką, która, przepraszam, nie zatrudnia żadnej osoby. Wiesz, to jest case tego, co, co właśnie mówią bardzo różni przedsiębiorcy. Jeden ci powie, zawsze większa firma, więcej klientów, więcej ludzi, a ktoś inny powie, wiesz co? Ja to w ogóle nie chcę mieć w ogóle działalności. Ja lubię działać sam, ja lubię działać jako freelancer, bo mam wolność, nie muszę się nikim przejmować i po pierwsze, nie czuję takiej ogromnej presji, bo jednak umówmy się, zatrudnianie ludzi czy, czy współpracowanie z różnymi ludźmi, od których zależy, w sensie kiedy od Twoich decyzji zależy ich wynagrodzenie, bycie i tak dalej. To to też jest presja. I pytanie, co jest lepsze albo co jest gorsze? Ja na to pytanie odpowiedzi nie znam i to jest kwestia tego, jakie Ty sobie przyjmiesz założenia. Bo, bo znowu życie to jest gra, i w zależności od tego, Jakie przyjmiesz założenia, to wygrywasz? Jeżeli twoją, twoim, twoimi punktami są przychody, no to wygrywasz przychodami, zyski nie mają znaczenia. Jeżeli twoimi punktami są zyski, no to wtedy przychody nie mają znaczenia. Ważne jest, ważne jest twoja marża i to ile ci zostanie w kieszeni. A jeżeli twoim głównym punktem jest na przykład czas spędzany z rodziną, to wtedy ani to, czy masz 100 ludzi, czy, czy 300 ludzi nie ma znaczenia, tylko to, ile jesteś w stanie czasu tej rodzinie poświęcić. I o tym właśnie zapominamy, że stajemy właśnie tak jak mówię, ex katedra i myślimy sobie, bo ja to myślę, i myślę sobie wtedy tym samym, że wszyscy myślą tak samo i, i muszą łaskawie, tak jak jaśnie pan Łukasz, y, uważać. Ale rzeczywistość tak nie działa, bo tak samo jak potrzeby są indywidualne, tak samo indywidualne są te powiedzmy rzeczy, które powstają na skutek zaspokajania tych potrzeb. I właśnie to jest to, że jeżeli. Wyciągniesz tą głowę z dupy, o którym, czyli tej czynność, o której mówiłem wcześniej, to wtedy widzisz, że wow, ta druga osoba ma inne potrzeby, ona myśli o czym innym, i moje wsparcie może być dla niej po prostu ściąganiem w dół. No nie? I wtedy trzeba wiedzieć, że okej, okay, na mnie być może działa super to, że ktoś mnie kopnie w dupę i mi powie, kurde, zapierdalaj bardziej, bo coś, ale może ta druga osoba akurat dzisiaj potrzebuje tego, żeby ją przytulić. Powiedzieć, słuchaj, nie przejmuj się, zrób coś inaczej, no nie? Bo to są właśnie te takie, jak to nazwać, osobliwości kontaktów międzyludzkich, że musimy to wszystko dostosowywać do tej, do, do tej drugiej strony. I oczywiście w dobie tego, że sam jestem okrętem żeglarzem sterem i rybą, no to y, trudno jest to powiedzieć. Ale paradoksalnie nam autentycznie brakuje empatii, brakuje tego, że y, gdzieś ten drugi człowiek jednak tam jest i, i po prostu trzeba się nim autentycznie zainteresować. Tak, zgadzam się z tym. No, brakuje nam moim zdaniem właśnie też y, głębokich rozmów. Tak, Dzisiaj y, ten podcast to jest w ogóle zupełnie inna rzecz niż popularne dzisiaj formaty, tak? tak. Ale mam nadzieję, że wypłynie właśnie przez to, tak? że się odróżnia. Relacje, relacje w biznesie, wspólnicy, nie? To jest taki temat, temat rzeka, który, który chciałem właśnie pociągnąć, bo... Ty mówiłeś, że w tym Iron był też we wsparciu twój wspólnik. Ciężko mi sobie w ogóle wyobrazić taką, taką fajną relację, jeżeli chodzi o wspólnika, który cię wspiera nawet w takich rzeczach. Powiedz mi, jak się dobiera takich ludzi? Czy to był po prostu fart, że takiego znalazłeś? Czy, 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 czy nie wiem. Coś innego za tym stoi. Wiesz co, nie mam pojęcia, bo to było coś, co nam przyszło naturalnie, bo my się z Piotkiem znamy od drugiej klasy szkoły podstawowej, czyli bardzo długo. No, za, za rok to będzie 30 lat znajomości, mm -hmm. więc to jest hektar czasu. I robiliśmy ze sobą rzeczy właściwie odkąd pamiętam. To były różne historie. Graliśmy, nie wiem, w, w gry planszowe, w RPG, na kąpie Robiliśmy kiedyś klub inwestora, gdzie, gdzie razem inwestowaliśmy pieniądze na giełdzie. Robiliśmy naprawdę mnóstwo różnych, przeróżnych projektów. Więc też się znamy no, po prostu długo, i też można powiedzieć, że u nas. Ta relacja biznesowa ewoluowała trochę z tej relacji przyjacielskiej, więc to jest powiedzmy inny, inny poziom. I tak, tak teraz sobie myślę, że jak spojrzę z perspektywy czasu, to ten perseverance ma u mnie znaczenie wielowymiarowe, bo on się mhm. właściwie objawia w każdym elemencie mojego życia. Ja bardzo lubię głębokie relacje, długie relacje, bo czy z moją żoną, czy właśnie z piotkiem, no to są. Właściwie dłużej się z nimi, z nami jestem w relacji niż, niż kiedykolwiek byłem samotny, samodzielny, jakkolwiek to nazwać. Więc mam wrażenie, że recepty na to jako takiej nie ma, w sensie jaki to musi być, nie wiem, typ osobowości, to trzeba dobrać pod siebie. Ale kluczem, który może w tym pomóc, niewątpliwie jest właśnie ta głębokość tej relacji. Jeżeli masz kogoś sprawdzonego, właśnie znowu battle testy czyli masz kogoś sprawdzonego na różnych poziomach to z kimś takim jest dużo większa szansa, że ci po prostu wyjdzie. Nie wystarczy mieć tylko tej, nazwijmy to, chemii biznesowej czy chemii w rozmowie, trzeba się po prostu sprawdzić, wiedzieć uh -huh. jakie masz wartości, a my z Piotrkiem właśnie y, mamy zresztą takie powiedzenie, że jeżeli któryś z nas trafiłby za kratki, to ten drugi nie miałby wątpliwości, że ten drugi jest niewinny, tak? I o to chodzi, że w tym momencie jesteśmy prawie jak, ten, jak taki jeden połączony organizm biznesowo i mam wrażenie, że, że to jest ta nasza przewaga, no myślę, że konkurencyjna, ale też życiowa, po prostu, że o wielu rzeczach nawet nie musimy ze sobą rozmawiać, bo po prostu wiemy, jak postąpimy. No nie? I też na, na bieżąco się korygujemy. To to jest właśnie ta, ta głębokość relacji, ma ogromne znaczenie, i właśnie te podobne wartości, które się wyznaje. I mam wrażenie, że to jest coś, co ci wystarczy do tego, żeby mieć z kimś sukces biznesowy. Mhm. Zajebiście. A powiedz mi, czy to jest tak, że wy się uzupełniacie, jeżeli chodzi o swoje o swoje o cały skill że ty jesteś po prostu w czymś lepszym on jest w czymś lepszy i w sumie trochę o tym powiedziałeś wcześniej, bo było tak mówiłeś o tym, że ty jesteś takim jestmenem, a on bardziej, bardziej to hamuje tonuje i czy w innych aspektach też się uzupełniać? Tak mamy inny skillset, mamy inną wiedzę i mamy też po prostu inne inną przekrojówkę, nazwijmy to. Ja jestem właśnie bardziej analityczny, bardziej siedzę w liczbach, jestem księgowym programistą i ogarniam te tematy. Piotrek jest bardziej przekrojowy, on zresztą ma wykształcenie prawnicze, działał bardzo długo w podatkach, u nas właśnie się zajmuje kwestiami też prawnopodatkowymi, więc można powiedzieć, że my robimy różne obszary w firmie całkowicie i tak samo mamy właśnie inne, inne charaktery, inne temperamenty, inny typ osobowości, tak samo właśnie mamy też te różne uzupełniające się skill więc tak naprawdę robimy różne rzeczy i stąd też myślę, że to jest u nas bardzo, bardzo taki element, który, który gra, że nie tylko się uzupełniamy właśnie pod tym kątem takim osobowości, ale również kompetencji. I jeszcze jest drugi, trzeci element, który jest ultraistotny, to jest też ten nazwijmy to stan gotowości do działania, że. Kiedy ja mam gorszy okres, to on ma lepszy i jest w stanie mnie pociągnąć do góry. I w drugą stronę jest tak samo. Kiedy, kiedy on ma gorszy okres, to ja mam lepszy i też jestem w stanie go zmotywować do, do dalszego działania. Więc u nas to się też bardzo fajnie uzupełnia, że wiemy, że, że możemy na siebie liczyć w każdej sytuacji i. I w długim terminie to nam po prostu gra bangla. Aha. A czy to jest tak, że myślisz, że jeżeli chodzi o ten, te wasze cykle, to one się synchronizują na takiej zasadzie, że jak widzisz ty, że twój wspólnik ma cięższy czas i, i, i coś z nim jest nie tak, to ty po prostu czujesz motywację Okej, okay, to ja w takim razie się zbroję, czy to przypadek, czy, czy jakaś inna. Czy, czy, czy w ogóle korelacje, hmm, czy korelacji tam nie ma? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie chcę tutaj szyć czegoś, czegoś na potrzeby tego, żeby to brzmiało lepiej jako historia, ale myślę, że coś w tym może być, że jak widzę, że on ma gorszy okres, mhm. to wtedy czuję się odpowiedzialny za to, żeby go z tego wyciągnąć, bo to jest mój obowiązek nie tylko jako wspólnika, ale też jako przyjaciela, więc, mhm. więc tak, to, tak to po prostu działa. Okej. Okay. Ostatnio z Krzysztofem Szyszkiewiczem z ValueShip rozmawialiśmy. Zapraszam do odcinka. Wspomniał, że swoją firmę budują właśnie trochę na wzór spółki partnerskiej. Prawniczo-księgowej, bo mam wrażenie, że tam jest właśnie ten wzór dosyć popularny. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć, jak to działa? Bo ja trochę, trochę, trochę jestem nogą, jeżeli chodzi o, o, o ten system, a wydaje mi się, że tam jest, że to jest dosyć wygodny system, bo wiele, wiele firm go raz stosuje i jest tam duża płynność, ma swoje plusy i minusy. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? W sensie o tym, jak działa w y, biuro rachunkowe? To znaczy, chodzi mi o to, że. Y, czy, w ogóle pytanie, czy wy jest czy wy jesteście tak zbudowani, bo ja się z... nie, wy, wy możecie tak nie być zbudowani. Nie, my bo... jesteśmy biurem rachunkowym. Okej, okay, dobra, bo y, ja się zastanawiałem dlatego, że. Yy... Że ty miałeś jeszcze. Że wy byliście tak powiązani, właśnie było tam kilka spółek, ale to w sumie wyjaśniłeś, tak, mieliśmy, dobra. Mieliśmy dwie spółki, właśnie jedna była biurem rachunkowym, druga była Okej okay, czyli to nie jest sprawniczą i z tej spółki że wyszło. Okej, dobra, 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 dobra. Eee, dobra, Łukasz, e, frameworki. E. No, myślę, że to jest taki, taki temat, który poruszaliśmy cały czas. Mam tutaj jeszcze kilka rzeczy, spróbuję wyszukać takie, których nie poruszaliśmy. Chyba wszystko poruszyliśmy w ogóle no, bardzo głęboko. Weszliśmy. O taki temat work-life balance, bo wspomniałeś o tym delikatnie. Dużo ludzi dzisiaj mówi już nawet nie samą work-life balance, tylko life-work balance, czyli jeszcze w dalszą stronę e, przesuwają tą dźwignię. Czy ty w ogóle w to wierzysz? E, jak to u ciebie wygląda? E, czy, czy w ogóle coś takiego można zrobić i czy w ogóle powinniśmy coś takiego robić? Też mam swoje zdanie, ale może zaraz na ten temat pogadam. To znaczy można to zrobić i i starania, żeby dojść do jako takiego balansu w życiu ogólnie, to jest myślę świetna rzecz, bo to powoduje świadome życie i o ile jestem jak najbardziej zwolennikiem balansu życia, czyli balansowania różnych obszarów w życiu, o tyle uważam, że samo sformułowanie work-life balance i koncepcja work-life balance to jest jeden wielki bullshit, i trochę próba mm, robienia ludziom wody z mózgu, uh -huh. bo coś takiego nie istnieje. W sensie takim, że y, praca jest elementem życia, to co robimy jest elementem naszej tożsamości, i próba oddzielania tego to jest trochę tak jak próba oddzielenia, nie wiem, ręki albo nogi od ciała. W sensie to się da zrobić, da się to odciąć i, y, y, i żyć z tym dalej, ale to chyba nie jest najlepsza droga. I i moim zdaniem work-life balance to jest o tyle wadliwa koncepcja, że właśnie, wiesz, tak zapinając klamrą to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli zastanawiasz się, czy chcesz chcieć to, czego chcesz, to wtedy no i... rozumiesz, że pr próba okiełznania work-life balance nie ma żadnej, żadnego sensu, bo yy, no bo Czuję. Dobra. Pytanie, pytanie, czy rzeczywiście to jest jakakolwiek strategia? No bo y, rozważmy to w ten sposób. Jeżeli pracujesz, robisz coś, co cię, nie wiem, pociąga, coś, co lubisz robić, coś, co ci sp sprawia przyjemność, przy okazji dostajesz za to pieniądze, to jest raczej przyjemny scenariusz. Zakładając, że y, jesteś w stanie robić to właściwie w, w dowolnym aspekcie, bo dzisiaj myśląc o tym, że za przyjemność dostaje pieniądze. Patrzymy raczej na ludzi, którzy nie wiem, robią kontent na YouTubie, czy są influencerami, czy whatever. Ale paradoksalnie z każdej takiej czynności można czerpać przyjemność. I teraz ja jestem księgowym, wykonuję pracę, jaką wykonuje pewnie set tysięcy ludzi w Polsce i pewnie kilka milionów na całym świecie. I z jednej strony, jak ktoś pomyśli, nie no, jak można coś takiego robić z zadowoleniem i pasją, no to ja powiem, no można, bo z mojej perspektywy, jeżeli siedzę na przykład 12 godzin w biurze i coś tam robię i zatracę to poczucie czasu, to nie czuję de facto, jakbym pracował. I to nie jest tak, że jestem nie wiem, zmęczony, przeciążony, cokolwiek. I cała sztuka polega na tym, że ten work-life balance jest to tyle właśnie negatywny, że my potrzebujemy balansu w życiu jako takiego. Ty potrzebujesz tak samo czasu dla siebie, jak dla rodziny, jak na pracę, jak na te dobre rzeczy, jak na te złe rzeczy, bo tak samo właśnie jak, jak, jak ten yin yang, gdzie masz bierń, biel i czerń, tak samo człowiek potrzebuje tej właśnie równowagi. Ale ta równowaga to nie jest równowaga pomiędzy ilością godzin spędzanych w robocie versus ilość godzin spędzanych poza robotą, tylko chodzi bardziej o to równoważenie życia jako całości, czyli te i rodziny, i zdrowia, i innych historii. Yy, I mam wrażenie, że największym takim nieszczęściem jest to, że my właśnie staramy się znaleźć tą idealną formułę: czy to będzie 8 godzin pracy, czy to będzie 7 godzin pracy, czy to będzie 6 godzin pracy, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To są ludzie, którzy pracują godzinę w tygodniu i są nieszczęśliwi, są ludzie, którzy pracują 24 na 7 i są ultra. Szczęśliwymi ludźmi. Więc odpowiedzi należy szukać w tej jakości swojego życia. Więc właśnie no to tak, tak, tak skracając to, bo mam wrażenie, że tutaj możemy tak. o, tym, o tym książkę napisać, a i poruszaliśmy też ten temat w wielu innych wątkach. To właśnie work-life balance po prostu nie istnieje. To jest koncepcja, która jest wybujała wyimaginowana, wyssana z palca, i jeżeli do niej dążysz, to nie dąż do niej, bo to po prostu nie ma żadnego sensu. Mhm. Dobra, Łukasz, powiedz mi, jaki jest twój master cel, co dalej? Czy masz w ogóle coś takiego, i czy twoim zdaniem, powinno się coś takiego mieć, bo wiesz co, właśnie to jest bardzo ciekawe, bo tak jak rozmawialiśmy o tych strategiach, frameworkach innych rzeczach, to one są ważne na dzisiaj. I mam wrażenie, że master cel też jest tym master celem z perspektywy dzisiaj. Bo to, że ja nie wiem, w tej chwili mam taki fokus na biznesie, chociażby z perspektywy takiej, że nie posiadam w tej chwili dzieci, to mam taki fokus na biznesie, ale zakładam, że jak mi się, nie wiem, rodzina powiększy, zmienia mi się priorytety, coś się stanie w moim życiu takiego, że, że mi się zmieni ten, ten fokus, to naturalnie będę chciał ten swój mastercel zweryfikować. I Więc o ile samo posiadanie takiego mastercelu jest super ważne, bo takie powiedzmy Musimy mieć takie swoje true north, do którego dążymy, które jest takim naszym, powiedzmy, azymutem, w, w kierunku którego się udajemy, o tyle to nie jest coś, co jest całkowicie zafiksowane, niezmienne i, i nie podlega ewolucji. To jest trochę tak jak z wartościami w życiu, że wartości, ten, te core values masz jakieś, ale one też ewoluują, że pewne rzeczy luzujesz, bo widzisz, że ci nie służą, pewne rzeczy. E, Zacieśniasz, bo widzisz, że one ci dają więcej, większy, większy zwrot. Oczywiście tutaj można kojarzyć to tylko i wyłącznie ze zwrotem z inwestycji pod kątem finansowym, ale tu myślę, że to jest jasne, że nie tak. do końca o tym mówimy. Więc tak samo jest właśnie z tymi celami długoterminowymi, że one... Oczywiście one są, tak? Bo taki myślę, mam takie dwa, które nie podlegają dyskusji. Pierwszy to jest to, jest to żeby się po prostu cieszyć życiem, żeby mieć frajdę z tego, co robi, niezależnie, czy to jest właśnie praca, relacje wszystko jedno, chcę, chcę się tym po prostu jarać, bo to jest coś, co, co jest zwyczajnie przyjemne i lubię to uczucie, te, te właśnie motyle w brzuchu, kiedy coś, kiedy coś robię. A drugie to chcę dbać o swoje zdrowie w długim terminie, bo miałem te momenty w życiu, kiedy to utraciłem i wiem, jak to jest czuć się źle, a teraz się czuję dobrze i chcę to jak najdłużej utrzymać. I myślę, że to są takie powiedzmy dwa elementy, które gdzieś tam wiem, że wokół nich się kręci to życie i pozostałe staram się właśnie dobierać w taki sposób, żeby, żeby mhm. mieć tą trajektorię. Ja właśnie myślę o celu tak, że właśnie pytanie, bo czasem jest tak, że ten duży cel on nas rzeczywiście zbliża, ale... Często jest tak, że on gdzieś tam musi być, ale on nie musi być jakiś super ostry, on może być trochę zamglony, a najważniejsze jest i tak robienie tu i teraz, zbliżanie się do tego, bo Dokładnie. te. Bo ta ścieżka, nie takie mam wrażenie, że to trzeba, na tym się skupić i to skracać, żeby osiągać. A on niech tam sobie będzie. E Zresztą, nie wiem, czy on jest taki istotny e z perspektywy, no bo chyba ta droga jest często ważniejsza. Tak, droga jest ważniejsza. Wiesz co o tym fajnie mówi Mateusz Subieraj z y Atkuki, między innymi, mm -hmm. y który właśnie zrobił exit ze spółki, kiedy ona nie była, nie wiem, ogromną firmą, tylko, tylko jednak stosunkowo wcześnie i to jest właśnie, myślę, doskonały przykład takiej ewolucji myśli, jak to wygląda, że właśnie takiej bardzo głębokiej świadomości życia, że on się nie starał wczuwać, nie wiem, w koniunkturę, w to, co robią inni przedsiębiorcy, tylko się zastanawiał, czego on potrzebuje jako, jako on i, i również jako powiedzmy rodzina, no bo to jest też istotne, że jednak kiedy się na tą rodzinę decydujesz, to jest dużo większa odpowiedzialność. Właśnie stąd mówimy o tej, Przejściewości celów w zależności od sytuacji, bo mnóstwo osób, które y, gdzieś tam tą rodzinę poszerzają, czyli właśnie mają potomstwo, bardzo zmienia im się to podejście do życia, do tej ulotności y, życia, które, które mamy, no bo te dzieci są dziećmi przez określony okres czasu no nie? I, ta, i to dzieciństwo nigdy nie minie, a dorosłość z kolei jest bardzo przeciągnięta. I wtedy właśnie widzę po tych znajomych, że im się całkowicie zmienia fokus. Tak jak wcześniej byli, nie wiem, business oriented, że robić, robić hustling, hustling, hustling. Tak nagle stwierdzili, kuźwa, ja to haslowanie mogę robić za 10 lat też, ale ten czas spędzony z dzieckiem już mi nie wróci, nie? I to jest, mam wrażenie, ten właśnie poziom świadomości jest ultra istotny, żeby właśnie cały czas być w tym, w tym kontakcie z samym sobą, czego ja tak naprawdę potrzebuję, no bo może się okazać, że kupiemy z determinacją z pomysłem, produktywnie, tylko kuźwanie w tym kierunku, nie? I, I mam wrażenie, że to jest właśnie bardzo istotne, żeby gdzieś tam ten ciągle się kalibrować. Ten mój kompas, on rzeczywiście działa, bo jakby się ta, 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 ta igła popsuła, albo, po, po, albo połamała, albo rozładowała, no to kurczę, coś jednak może nie grać, nie? No. Więc Przyrządy są fajne, KPI, -e, wskaźniki super, liczmy wiele rzeczy, ale upewnijmy się, że liczymy to, co trzeba i w taki sposób, w jaki potrzebujemy to liczyć, bo inaczej efekty mogą być opłakane. Mm -hmm. Jeżeli idziemy w dobrą stronę, w zajebiste, to moim zdaniem jest taki jeden z głównych wydźwięków yy, w ogóle tej naszej rozmowy, ale każdy tam zabierze, co, co będzie chciał z tej rozmowy. Yy, Łukasz, to jest yy, tak. Tu, tutaj w podcaście jest taki segment dla mojego gościa, w którym możesz go wykorzystać, jak chcesz. Chodzi o to, że Jakieś zasięgi już mamy w momencie, w którym będzie się pojawiał ten odcinek, a będzie to za długi czas. Będziemy mieli większe, prawdopodobnie, <laughs> raczej nie mniejsze, więc możesz wykorzystać ten czas, żeby się, nie wiem, zareklamować, powiedzieć coś, co chciałbyś przekazać ludziom. Dać, nie wiem, dobrą myśl, cokolwiek, to jest czas dla ciebie, a na zakończenie jeszcze niestandardowy segment. Co mogę chcieć, no. Na pewno chciałbym, żeby, żeby brzmiało to, że warto robić swoje i tutaj w swoje w rozumieniu właśnie to, czego chcę i, i to, czego, to, co chcę chcieć, bo to jest myślę super istotne i nie zakładać sobie, że cokolwiek jest niemożliwe, bo w momencie, kiedy sobie założymy, że coś jest niemożliwe, to wtedy to dokładnie takie się dla nas stanie. Stąd moja koncepcja na, na feed biurkiem, żeby właśnie pokazywać jak człowiek, który pewnych rzeczy nie robił, zaczyna je nagle robić i nawet mu zaczynają w jakiś tam sposób wychodzić. I tak samo zresztą wygląda moja historia biznesowa, która chce, żeby właśnie wyglądała w ten sposób, bo też nie oczekuję tego, że wszystko będzie się działo samo, będzie wychodziło łatwo, tylko jednak te wyzwania chcę, żeby one były częścią mojego życia, bo mam wrażenie, że właśnie to one budują moją tożsamość i pozwalają mi. Dochodzić w te, w te miejsca, w które, w które dochodzę i w których się pojawiam. Więc czy, czy chce się reklamować? Nie chcę, bo tego, tego jest bardzo dużo. Także jedne na co liczę, no to właśnie na to, że słuchaczu dostaniesz to, czego potrzebujesz i wyciągniesz jakąś złotą myśl, która pomoże ci w realizowaniu Twoich celów. Zajebiście. Ee, Łukasz, powiedz mi, czy chcesz, żeby ludzie w ogóle cię znajdowali, bo tak zawsze się mówi, jak cię znaleźć. Ale pytanie, czy w ogóle masz jakiś taki kanał, żeby ludzie do ciebie docierali? No bo jednak sporo ludzi cię śledzi gdzieś, czy na Instagramie, czy na TikToku. Oczywiście podlinkujemy wszystkie Twoje profile z zachęceniem do śledzenia. Pytanie, czy w ogóle chciałbyś, żeby ludzie się z Tobą komunikowali? Jak najbardziej. Jest mi zawsze bardzo miło, jak z kimś zbije piątkę, jak masz jakąś, nie wiem, coś cię trapi, chcesz coś wiedzieć, zawsze chętnie pomogę, więc szukaj mnie na Fidzebiurkiem, a jeżeli kwestia biznesowa dotyczy księgowości, też o tym zawsze chętnie, chętnie porozmawiam, mamy zresztą ku temu i możliwości, infrastrukturę i konkretną kadrę, która jest w stanie te rzeczy ogarnąć, więc piaseckigongała.pl. Super, zajebiście. E, Łukasz. E, podziękujemy naszym widzom, którzy e, nas oglądali do tej pory, a dla naszych subskrybentów mam jeszcze jedną rzecz. E, to jest taka to jest taka myśl, e, więc tam z wami się żegnamy. Ale zasubskrybujcie, też to zobaczycie, tak? No to tak jest. Nic nie kosztuje. E, to jest taki zeszyt, w którym w, w, do którego wpisują mi się e, goście. E, Trochę to w połowie w połowie wrzuciliśmy, a e, teraz to wznawiamy. Ja nie, nie, nie widziałem tej myśli jeszcze. Też jej nie czytałem, nie? więc to jest taka myśl, połączenie, albo pytanie, albo jakaś myśl, która ma nas połączyć z innym gościem. Mega inteligentnym gościem, więc nie mogę się doczekać, żeby to przeczytać. Mam nadzieję, że go rozczytam i ją możemy przez chwilę jeszcze e, poeksplorować. Mm -hmm. e, o, w jaki sposób wpłynąć na motywację młodego pokolenia, aby chcieli działać i budować nowe projekty i firmy? Jak działa nasza motywacja do działania? Dobra myśl, no teraz pytanie rzeczywiście. Czy, czy, czy ty myślisz, że... No, możesz sobie też zobaczyć, żeby mieć przy sobie... E co ty o tym myślisz, e, o tych młodych i jak ich motywować do, do działania? Myślę, że to jest szalenie ciekawy temat. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie mamy bardzo dużo tych i, i zachęt, i zniechęt z, ze wszystkich stron. Tym bardziej, że ta dostępność mediów wszelkiego rodzaju jest właściwie ogromna, i to jest z jednej strony ogromny, ogromna korzyść, no bo możemy sobie wybierać treści, które chcemy gdzieś tam wkładać do głowy, z drugiej strony ogromny problem, no bo przeważnie są to treści rozrywkowe i niekoniecznie sensowne. Więc w jaki sposób motywować ludzi do działania? Mam wrażenie, że. Motywacja to jest w ogóle temat trochę mm, pase. Yy, ona jest oczywiście ważna, żeby coś zacząć robić, ale długoterminowo sama motywacja nic nie da, bo tak jak y, powiedzmy, przychodzimy na świat, jesteśmy dziećmi, jesteśmy ciekawi, chcemy robić różne rzeczy. W sensie nikt z nas nie planuje zostać, nie wiem, y, menelem, bezdomnym <grym> czy to, cokolwiek. Co prawda. Tylko raczej są to, są to takie konkretne, porządne rzeczy, w sensie chcemy, nie wiem, pomagać innym, być superbohaterem, lekarzem, y, strażakiem czy, czy, czy policjantem. A z drugiej strony mamy właśnie cały zalew tego, że jedyna, jedyna słuszna droga to jest ta łatwa droga, łatwe pieniądze i lekkie i spokojne życie. I teraz to, co y, według mnie trzeba zrobić, to właśnie pokazać, że ta nasza szara codzienność jest bardziej sexy niż to glamour życie, że Cała magia nie polega na tym, tak samo jak, tak samo jak cała magia nie polega na życiu, nie polega na tym, żeby pływać na jachtach, pić szampana od rana do wieczora, imprezować. Tak samo cała magia, nie wiem, związków nie polega na tym, że zmieniamy co weekend partnerkę, tylko właśnie magia polega, polega w tych, na tych codziennych czynnościach, które wykonujemy i przede wszystkim na robieniu rzeczy nie dla chęci zysku, tylko na robieniu rzeczy, które mają znaczenie, i pokazywanie, że to znaczenie po prostu ma wartość, bo dzisiaj mamy trochę taki dysonans poznawczy, bo mamy z jednej strony influencerów, tudzież pato influencerów, którzy mówią pseudonaukowe bzdury, upraszczając rzeczywistość i tym samym pokazując że no po prostu mają zasięgi, więc, więc mają rację. A z drugiej strony mamy autorytety, które są niedoszacowane finansowo, no bo ludzie, którzy poświęcają lata tak. pracy, nauki, cokolwiek, dostają za to kiepskie wynagrodzenie i nikt się z nimi de facto nie liczy, tylko dlatego, że nie mają zasięgów, bo nie są, nie wiem, medialni czy, czy cokolwiek. I mam wrażenie, że to jest trochę case, czy są różne federacje sztuk walki, które niekoniecznie na konferencjach pokazują, powiedzmy, prawidłowe zachowanie. Jest odwieczna dyskusja, czy to powinno być dopuszczone, czy nie. I moim zdaniem tego nie należy zakazywać, bo zakazywanie czegokolwiek jest absurdalne. Tylko to, co należy robić, to właśnie promować te wartości, które są po prostu dobre. Bo póki co, to, co próbujemy robić jako społeczeństwo, to jest. Kancelować złe, czyli trochę robimy z tego zakazany owoc. Że niby nie fajnie, ale jednak pokazujemy, że ci ludzie mają pieniądze, zasięgi i fajne życie. A Ty. zwykły człowiek, który robi nawet super fajne rzeczy, jest traktowany, że nudziasz, tak? Więc y, zamiast się wzorować na jakiś patu celebrytach, fajnie jest y, brać y, ludzi, którzy coś konkretnego osiągnęli, którzy pokazują y, ciężką pracę, determinację i pokazują, że to po prostu może być fajne. Bo tutaj, drogi widzu, gwarantuję ci, że kiedy poczujesz tą satysfakcję z tego, że osiągnąłeś coś własną pracą, własną sprawczością, to ona będzie nieporównywalnie wyższa do satysfakcji, którą da ci krótkoterminowy yy, czy hajs, czy, czy krótkoterminowe zrobienie właściwie czegokolwiek. Bo to jest. Yy, Trochę tak i o tym mówił bodajże Jim Carrey, że życzy każdemu, żeby był bogaty i spełniony zawodowo, bo wtedy zrozumiesz, że pieniądze i bliższy to nie jest sens życia. I tak, mam takie. Piękny cytat. No. Tak, to jest piękna rzecz. I mam właśnie przekonanie, że. W ogóle on jest strasznie inteligentny gość. Nie? Zgadza się. I właśnie o to chodzi, że my bardzo często zapominamy dzisiaj, że zasięgi to nie jest życie i to nie jest wartość. Zasięg to jest zasięg. Tak samo jak właśnie przychody niekoniecznie świadczą o tym, czy firma jest lepsza, czy gorsza, czy bardziej czy mniej rentowna, tak samo zasięg nie świadczy o tym, czy tam jest jakaś wartość, czy jej nie ma. Często w zasięgu decydują proporcje twarzy, proporcje ciała, whatever. I to jest powiedzmy rzecz, która jest niedyskusyjna, no bo jedni z nas są bardziej inni, są mniej atrakcyjni, z tym się trzeba pogodzić. Natomiast właśnie. To, co tutaj myślę, że zepnie klamrą, to w jaki sposób motywować to, tą młodą część społeczeństwa, żeby właśnie działała i robiła swoje. To po pierwsze, dawać przyzwolenie na popełnianie błędów, bo one są niezbędnym elementem nauki. Po drugie, dawać narzędzia, jak te błędy przekuwać w sukcesy. Czyli każda porażka to jest de facto dla ciebie informacja, że halo, coś robisz nie tak, warto gdzieś tam się poprawić, i tak, 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 do, tak do tego należy podchodzić. I po czwartej i ostatnie to właśnie promujmy te wartości, które są dobre i myślę, że no, dobro się samo obroni, no bo finalnie tak to, tak to działa z jakiegoś powodu świat pędzi do przodu niezależnie od tego, jak głupie rzeczy ludzie będą robić. Zajebiste, bardzo mi się to podoba. Ja dodam od siebie, że najbardziej chyba mi siadło to, o czym mówiłeś o tej codziennej codziennej pracy. Dzisiaj mamy trochę taki problem z tym, żeby. Mam wrażenie, że ludzie nie rozumieją tego, że duże rzeczy powstają w pocie czoła i od małych kroków codziennej pracy. I kiedy która nikt jest, nie patrzy. Tak, i kiedy nikt nie patrzy, dokładnie. I ten, ta cała otoczka to jest tylko wierzchołek góry, a tam jest cholernie dużo pracy pod spodem. Otóż to. No i tym miłym akcentem. Zakończymy ten odcinek, e, dzięki, że wysłuchałeś do końca, e, dzięki Łukasz za tą rozmowę, mega, za mega inspirująca mm, moim zdaniem rozmowa, y, no, mnie zainspirowałeś do wielu rzeczy i no jak większość gości, znowu podniosłeś mi trochę poprzeczka, jeżeli chodzi o pracę <laughs> nad sobą, dzięki ci za to. Dzięki bardzo skumałem od razu, no to, nie? Super, super timing, bo najgorzej to jest tak, no, że wiesz, Adrian mówił, że miał taką sytuację, że nagrali cały odcinek, ale nie go nie nagrali. I operator powiedział, że nie nagrali. No. Mówi, że przełknął kurwa ślinę. No to jeszcze raz. Jeszcze raz. No, I chuj. I, no tak. I nagrali jeszcze raz, nie? Ale paradoksalnie to jest też y, mam wrażenie, tego się uczysz z doświadczeniem, no bo właśnie nie wkurwiał się, wiesz, to znaczy nie. wiadomo, że trochę się wkurwił wewnątrz, nie? Wiadomo, to jest ten moment, nie? Że myślisz sobie kurwa, uspokój się, uspokój się Ale nie i wiem, zróbmy czy, to jeszcze raz. Ale nie wiem, czy miałeś tak z parkowaniem, bo ja miałem przez jakiś czas z parkowaniem, tak? Yy, to jest prozaiczna, teoretycznie no? niepowiązana sytuacja, mam wrażenie, że w życiu jest więcej powiązań, niż nam się wydaje, no? że jak parkuje czasami, znaczy teraz już jestem tego świadom, więc wiem, wiem jak to działa, to, uh -huh. to mam takie poczucie, że muszę to zrobić za pierwszym razem. I że na przykład korygowanie parkowania to jest taka ujma na honorze. A, wiem, tak. Ja jeszcze, myślę, jest, jeszcze jest tro trochę na facetach taki, taki tak, wiesz, bo, że... bo kobieta to dobra, tam one, one tak. nie mają z tym problemu mentalnego, no bo, yy, bo trzeba, jest jakaś taka kultura. Tak, to korygowanie no, no. jest głównie, ale chłop, tak, tak, no. wiesz, i, i w pewnym momencie zacząłem sam mieć świadomość, jaka to jest narracja w mojej głowie i mówię... Kurwa, ale czemu? Czy mi się spieszy? Czy Dokładnie. od tego zależy moje życie? Czy tam jest nim jakaś przepaść? No nie ma. Więc w tej chwili, jak zaparkuję i stoję jak, jak ta przysłowiowa sierota, no to po prostu cofam, czy koryguję i z głowy, nie? Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć to, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści te które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się, między innymi zakulisowych nagrań z gośćmi, co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych, wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup setnego kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawi się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.